Było morze, w morzu kołek, a na kołku siedział zając i nogami przebierając śpiewał tak. Było morze, w morzu kołek, a na kołku siedział zając i nogami przebierając śpiewał tak. Witam serdecznie, doktor inżynier Marcin Zastawnik. Witam na kolejnych zajęciach NPIPO, nagłaśnienia pomieszczeń i przestrzeni otwartych. Jak widzicie, dzisiaj jesteśmy znowu w innym miejscu, w innej przestrzeni, zajmujemy się kolejnym innym tematem. Jeżeli jesteście z nami między godziną 9 a 13, 5 maja 2021 roku, to możecie oglądać nas na żywo na Facebooku, niestety tylko, ponieważ mamy tutaj małe problemy i nie jesteśmy w stanie tego transmitować równolegle na YouTube'a, ale pracujemy, jakby na YouTubie materiał będzie opublikowany, będzie dostępny później po transmisji, więc bez problemu będzie można to oglądać i wracać do tego materiału, także mamy nadzieję, że uda nam się zrobić, jesteśmy przekonani, że uda nam się zrobić materiał, który będzie przydatny, fajny i przez wiele lat będzie, myślę, użyteczny. Na poprzednich zajęciach, ponieważ to są trzecie zajęcia z cyklu właśnie zajęć z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Na pierwszych zajęciach zajmowaliśmy się systemami liniowymi, na przykładzie systemów NAV Pro Audio, bo Kamil mnie zamorduje. Na drugich zajęciach systemami punktowymi, źródłami dźwięku NAV Performance Audio. Dziękuję. Studenci mi tutaj na zajęciach podpowiadają do ucha. Dziękuję. Także to są zajęcia, które są rzeczywiście zajęciami dla studentów, które są przeniesione do wirtuala właśnie ze względu na pandemię. Natomiast za tydzień będą zajęcia hybrydowe, ale w inny sposób hybrydowe, bo studenci będą na miejscu, ale będziemy także robili transmisję. Na drugich zajęciach były źródła punktowe, w których pokazywaliśmy to na przykładach systemu Next Pro Audio razem z Damianem Antoniukiem. Dzisiaj jesteśmy w siedzibie firmy Soundtrade, gdzie będziemy zajmowali się, gdzie znajdujemy się w bardzo fajnym, wielkim showroomie, bardzo nowym, świeżym, pachnącym jeszcze nowością, gdzie jest cała masa sprzętu i jak widzicie, będziemy zajmowali się bardzo małym wycinkiem tego, co oni mają tutaj dostępne. W dniu dzisiejszym będziemy zajmowali się, czy dzisiaj, będziemy zajmowali się kilkoma stołami. Tego stołu myślę, że nikomu nie trzeba przedstawiać. Jest to chyba najbardziej popularny, wydaje mi się, stół na polskim, chyba nie tylko polskim rynku. Behringer X32. A, dajcie znać, czy na streamie mnie słychać. O, Daniel Bigaj, cześć. Krzysztof Quicklicz, witaj. Emanuel, Adam, Maksymilian, Kudzia. Dziękujemy za polecenie. Także tu mamy X32, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. To jest chyba ta najbardziej podstawowa wersja pełna, tak? O ile się nie mylę. Najwięcej czasu dzisiaj spędzimy na nowym stole, jakby następcy, czy większej wersji, nawet niekoniecznie następcy, bo jakby X32 nadal jest w sprzedaży, no nie? Więc zajmiemy się jakby stołem Wing, Behringer Wing. Na nim będziemy najwięcej dzisiaj czasu spędzali. A także sobie obejrzymy takiego Mercedesika, który tutaj stoi, czyli jest to Midas Heritage HD9624, ponieważ uczę studentów, że jeżeli czytamy po angielsku część nazwy, to powinniśmy też doczytać, że tak powiem, po angielsku całą resztę. I na końcu, w sensie jeszcze może zanim, bo będziemy robili głównie na Wingu, będziemy na Wingu pracowali, będziemy odnosili się do X32 oraz do Midasa. Natomiast na koniec, myślę, że zanim jeszcze na przykład poopowiadamy sobie, co tutaj jest fantastycznego w tym Midasie, dlaczego on jest tyle razy droższy od pozostałych stołów, to jeszcze zajmiemy się czymś, co jest, na drugą sprawę od tego się zaczęło, ponieważ nawiązałem kontakt z Soundtrade'em właśnie za sprawą tego stołu, który wtedy był jeszcze w zapowiedzi. To jest Behringer Flow 8, który jest bardzo fajnym stołem, bardzo ciekawym i myślę, że do wielu rzeczy takich podcastowych realizacji małych będzie fantastyczną rzeczą i niech was nie zwiedzie to, że tu jest mało guziczków, ponieważ dużo jest zaszyte rzeczy w środku, które umożliwiają bardzo dość, powiedziałbym, zaawansowaną obróbkę sygnału, który będziecie do niego wpuszczali i dźwięki, które będziecie słyszeli właśnie ze stołów, na których tutaj próbkach będziemy pracowali, właśnie będą przechodziły przez ten stół, zanim trafią do streamu, czyli do was. Dobrze, to są dzisiaj, a za tydzień będziemy się zajmowali protokołami Dante na przykładzie stołów i urządzeń Yamahy, Rio i innych urządzeń, także zapraszam was do subskrypcji kanału Facebooka. Jeżeli wam takie materiały się podobają, to dajcie znać. Ja tutaj podglądam. Dorian, witaj. Krzysztof Kuklicz, dzięki za potwierdzenie. Łukasz Kot, witam serdecznie. Piotr, Jarosław, Maciej, Emanuel, Michał. Wing wygląda jak stara MPC-ta. Możesz rozwinąć MPC-ta? To pewnie ty kojarzysz, co to pewnie będzie MPC-ta, bo ja się nie znam. Słuchajcie, jest z nami Maciej, który jest tutaj... Działa?
Powinno działać. Było może... A podobno nie tak śpiewałem, no nie? A, słuchajcie, właśnie, jeszcze tutaj chodząc po showroomie, nie wiem, która kamera mnie bierze, myślę, że może my tutaj spróbujemy. Na pierwszych zajęciach rozmawialiśmy z Kamilem na temat falowodów. No i tutaj sobie tak leżał i udało mi się, znaczy, zgodzili się pokazać tutaj. Falowód z, jeszcze raz, VIO 208, 210, tak? Czyli 212. Te systemy, które tam wiszą na kracie, są falowody. Tutaj przykręcacie driver, czyli sam przetwornik. No a tutaj możemy zajrzeć do takiego falowodu. Jak widzicie, w tym przypadku jest to dość prosta konstrukcja, ale czasami, to co tutaj też rozmawialiśmy, czasami jest tak, że te prostsze konstrukcje są czasami lepsze właśnie przez to, że są proste. O, tu jeszcze jedna zabawka. Takie miałem nawet... A nie, to Midasa, okej, okay, MR18. Jeszcze takie urządzonko, zobaczymy jak to wszystko w ekosystemie działa. Natomiast tu już słyszałem, że te stoły są niesamowicie połączone jeden z drugi, przez jeden, drugi, trzeci, w ogóle całe czary. Także Macieju, jak bym cię mógł prosić, bo wolisz oglądać z drugiej strony podobno stoły, chciałem to inaczej zrobić, ale okej. Dzień dobry. Słuchajcie, Macieju, w ogóle zanim zaczniemy dotykać desek i tak dalej, to zadaję pytanie każdemu. Dlaczego mam ciebie słuchać? Dlaczego mam ufać, że ty, to, co ty mi powiesz, jest w ogóle ważne i mi się sprawdzi, że będę wiedział, co i jak? Znaczy, rozumiem, że to podchwytliwe pytanie. Znaczy, wiesz co, podchwytliwe, jakby tendencyjne. Chodzi mi o to, żeby po prostu był przyczynek do tego, żebyś powiedział, jakie masz kompetencje w tym zakresie właśnie obsługi chociażby tych urządzeń, tak? Bo ja też mogę powiedzieć, że się znam, tak? No i wiemy, że tu jest zielony, tu jest pomarańczowy i mogę zacząć kombinować i mogę zacząć... opowiadać nie wiadomo co, natomiast nie mam pojęcia, jak tego obsługiwać. Natomiast myślę, że ty masz dużo większą wiedzę i jakbyś mi tutaj powiedział, jakie jest twoje doświadczenie w obsłudze, w używaniu tych urządzeń. No to pewnie zacznę taką sztampą. No, całe życie i dorosłe, i szczenięce oddawałem się muzyce. Zaczęło się oczywiście od szarpania druta w jakiejś lokalnej kapeli. Graliśmy hardcore. No a potem dzięki mamie udałem się na studia, by pobierać nauki. Była to uczelnia, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tak, wspaniała uczelnia, która ze swoich zasobów inaczej wyszkoliła bardzo wielu specjalistów, jeśli chodzi o nagłośnienie i realizację studyjną. No i co dalej było? Dalej oddałem się przyjemności nagłaśniania koncertów. I gdzie zaczynałeś? Jakby w jakichś firmach tam gdzieś? Bo ty pochodzisz z okolic Poznania, czy tak? Wiesz co, nie, jestem z Łowicza w ogóle. Takie miasto w środku samej naszej pięknej Polski, między Łodzią a Warszawą. W Poznaniu pracowałem głównie w klubach, też w firmach nagłośnieniowych. No i po jakimś czasie stwierdziłem, że chcę robić coś innego. Kolega, zaraz jak X32 wyszła, kolega mój stwierdził, że skoro tak mi się podoba, to może powinienem ją sprzedawać. No i tak trafiłem do Soundtrade'u. A ile lat już tu pracujesz? Kojarzysz? Wiesz co, chyba 6. Okej, okay. A wcześniej ile, zanim jeszcze kręciłeś te koncerty po klubach innych mniej więcej? Wiesz co, 5 lat spędziłem w Blue Note'cie poznańskim. To jest taka część franczyzy ogólnoświatowej Blue Note, czyli Tokio, Paryż, Chicago, Poznań. Okej, okay. ładnie. No, bardzo fajny klub, bardzo dużo było tam świetnych muzyków z zagranicy, także można było się uczyć. Tam poznałem Zajkiego, który też zresztą... A też zresztą studiował w Poznaniu na Uniwerku. No i... No czyli ogólnie doświadczenie masz więcej niż ja doktorat robiłem, także myślę, że... No cytując słynnego Krakusa Makłowicza, studia są nie po to, żeby skończyć, tylko żeby się nauczyć. Zgadza się, tak. Coś w tym jest. Ja osobiście uważam, że absolutnie nie trzeba mieć studiów, żeby być mega mózgiem w jakimś temacie i mam na to wiele przykładów i mam nadzieję, że przy kolejnym projekcie, który szykuję od kolejnego roku akademickiego, że nam się uda wam pokazać, ilu jest naprawdę fantastycznych specjalistów w Polsce, którzy, tak jak mówię, absolutnie studia są po to, żeby w nich uczestniczyć i mieć jakiś ogląd,
ale to mają was przede wszystkim zachęcić do tego, jakby do poszukiwania tych informacji. Także studenci też, pytanie, jakby uwaga do was, tych, których mam tutaj na zajęciach na MIT-cie. Jak macie jakieś pytania czy coś, od razu dawajcie znać. Jesteśmy otwarci i jeżeli coś chcecie wiedzieć, tak samo Facebooki, dawajcie znać, jeżeli macie jakiekolwiek pytania. My tu mamy pewien pomysł, ponieważ ja bym chciał. Bo teraz, jakie jest też druga rzecz? Bo jedno to chciałem poznać kiedyś Flow 8, ale to sobie zostawimy na koniec taki smaczek, taka wisienka na torcie. Natomiast na uczelni, jakby uczelnia Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie planuje rozbudowę, dokupowanie sprzętu właśnie do zajęć. No i bardzo się cieszę, że mam możliwość po prostu w jednym miejscu, że tak powiem, pomacania X32, czyli coś, co kiedyś weszło i pamiętam, jak ludzie jeszcze się śmiali, bo jak ten stół wszedł, on kosztował tam gdzieś koło 10-12 tysięcy złotych, coś takiego. Troszkę chyba więcej. Może więcej, dokładnie, ale w kontekście innych stołów cyfrowych, które były dostępne, no to były śmieszne pieniądze, bo chyba następne, co było jakby cyfrowego, to były jakieś 70 tysięcy o podobnych funkcjonalnościach, tak mi się coś wydaje. Wiesz co, no jeśli wracamy do aspektów ekonomicznych, no to trzeba sobie, nie wiem, przypomnieć albo zdać sprawę z tego, że Uli Beringer jako muzyk i konstruktor we wczesnych latach swojej działalności stwierdził, że sprzęt jest po prostu za drogi. I motto, które mu przyświeca przez wszystkie te lata, to jest zapewnianie muzykom rzetelnego sprzętu w normalnych pieniądzach. Mhm. I na pewno było takie poruszenie, no, zresztą ten stół był reklamowany jako game changer, czyli coś, co zmieni układ sił na rynku. No i rzeczywiście tak się stało. I właśnie, bo pamiętam, że było, że no jak to możliwe, że w cenie naprawdę, powiedziałbym nawet taniego stołu analogowego, można zrobić takie coś, no i wszyscy mówili, że to nie może brzmieć, wtedy jeszcze była ta debata, czy cyfra brzmi inaczej niż analog i tak dalej. I się okazuje, że teraz ten stół można spotkać praktycznie wszędzie w różnych wariantach, bo on też jest w różnych wersjach, to jest jego największa, jest wersja producer, jest wersja... Compact i jeszcze rack, no nie? Więc... Była jeszcze przez chwilę wersja core, z której się wycofano. Teraz Kora można kupić jedynie jako Midasa, ale rzeczywiście w różnych formatach, w różnych rozmiarach, tak naprawdę silnik we wszystkich tych urządzeniach jest ten sam. Różni się tylko hardwarem. Tak. Wielkością powierzchni sterującej, czy też ilością preampów na powierzchni. Tutaj mamy 32 wejścia mikrofonowe. W kompakcie i producerze jest ich 16, tak samo jak w raku. Okej. Okay. I to są wejścia, które mamy tutaj, z tyłu, okej, muszę uważać, że to są na kółkach. Tak. Bo słuchajcie, jakby zastanawiam się, wracając do tych zajęć naszych i tego zakupu na uczelnię, zastanawiam się właśnie, czy myśleć o kupieniu X32, czy rzeczywiście myśleć o Wingu, i powiem tak, że myślałem o Wingu, bo jest nowszy i wydaje się, że jest sensowny, natomiast na potrzeby tych zajęć, tutaj wiem, że Maciek też uważa, że Wing jest rzeczywiście lepszym rozwiązaniem, ale ja będę tym adwokatem diabła, który będę cały czas starał się ciągnąć i uzasadnić, że jakby kupno ciągle zakupu tego X32 w momencie, kiedy mamy go dostępnego Winga. Także będę chciał właśnie robić taką dyskusję i taką właśnie walkę, trochę przeciąganie tej liny, czy warto to, czy warto to, no bo to kosztuje teraz, powiedzmy, w tej wersji mniej więcej. Ile kosztuje ta deska? Bo ciągle można ją kupić nową i tak dalej. Tak, cały czas jest produkowana. Powiedzmy, że jest to 5 tysięcy złotych. Brutto. Czy netto? Bezpiecznie będzie powiedzieć netto. Okej, dobra. Okej, no mniej więcej, dobra. Natomiast Wing kształtuje się gdzieś w okolicy 10-12. Powiedzmy, że jest dwa razy droższy. Tak. Okej. No właśnie, no tutaj, a teraz dla porównania jeszcze, bo to szczerze mówiąc troszkę mi rozwaliło umysł. Taki duży kalkulator tutaj, ręka dla skali, jakby ktoś nie widział. To naprawdę jest zupełnie inny poziom. Koszt tego mniej więcej? No to jest ponad 100 tysięcy, około 140 tysięcy, także zresztą różnicę w cenie można łatwo uzasadnić. Aha, no to szybciutko, no. Widać po prostu, jakie ma zasoby, tak? Okej, dobra, tu aż do 140 widzę. Tak, mamy 144 kanały, więc powiedzmy, że 1000 zł za kanał. No okej, ale no rozumiem, że to nie jest wszystko, nie mamy tam 144 wlotów z tyłu, tylko musimy używać jeszcze chyba jakieś... Nie, to jest ogólnie trend teraz, tak jak w przypadku X32, w tej największej wersji mieliśmy 32 preampy na pokładzie, także można było tego stołu użyć zarówno w nowej infrastrukturze, gdzie są stageboxy na scenie, jest łączność cyfrowa ze stołem,
ale również w starej infrastrukturze, gdzie mieliśmy pytę analogową gdzieś w klubie bądź w jakiejś innej instalacji, można było po prostu wstawić ten stół, wpiąć go w miejsce poprzedniego stołu jakiegoś analogowego. Takie fajne przejście, no tak, nie? Że... już to działało. Natomiast no, ogólnie trend jest taki, jak na przykład w Wingu, czy tutaj mamy po 8 wejść lokalnych, a resztę załatwiamy. Znaczy, no to po prostu to jest jakby bardziej, wydaje mi się, no tutaj jakby porzucę swoją maskę tego przeciągania linii na swoją stronę, ale wydaje mi się, że to jest jakby racjonalne, no bo teraz po co mam ciągnąć sygnały analogowe ze sceny na foch, te kilkadziesiąt przewodów, kiedy mogę zrobić to jedną skrętką na przykład. No lokalnie możemy podłączyć sobie jakiś odtwarzacz, zawsze mamy tutaj na... Właśnie, bo tutaj, tu jest jedna ciekawa rzecz, właśnie bardzo bym chciał to się dowiedzieć, jak to działa, bo teraz tak, zaczniemy i bardzo bym chciał, bo ja swoją wiedzę moją odnośnie stołów cyfrowych to mam, powiedziałbym, spokojnie mogę powiedzieć, żadną. Twierdzę, że potrafiłem obsługiwać stoły analogowe, więc mam jakieś pojęcie, natomiast totalnie z czym się spotkałem, to jeszcze była Yamaha 01V96, tam bardzo dobry, ciągle używany, w ogóle to mnie dziwi, bo one trzymają ciągle swoją cenę dość dobrze, jak na swoje lata i w ogóle. Natomiast chciałbym, żebyś mi powiedział po prostu na przykładzie Winga, ale tak jak mówię, ja będę też dopytał ewentualnie, czy jest to uzasadnione w kontekście X32 dołożenie tego drugiego tyle, pomimo ładnego layoutu kolorków, bo mi się na przykład, powiem wam tak, bo oglądałem ten stół i on rzeczywiście wygląda specyficznie jak MPC na zdjęciach, tak, jak MPC, dokładnie, na zdjęciach, natomiast powiem wam, że to jest jedna z rzeczy, którą trzeba jednak zobaczyć, jak każdą jedną rzecz, to powiem wam, że naprawdę ten stół wygląda dużo lepiej, ładniej, solidniej niż X, bo nie wiem, po prostu jakoś bardziej mi się on podoba. Tak na... No jest bardziej estetyczny na pewno. Jest to bardziej się estetyczny. Da przekręcić. O, właśnie tak, świeci może tak, w kamerę. Tak, tak jest bardzo. Bardziej estetyczny. No ma dużo więcej możliwości na pewno. I tak jak mówisz o tym, że wkładanie tylu preampów tutaj na blat mija się trochę z celem, bo i tak jest pociągnięta skrętka. Ale z drugiej strony, jeżeli ja będę prowadził zajęcia i będę miał odległość między fochem a sceną 5-10 metrów, bo to będzie na zasadzie właśnie mniejsze mamy to pomieszczenie, w której będziemy to robić, to powiedzmy, że byłoby to może tutaj jeszcze uzasadnione, więc tu powiedzmy ten punkcik dla X32, natomiast jeżeli miałbym kupować, to myślę, że do zajęć to i tak kupiłbym tego chyba producera, wydaje mi się, bo nie potrzebuje wiesz tak dużej co, jeśli już, no, to pewnie... Dobrze, tu mi student podpowiada kompakt, nie producer. Tak. Okay. Znaczy nie, producer owszem, jest taka wersja. Tak, natomiast... ale właśnie, bo jest tam, brakuje mu jakiejś tam części tego... Tak, jeśli chodzi o producera, jest, dokładnie, nie ma tej opisówki, więc pewnie kompakt byłby ciekawszym rozwiązaniem. Też kompakt będzie miał wyjścia SBU, którego w producerze już nie dostaniesz. Okej, no właśnie, więc także są jeszcze wersje, porównujemy, powiedzmy, podobne wielkościowo pod względem przestrzeni roboczej urządzenia. No powiedzmy, że tutaj jest podobnej wielkości stół, natomiast tych preampów nie posiada, ale za to ma dwa razy więcej slotów w raku efektowym. Tak, no i też to mówię, jakoś naprawdę, słuchajcie, serio, to jest rzecz, która bardziej mi się podoba, bo na przykład tutaj ten front jest z blachy, tu jest też z blachy, ale jakoś tak wygląda. Tak. Mówię, no właśnie to jest rzecz, którą trzeba zobaczyć na żywo, żeby ją ocenić, bo to jest taki, wiecie, look and feel po prostu. No jest dużo nowocześniejszy, tak? No przede wszystkim ma dotykowe ekran. Mamy pytanie o fadery Wing. Powiedziałbym, że bardzo podobne. Jest to, technologicznie jest to na pewno inne rozwiązanie. Fadery w Wingu. Ale nie mówię, jakby nie taki mają, sam feel, no nie? Nie są touch sensitive, tak? Tak jak enkodery są touch sensitive, szczególnie te pod ekranem bardzo fajnie są rozwiązane. Aha, to rzeczywiście jest dotykowe, bo ja właśnie szukałem, bo tu musicie wiedzieć, że na przykład niektóre stoły są takie, że jak jest pokrętło, to wy przychodzicie i naciskacie. Ja tutaj sobie przedtem próbowałem i jakby nie klika, tak, że to nie jest fizycznie, ale to jest rzeczywiście, jeżeli sobie zobaczycie, że ja tutaj dotykam dosłownie tych gałek, to mi się po prostu przełączają ustawienia tutaj, które akurat w tym momencie equalizer No to jest oczywiście opcja, którą można wyłączyć, bo niektórzy użytkownicy po prostu nie preferują tego, tak? Natomiast mi bardzo się to akurat podoba. Myślę, że to jest kwestia nauki, tak? Bo to też jakby, jak ktoś się przyzwyczaił do jakiegoś sposobu pracy, to będzie inaczej preferował, tak? Dla mnie na przykład to jest bardzo ciekawa sprawa, bo rzeczywiście wydaje mi się, że będzie szybko, bo gdzieś mogę coś robić i szybko dotknę i jakby jestem w danym menu, a nie muszę gdzieś tam się... Tak, dokładnie. Zresztą tutaj jest jakby druga strona medalu, jeśli chodzi o ten,
o tą sekcję, która jest wrażliwa na dotyk. Otóż wing będzie przystosowany do pracy w dwie osoby. O, Napoleonie, dzięki. Mam X32 Producer z kartą Dante, bo właśnie jakby to o Dante będziemy rozmawiali na następnych zajęciach, ale Dante jest takim bardzo fajnym standardem do przesyłania danych, na dobrą sprawę, sygnałów audio. No jest takim wspólnym mianownikiem. Tutaj jest też włożona karta Dante. Dzięki ale właśnie temu... o to chodzi, że jakby normalnie tego nie ma, to trzeba sobie ją dokupić do tego, no nie? Z tego, co się orientuje tą kartę. X32 w zestawie przyjeżdża z kartą USB, czyli, czyli w slocie rozszerzeń jest karta... Bo z tyłu są takie gniazda, w które można wkładać różne karty i tam można różne rzeczy wkładać, z tego, co się orientuje tam. Albo właśnie to USB... ADAT, MADI, Dante, no właśnie. USB, FireWire, karty SD, także... jest pełna dowolność. No tutaj Dante akurat jest o tyle wygodne, że pozwala na rozmowę dwóch stołów, które zaraz właśnie powiemy z różnymi o tym, bo to naprawdę tutaj jak mi o tym powiadałeś, to mi rozwaliłeś trochę umysł. Natomiast tutaj Dante jest wbudowane, czy też jest jakby kartą rozszerzeń? Nie, tutaj Dante też jest opcją. W zestawie przyjeżdża ten stół z kartą Wing Live, która pozwala na rejestrację 64 kanałów na karty SD. Aha, o! Tak. Każdy kanał niezależnie. Tak, możesz wielośladowo. Możesz w X-ie albo... jest taka opcja, tutaj już mi studenci podpowiadam, że do X-a jest taka opcja, tak, jest też karta a ta X-Live, jakby przychodzi z tym. Okej, okay. Dobra. Dokładnie. No tutaj jest, jeśli już rozmawiamy o różnicach, no to jest o tyle ciekawie rozwiązane, że interfejs audio, który w X32 jest na karcie rozszerzeń, więc w momencie, kiedy wyjmujesz interfejs audio i wkładasz interfejs Dante, mówię tracę o tym interfejsie USB, tracisz interfejs audio USB. Tutaj jest to zupełnie niezależne. Czyli a po USB co mogę tutaj zrobić w tym stole? Tutaj możesz nagrać 48 kanałów i 48 kanałów odtworzyć przez USB. Po USB? Tak. Aha. I jednocześnie nagrać 64 kanały na slocie, tak? Okej. Okay. Ile kosztuje? Tak zaczynam myśleć. No. Możesz, oczywiście no, trzeba jeszcze chwileczkę poczekać, na dostawę kart Wing Dante już czekamy. Natomiast będzie możliwość u nas na serwisie włożenia modułu Dante do środka, także będziesz mógł mieć Dante w środku, karty SD na slocie i interfejs USB jednocześnie. Okej, to wiesz, to właśnie jest już taka rzecz, że to samo USB i opcja Dante tutaj jest bardzo fajnym rozwiązaniem i to rzeczywiście przemawia, bo tutaj... to może robić jako taka trochę przerośnięta, ale interfejs audio do studia, no nie? Jakby z tego, co się orientuje, to ta część w tutaj... Bardzo, w bardzo dużym stopniu. Tu też warto nadmienić ten fakt, że w przypadku kontroli DAW-a ze stołu, standardowo, tak jak w X-ie... DAW, czyli programu do obróbki dźwięku. Tak jest. Digital Audio Workstation. Tutaj możemy kontrolować proporcje wirtualnego miksera w komputerze w obrębie 8 kanałów. Ta sekcja centralna. Aha, tutaj. Nawet się tu gdzieś ją odpala. Okej, no mniejsza. No nieważne. W każdym razie jako warstwa tutaj występuje wtedy twój DAW, ale tylko obejmuje 8 kanałów. Rozumiem. W przypadku Winga jest to dosyć mocno rozbudowane i też jest, wiadomo, można to zrobić też chyba, tutaj no nie jest związane dedykowane z tym do DAW-a, tak jest. Tak mi się właśnie wydaje. Wing potrafi w połączeniu przez USB MIDI, nie po dinowskich gniazdach, w tym starym standardzie, potrafi emulować 3 maszyny. Także wszystkie 24 suwaki, które tu masz, no bo na 8 to jest 3, mogą regulować proporcje w DAW-ie. No, żeby nie być gołosłownym, jak wejdziemy sobie w setup i mamy tutaj DAW, to możemy ustalić standard połączenia. W tej chwili wybraliśmy połączenie przez USB, w związku z czym możemy korzystać ze wszystkich 24 suwaków. Już to pokażemy bliżej, w razie czego. Bo... Mamy dostępne presety, choćby dla Reapera, Live'a, czy Logica, Cubase'a, tak? Ekstra. Możemy sobie wybrać, co chcemy obsługiwać. Studio One, widzicie, Pro Toolsa, Nuendo, Logica. I też tą sekcję kontrolerów programowanych, powiedzmy, że wybierzemy sobie Reapera, tak jak był, możemy albo te klawisze konfigurowalne zostawić do obsługi samego urządzenia, albo włączyć je w obsługę DAW-a. No to czyli... Zastanawiam się, bo teraz powiedz mi, może jakby z twojego doświadczenia w studiu, bo jakoś ja
jestem przyzwyczajony, na przykład ja mam małe doświadczenie w pracy studyjnej. To tak jak ja. Okej, okay. No to, ale to może jakby porozmawiajmy. Nie, spokojnie, jakby ten. Spokojnie. Chodzi mi, myślę, że masz większe jednak doświadczenie. Po co w studiu mi na przykład cała taka przestrzeń robocza, nie wystarczy, żebym po prostu sesję sobie odpalił, nagrywanie w interfejsie audio, 8 wlotów okay. I już. Po co na przykład właśnie... Wiesz co, mając takie urządzenie w studiu, które jest jednocześnie interfejsem audio, powierzchnią sterującą do DAW-a, ewentualnie też mikserem, powiedzmy inline, tak? Mm-hmm. Tak jak kiedyś się to robiło, mm-hmm. czy w analogu, czy w cyfrze, jest dużo łatwiej zrealizować monitor, dla, czyli odsłuch mm. Dla muzyków, którzy są w live roomie, możesz nagrywać jednego muzyka jednocześnie, tak, mogę... ale możesz ich nagrywać, możesz nagrywać kilka osób, możesz robić setkę. Tak, i wtedy każdy, mając... każdy będzie miał inny odsłuch też, można tak, to łatwiej mając, zrobić po prostu. Mając to pod palcem, nazwijmy to, jest ci dużo wygodniej, tym bardziej, że możesz rozdystrybuować do takich urządzeń sygnały. Okay. Czyli muzyk sam sobie potem już kręci w studio. Bo jest wersja jakaś taka malutka tych do personalnego odsłuchu od Behringera. Behringera, jak to się nazywało teraz? Okej. Chodzi ci o standard Ultranet. O Ultranet, właśnie. Tak, to jest 16 kanałów to... po jednej skrętce. DP48 od Midasa już pracuje na S50. Więc przyjmie 48 kanałów. Tak. I teraz to polega na tym, słuchajcie, dla tych, którzy nie wiedzą, że do tego przychodzi jedna skrętka, tak na przykład, może po prostu dojść jedna skrętka, ewentualnie podpinamy następne i to muzyk na miejscu realizuje sobie poszczególne odsłuchy, że on sobie wybiera co chce, ile czego słyszeć, tutaj dokłada, zmniejsza i to w przypadku realizacji realizatorowi zdejmuje trochę obowiązków z głowy. Zdejmuje się jedną rzeczą, tak, a nie dwoma. Tak, tak, dokładnie. Zresztą wiesz, no tutaj możesz sobie też zrobić jakąś korekcję barwną. Masz wbudowane dwa mikrofony ambiensowe w stereo. Więc używając tego na scenie możesz zniwelować, w przypadku wycisków, możesz zniwelować ten efekt odcięcia od rzeczywistości samodzielnie, tak? No bo zwykle jest realizator monitorów, który ma mikrofony ambiensowe, domiksowuje ci je do ucha i też to działa. Natomiast tutaj możesz zrobić to sam. No jak już jesteśmy przy tym urządzeniu, no ciekawa jest opcja też rejestracji na kartę SD, którą tu możesz wykonać, więc będąc muzykiem, powiedzmy jestem basistą, nagrywam sobie próbę bez swojego sygnału, czyli mam cały zespół oprócz basu i wtedy mogę w domu poćwiczyć, zabrać sobie to urządzenie i przygotować się do koncertu, powiedzmy, że jest nowy materiał. Cię przepraszam, bo dostałem informację, że coś gubisz zasięg, spróbuję zwiększyć trochę siłę. Częstotliwości są wszystkie poprawne, żeby nie było, natomiast jakbyście patrzyli, to możliwe, że tutaj jest trochę, a może nie na high akurat, spróbujmy na medium. Już. Muszę powtórzyć wszystko teraz? Nie. Po prostu czasami gdzieś coś zrywało. Okay. Także dzięki Piotrze za zwrócenie uwagi. Tak, ale Mariuszu, częstotliwości są wszystkie na legalu, więc tu jakby nie ma absolutnie problemu z tym. Natomiast to są systemy Saramonika, które nie mają redundancji, więc jakbyśmy używali waszych mikrofonów, które tutaj macie, to by nie było tego problemu. Ale to po prostu szybciej było nam zestawić taki tor audio. Okej. Okay. Dorzucę tylko, że potrafię obsłużyć dwóch muzyków, tak? Są dwa wyjścia, więc jeśli masz to tylko dla siebie, to możesz mieć jeden miks do ucha, drugi do wedża. Jeśli dzielisz z kolegą, no to macie dwa miksy do ucha, powiedzmy. Okay. Tutaj nie wiem, czy widać w ogólnym planie, jest dystrybutor dedykowany do tego. Aha. Więc tutaj podajesz sobie stream z miksera 48 kanałów i masz cztery wyjścia, które mogą też podawać zasilanie do tych urządzeń. Mhm. Tam są powroty, więc jeśli używasz uszu bezprzewodowych, to po prostu stawiasz nadajniki nad tym hubem, łączysz to ze sobą, wszystko działa. Też patrzę, bo może tutaj spróbujmy to dać bardziej do pionu, bo może trochę, wiesz, jak się to odkopie, to będzie lepiej działało. Dobra. Okej. Okay. Dobra, powiem ci, że to jest ciekawe. Ja znam tą wersję właśnie goniącą po Ultranecie od Behringera. Tak, i rzeczywiście tak, no to było bardzo fajne. Z prostszym urządzeniem. I bardzo tanie, muszę powiedzieć, to z tego co kojarzę. No, taki indywidualny odsłuch to było naprawdę. No zgodnie z pomysłem Uriego na zmiany porządku świata. Tak? Okej, okay. No właśnie, a teraz kto inny mówi, że na przykład u kogoś jest tam wszystko w porządku, więc może jakieś inne problemy. Okej, dobra, czyli mamy jedną rzecz, że jakby fajne jest to zastosowanie studyjne. Jest dedykowana część tutaj tak, do jest to taki kombajn, dokładnie.
z tymi przelotami i tak dalej, to jest naprawdę bardzo ciekawe, bo tu się okazuje, że za 10 tysięcy, bo teraz interfejs audio, który zarejestruje tyle przelotów, to już jest problematyczne. A ile on ma wejść? 8. Wiesz co, tak, fizycznie. Tu jest 8 prampów Midasa z serii Pro. Okay. Na dowód możemy... Tak, właśnie, bo to niektórzy tam też twierdzą, że tutaj są inne prampy albo coś, ale to no, po prostu jest... Wiesz co, nawet jak wejdziemy sobie w... Co jest charakterystyczne dla Midasa i jego preampów, że jest, nie używają w swoich preampach trimu cyfrowego. Aha. Tylko jest drabinka rezystorów sterowana cyfrowo, natomiast gain tak jakbyś kręcił fizycznym rezystorem. Tak? Okay. I stąd też, jak sobie weźmiemy jakieś źródełka i wybierzemy lokalne wejścia, czyli te 8 preampów, jak zobaczysz gain, zmienia się co 2,5 decybela. Aha, okej. Okay. Czyli to jest jakby, no, można się spierać, że to nie jest dowód, ale tak jak tutaj jest preamp Behringera projektu Midasa, aha, to tutaj jest po prostu preamp z serii Pro. Okej. Okay. Więc no to... jest ich 8, ale w przypadku studia, jeśli to jest, głównie miksujesz, tak, i potrzebujesz fajną powierzchnię sterującą, no bo pytałeś, czy to jest tak naprawdę potrzebne, oprócz tego, że możesz o niskiej latencji odsłuch zrealizować i zrobić to na wiele wyjść i tak dalej, masz też możliwość, czekaj, bo się zgubiłem, nagrywania tych preampów, tak, okej. Okay. A jeszcze jakiś był fajny powód, żeby to wyjście, bo to ma wyjście, a wyjście, no nie? Bo jakby też tutaj, że tak, można wyjście, robić odsłuchy... Wiesz co, wyjście jest trochę więcej, bo są symetryczne wyjścia w liczbie 8, natomiast są jeszcze na XLR-ach, są jeszcze wyjścia na TRS-ach, na jackach, okay. Także w studio też ci to dźwignie kilka par monitorów, jeśli będziesz chciał. A, wiem co. Po prostu automatykę łatwiej jest pisać faderem. Aha, no wiesz, tak, chodzi racja, o tą racja. Wygodę, tak? Że tam otwierasz sobie pogłosy. Tak, i potem na przykład frazy, właśnie tak, wyrównując poziomy trochę w nagraniu, to się nie ufa na przykład kompresji czy innemu, tylko po prostu można sobie wyrównać poziomy. Tak, tak, no ciężko jest zbramkować wokal na przykład, tak? Jeśli realizujesz setkę, chciałbyś tych przesłuchów się pozbyć i napiszesz, przesłuchasz ten kawałek, masz napisaną automatykę i już masz to zrobione. Arkadiusz Pawlus pyta, ile DP48... To jest DP48? To jest to. To jest to. Ile tak. DP48 można zapiąć po POE? POE, czyli to jest taki standard, że skrętką idzie dane i zasilanie. Power over Ethernet. Tak, power over Ethernet, tak. Okay. Ale właśnie to jest tak, że idzie sygnał jakby audio, w sensie inaczej, idą dane, bo to nie musi być koniecznie audio, może być to cokolwiek, plus idzie zasilanie. Tak, idzie audio, idą dane, bo tutaj możesz skorzystać, będąc w X-ie. Zresztą w Wingu też już to działa, tylko nie ma dedykowanego menu. Oprócz audio idzie też broadcast tak zwany, czyli rozgłaszasz z miksera nazwy tych grup, nazwy kanału, tak, muzyk dostaje gotowca, tak? O kurczę, to ma dobra, opisane wszystkie bo w tych grupy. Starszych było tak, że tam po prostu wybierał się kanał, trzeba było samym wiedzieć, co tam było. Było wyświetlacza, no nie było wyświetlacza, więc okay. To ile można ich podpiąć na jednym tym? To zależy, jakiego huba użyjesz. Jeśli użyjesz huba 4, no to możesz podpiąć 4 urządzenia. Możesz podać dalej z tego urządzenia, no ale następne już musisz zasilić lokalnie. A, okej, okay. Czyli jakby na jednym jedno, a ewentualnie następny musi dostać prąd tak, z zewnątrz. Tak, natomiast okay. Czekamy jeszcze na hub 8, czyli będziesz mógł zasilić 8 urządzeń bez zasilacza, tak? Mariusz Henisenko pyta, ale wydaje mi się, że o tym żeśmy mówili, może gdzieś to umknęło, czy w Wingu przez USB zapisze dźwięk wielośladowy jak w X32? Oczywiście, 48 kanałów. Okay. Bez względu na to, co masz wsadzone w port karty rozszerzonej. U mnie w karcie chyba są tylko wejścia na dwie karty SD. No jakby dwie karty SD w porządku, ale na tej karcie można mieć wieloślady, no nie? Tak, ale obok jest zaraz pomiędzy gniazdami sieciowymi a gniazdami AS50 jest po prostu gniazdo USB typu B. Więc ten interfejs audio jest dostępny cały czas. Okej, tylko że teraz właśnie na karcie SD, po prostu na jednej karcie jestem w stanie zapisać wiesz co, to też jest kolejna różnica. No. Jeśli chodzi o karty rozszerzeń, czy tam slot rozszerzeń w X32, tu jest slot 32-kanałowy. Okay. Czyli bez względu jakim standardem go zakończysz, czy USB, czy Dante, czy MADI, jesteś w stanie wyrzucić 32 kanały na ten slot. W Wingu jest 64-kanałowy slot. Okay. Dobra. Więc czy wsadzisz tą kartę, która przyjeżdża w zestawie, na dwie karty SD,
możesz albo zapisać 64 kanały krótko, albo 32 kanały w takiej kaskadzie długo, tak? Aha, czyli masz dwa razy dłuższy czas nagrania, możesz spiąć te karty, nie wiem, czy możemy to pokazać. Możemy. Teraz są zlinkowane karty. Tak? Okej. Okay. Mam 64 kanały i rec time left godzina 6 minut. Okej, okay, w porządku. Bo my tam z tego też odtwarzaliśmy, to zaraz do tego przejdziemy. Tak, ale tak, działa, tak, czy nie działa? Okej, okay, dobra. Coś przycina, także po prostu złomaurę masz po prostu. No tak, spróbuję też inny kanał. A mój jak jest? Się, wiesz co? Okej, to może kanał trzeba zmienić, widzisz, bo zmieniłem swój, był problem przedtem z moim, więc może jak będzie się powtarzało, mam to zmienimy kanał. No, dawaj. No bo mówisz o tej aurze, no? Kiedyś siedzieliśmy... Jest cicho? To możliwe, że zdechło coś. Może bateria padła? A, to pewnie się wyłączył. Tak. No tak, tak, no słuchajcie, no przecież to nie byłyby moje zajęcia, gdyby nie padło. Trzymaj. Nie, baterię trzeba wymienić tylko. To nie byłyby moje zajęcia, gdyby nie padły nam akumulatory. I zaczynam, używam Enelupów czarnych, białych i powiem wam, że zaczynam się do nich trochę zniechęcać. Nie wiem, czy nie pójdę na wartę, bo dostałem z tymi Okayo, dostałem warty i naprawdę działają całkiem nieźle. A te zaczynają coraz więcej mi robić problemów. Więc dlatego zdechło, bo po prostu się wyłączyło. Dobra. Raz, dwa, trzy. Powinno działać. Okay. Tak, mówię, przyjechałem na szkolenie do nowego Sącza. Aura, no. Prosty układ, jeden mikser, jeden komputer, lokalne, dwie aktywne paczki, no nie da się prościej, no. Nie? Podpinam Brumi. Aha. No i potem siedzimy, wiesz, jakby część, to się nazywa taka animacja potem z uczestnikami, nie pamiętam jak to się nazywa, jakie jest mądre słowo na to. No i siedzimy, rozmawiamy, akurat Maciek Błachnia też tam był i opowiadam o tym, że wiesz, trzeba było odciąć masę w ogóle. Tak, bolca wyrwać, tak, to tak, się śmiejemy. Tak, wyrwać bolca na szczęście z XLR-a, nie z zasilania. A, okej, okay, dobra. I tak mówię, że ja zawsze muszę na paluszkach być, bo gdzie nie pojadę, to mi nie działa. I Maciek mówi, no rzeczywiście, ostatnio koncert robiliśmy, też coś nie działało. Wiesz, jakby... Aura, tak. Słuchajcie, czasami tak jest, po prostu im więcej się rzeczy robi, to dochodzimy do wniosku, że potrafią się wykrzaczyć takie rzeczy, których nigdy byśmy się nie spodziewali. Rozmawiałem o tym, jeszcze nie widzieliście tego materiału, bo on jest dopiero w produkcji, z Teatru Roma, gdzie właśnie jest tak, że im większa realizacja, tym potem się okazuje, że przesył cyfrowy sygnałów jest niby super niezakłócony, w ogóle nie ma problemu i okazuje się, że oczywiście też mogą być problemy i cuda na kiju, więc nie ma rzeczy niemożliwych i trzeba naprawdę być gotowy na wszystko, więc... No, to jest takie anegdota, czy tam takie powiedzenie mojego kolegi Piotra, jeśli udał ci się koncert, to się nie przejmuj, zawsze możesz położyć następny. Podoba mi się, coś w tym jest, ale super. Dobra, czyli mamy tutaj mniej więcej te różnice między tymi dwoma deskami. Na razie powiedzmy ten troszkę lepiej, natomiast nie powiedziałbym, no jest... Jest jedna zasadnicza różnica, o której powinniśmy wspomnieć na pewno. Bo jak chcemy porównywać stoły, no to trzeba sobie zadać pytanie, czym jest mikser. No mikser to jest takie urządzenie, które bierze dużo sygnałów i składa je w dużo mniejszą ilość sygnałów, tak? Miksuje je. Więc ta ilość kanałów wejściowych jest zawsze taką pierwszą rzeczą, o której się myśli. W analogu to był rozmiar ramy, tak? Tak. Był frame taki 320-240, bo notabene tutaj preamp to jest Venice 320 przerobiony, tak? Czy tam 240. Okay. I tutaj mamy 32 kanały plus pomocnicze kanały, które mają mniejsze zasoby DSP, tak? Nie mają mniejszy korektor, nie mają bramki. Natomiast ten stół jest w pełni stereo. Czyli każdy z 38 kanałów, który tu jest, może przyjąć dwa preampy, obsłużyć kanał stereo. Aha, okej. Okay. Czyli zresztą widać tutaj... Bardziej zaawansowany mieszacz, bo na przykład po polsku powinniśmy używać określenia, dokładnie, w sensie ze staropolskiego, bym tak powiedział. Tu widać te 48 kanałów, tak jak w Heritage'u widzieliście 144. 38 czy 48? To tu jest 48. 48. Masz 40 kanałów z pełnym DSP i 8 pomocniczych, które nie mają właśnie bramki, kompresora. Oczywiście mają insert, więc można się poratować rakiem efektowym. Natomiast każdy z tych kanałów może być stereo i takim fajnym przykładem jest, dostaliśmy ten mikser, się zastanawialiśmy, co można z nim zrobić, to okazało się, że można dzięki temu wbić tutaj input listę Rubika.
Aha. Że pierwsze, drugie skrzypce wkładasz, pierwsze dwa preampy, robisz z tego parę stereo. A i to jest wtedy mam pod jednym tłumikiem? Tak, one są pod jednym tłumikiem. No, przykładowo możemy zobaczyć. Zróbmy to, bo to będziemy zaraz do tego przejdziemy, bo ja będę chciał, żebyśmy zaczęli wreszcie, że tak powiem, robotę. Okej, bo ja bym chciał, żebyśmy zaczęli robotę. Czemu tu jest X32 jeszcze? No bo... jest podpięty? Podaję mu sygnały, dobra. Wiesz, jak wybiorę... Tutaj jest pasek statusu bardzo podobny do X-a, czyli pokazuje częstotliwość próbkowania i podpięte skrętki, tak? I tutaj pod C też jest coś podpięte, jest synchronizowane. Zobaczę DLA32, który tam sobie stoi gdzieś. Okej, super, nie to jest o wiele bardziej intuicyjna obsługa niż w X-ie. Dobra. Okej, to też kolejny plus. Dobra, teraz tak. Ja się uparłem, w sensie uparłem, chciałbym, żebyśmy zrobili taki case study. Zacznijmy od tego, że jakby obsługę stołów. Ja nie lubię uczyć się czegoś tak po prostu, tylko chciałbym mieć jakiś problem do rozwiązania, więc zacznijmy od takiego prostego problemu, czyli mam nagłośnić sobie małą konferencyjkę, jakieś dwa mikrofony, może trzy, jakiś dźwięk z laptopa, czyli jakieś cztery dosłownie przeloty. I chciałem to wypuścić do streamu w internet. I albo jak to będziemy robili, to pewnie jest też kilka opcji, no bo można wykorzystać też USB, można wykorzystać wyjście analogowe i pewnie jeszcze pod antę można byłoby wyjść i wykorzystać Po SBU. Okej, więc teraz jakbyś mi powiedział po prostu, tak mówię, nie mam pojęcia. Wyciągnąłem, kupiłem sobie Winga, przyjechał do mnie w kartonie, czy w czym tam przyjeżdża, wyciągam go i co trzeba zrobić? Albo w ogóle przed robotą jakby zaczynając, co muszę zrobić ze stołem? Okej, no to może dwa słowa wstępu, bo mówiłeś o swoim doświadczeniu jako doświadczeniu typowo analogowym. I na pewno trzeba dwie rzeczy sobie wpoić, jeśli chodzi o miksery cyfrowe. Pierwsza sprawa to jest taka, że nie wszystko jest na wierzchu. W związku z czym można się pomylić, można próbować rozwiązać problem, którego po prostu na pierwszy rzut oka nie widać. I jest na to sposób. I druga sprawa taka, że w stole analogowym zawsze jest nierozerwalne połączenie między wejściem fizycznym a torem sygnałowym. Bo mam właśnie, zaraz on pokażę, bo jakby wyciągnijmy, bo tutaj same cyfry, to ja wyciągnę swój, bo przyjechałem, gdzieś leży. Natomiast gdzie używam go już, dlatego leży, ale mam. Bo właśnie to, co też pokazano w poprzednich zajęciach, że jest... Behringer. Tak, no jakby ja go bardzo lubię, bo do takich konferencyjnych rzeczy to jest całkiem spokój, dlatego go lubię, bo jest też malutki. Więc mamy, to może tu pokażę, do tego... W stole analogowym, to co już właśnie mówiłem przy zajęciach z Damianem, że tam było tak, że jak macie wejście tutaj, no to mam przechodzi tu i macie wszystko od tego. I to jakby się kończy, potem ewentualnie można przejść tutaj jakby innymi szynami. I to jest tyle. Nie da się tutaj nic zrobić. Więc podchodzicie do deski, jakiego producenta by to nie było i po prostu wam to będziecie w stanie ukręcić. Tutaj natomiast właśnie to jest to, czego się boję, że przychodzę, ja podniosę tutaj i na przykład, nie wiem, tam wejdę, to nawet numerków już nie ma. Numerki są tutaj. Dobrze. No widzicie, 21 wiek. Tak. No to są takie dwa aspekty, na które trzeba zwrócić uwagę na początku przygody ze stołami cyfrowymi. Mogą być małe, duże stoły cyfrowe, natomiast były też urządzenia cyfrowe, które troszeczkę tak hołdowały jeszcze starej tradycji, miały uproszczoną tą konfigurację, nie dało się wszystkiego wysłać wszędzie i tak dalej. Natomiast no, ogólnie z cyfrą trzeba o tym pamiętać. Dlatego pierwsza rzecz, którą warto zawsze zrobić w takiej sytuacji, jak ty mówisz, czyli podchodzę do stołu, nie wiem nic, to trzeba ten stół sobie zresetować. To jest jakby remedium na ten pierwszy temat, czyli nie wszystko jest widoczne, nie wszystko jest na wierzchu, mogą być jakieś komutacje porobione, o których A jak nie to wiem. Zrobić? No zależy na jakim stole. Dobra, Bo to rozumiem, nie jest włączyć, wyłączyć stół, no nie? Nie. To jakby z producenci... To chwilkę, poczekajcie. Zmienimy kanał. Jaki numerek chcecie? Nie, spoko. Aura, no mówię wam. Jest. Zmienimy, na razie zaraz zginiesz. Damy 33, bo tak. Ja wiem, że to się powinno robić profesjonalnie. Koordynatorzy częstotliwości pewnie by mnie teraz zjedli, że to tak. Ale to zaraz zobaczymy. Spróbujmy. Jak się nam nie uda, to...
To będziemy, wtedy zrobimy ten drugi, no nie? Który mamy tutaj gotowy. A w jakiej jesteś grupie? Ty powinieneś być na B. Jestem, a ty? A ja na A. A może wrzuć się na B, albo ja się wrzucę na A. Nie, to właśnie tak jest po prostu. On tak wybiera i okay, to dobra, w tym ekosystemie jest tak, że to jakbyś ustawił A tu i A tu, to one będą próbowały nadawać na ten sam jakby kanał. Bo to potem to jest, na którym jakby kanale się zgłasza tam. Aura. Więc nie, to jest... Słuchaj, okay. Dobra. Okej, okay, dobra. Bo jak rozumiem o tym resetowaniu, to nie jest w zasadzie wyłączenie, włączenie, bo one trzymają... To jest tak, to jest jakby punkt honoru każdego producenta, że po zabraniu napięcia i podniesieniu z powrotem koncertu, typu wywala się agregat, żeby to wstało w takim stanie, jak to padło, czyli jak to zostawiłeś. Więc zwykle to jest opcja typu inicjalizacja albo reset, w zależności od urządzenia. A czyli to robimy gdzieś w menu? Tak, tak. Najczęściej w menu głównym. Okej, okay, dobra. Nawet patrząc po nazwach, bo to też jest podobnie jak a tylko, że po drugiej stronie dokładnie. Jest. Dokładnie. Setup to jest taka nazwa, która najbardziej mi jakieś globalne ustawienia przypomina. I tutaj masz albo shutdown, czyli bezpieczne zamknięcie systemu, albo inicjalizację konsolacji. A, okej, dobra. No możemy to zrobić. Dobra. I teraz w przypadku Winga, co jest fajne, to filtrowanie nawet inicjalizacji. Kiedy zapisujesz scenę, możesz zafiltrować sobie, co chcesz zapisać albo co chcesz odczytać. W tym momencie filtrujesz, co chcesz zinicjalizować. Jeśli na przykład, nie wiem, chciałbyś... Czy przywrócić do ustawień fabrycznych, tak? Czy jakieś tam... Czy... Nie do końca. Ustawienia fabryczne zwykle, przynajmniej w tych urządzeniach, jeszcze będą zerować wszystkie zapisane w pamięci sceny. A, okej. Okay. Tak jakbyś wyjął dopiero z kartona nowe urządzenie. Dobra, dobra. A inicjalizacja po prostu wyzeruje ci blat. Dobra. I teraz, nie wiem, no tutaj z założenia jest wyciemniony, jak widzisz, surface, czyli teraz zresetują się też ustawienia powierzchni, czyli wszystkie podświetlenia, lampka, jasności ekranu. Dobra, dobra. Więc to jeśli sobie ustawiłeś pod swoje preferencje, pod swoje oko, no to już to z założenia jest ominięte. No i inicjalizujesz to. Okay. Oczywiście pytanie, czy na pewno. Okej. Okay. Dobra, w porządku. Teraz tutaj, bo jakby... Proszę bardzo. Przechodzimy do drugiego. Rozumiem, że też w menu. No, setup. Spróbuj, tak. Tu jest, widzisz, mniejszy ekran. Global config, no rzeczywiście. Shutdown, reboot, reboot? Nie, patrz, tutaj masz. Reset, tak. I tu możesz zresetować, odsłonimy konsolę T. Albo show data, czyli pamięć scen. Albo libraries, czyli taką bibliotekę ustawień, typu możesz sobie wstać jakąś ulubioną swoją korekcję na wokal, albo nie wiem. A, bo tu nie ma dotykowego? Nie. Dobra, no widzisz, kolejny minus niestety. No i faktor reset, o którym mówiliśmy, czyli tak jakbyś to wyciągnął z pudełka, więc może zrobimy po prostu reset konsolety. I też czyli, jakby ten, prawie wszystko, bo faktor reset to jest... Potwierdzamy. Tutaj jest jeszcze yes, no, lewo, prawo, jest podpisane też, więc zgadzam się na to. No i wyprostował mi powierzchnię. Co? Dobra. Dobra, to mamy tu, to mamy tu. Teraz do tego Mercedesa podejdźmy. Dobra, szukam teraz setup. Dobra, a nie... Tu jest troszeczkę inaczej. Tu jest troszeczkę inaczej. Dobra. Zupełnie nowy system operacyjny. Okay. Mamy tutaj guzik home, tak jak w Xie, czy tak jak w Wingu. Natomiast tutaj mamy coś takiego... To wygląda serio jak komputer. A właśnie, bo tutaj jeszcze jest taka opcja, że my możemy... Mamy podpięty ten stół i mamy tą przestrzeń roboczą, to co widać tutaj na ekranie, mamy na innym wlocie, więc możecie to zobaczyć, jak to wygląda. To jest po prostu mega duży telewizor, poziom z 20 parę cali. Spokojnie. I naprawdę to wygląda jak komputer, bo w górnym prawym rogu mamy tam i zegar, i Wi-Fi, i zalogowani jesteśmy tak, w ogóle. Tak, mamy pokazaną łączność w chmurze, ten prawy górny róg, czyli zielona chmurka z ptaszkiem. Aha. To jest moje konto. Tutaj jest chyba nowość, jeśli chodzi w ogóle o miksery audio. Czyli robimy tak, że podpinamy się do chmury i chmura tak, realizuje nam koncert. Tak. Ale serio? Prawie. Ten stół ma łączność Wi-Fi, ma łączność Bluetooth, ma kartę sieciową też oczywiście kablową. Tworzymy sobie konto w chmurze mCloud. Tam przechowują się wszystkie nasze sceny. Nie musimy już jeździć z pendrive'em. Okay. Przyjeżdżamy na miejsce, udostępniamy internet z komórki, zaciągamy swoje ustawienia.
No i sztuczna inteligencja, tak, która też potem... A co tam jakby jest? No bo dobra, okej, rozumiem, że zapisujemy sobie dane w chmurze, spoko, ułatwi parę rzeczy. Natomiast co nam to da jakby z tą sztuczną inteligencją? Wiesz co, przywołam tylko tutaj... Aha, tak, bo tam musimy zrobić, bo to zaraz... Żeby móc tą sztuczną inteligencję pokazać. Michał Pietrzak pyta, czy już ktoś tam Duma odpalił, no, pewnie na Majdasie. Wiesz co, nie, chyba nie. Jeszcze? Nie jest, wiesz co, zbyt zaawansowane są tu procki. No, żeby Duma odpalić nawet na Pentium 2, trzeba mieć, mocno trzeba się napocić, żeby tego DOSa tam postawić. Tutaj chyba byłoby to niemożliwe. To są zasoby, o których może Michał opowiadać. Myślę, że już parę osób mówi, potrzymaj mi mój trunek. No może i tak, może i tak. Jestem święcie przekonany, że się znajdą tacy, tylko trzeba było... patrz, tutaj na przykład pytanie, but can it run Crysis? Czy Crysis można na tym odpalić? W sensie grę. A tutaj Jarosław też twierdzi, że jemu brakowało odtwarzacza filmów. Może będzie jakiś tam player, że na przykład w okienku jakiś tam filmik i... Wiesz co, no pamiętam jak na DigiDesignie chłopaki odpalali Sapera, bo to stało na Windowsie 9.5. Aha! To nie. Natomiast tutaj bazą jest Linux, więc podejrzewam, że będzie trudno o gry. No, jak dobry jest proc, to tam na Linuxie to są te Wine, inne modulacje, inne rzeczy, więc tam jest całkiem spoko. Teraz jakby może pokrótce, zanim dojdziemy do resetowania, ja wiem, że teraz trochę przeskoczymy, natomiast tu zrobiłeś pewne czary. Ja bym chciał Te czary, które tam robiłem, miały związek tylko i wyłącznie z tym, że zresetowaliśmy tutaj cały układ. A ja chciałem ci pokazać... Tak, bo jakby to, co mi powiedziałeś. Tak, tylko że jakby to, co zrobiłeś tutaj, to teraz jest zrobione tak, że on teraz odtwarza jakieś nagranie. Tak, tak. No właśnie musiałem przywrócić ustawienia tych mikserów. Tak, bo słuchajcie, bo tu jest motyw taki, że to odtwarza, to jest przesyłane, to co mi mówiłeś, to jest przesyłane na X-a, a z X-a jest do Majdasa. Tak, no tutaj mamy wykorzystane to, co po prostu mieliśmy na podorędziu. Widzę, że z karty to odtwarza. Wieloślad leci z karty SD. A i to wysłyszycie na tej transmisji? Audio jest? Nie ma, okej. Nie, jeszcze na razie nie ma. Okay. Wieloślad leci z karty SD. Przekazywany jest do tego stołu po AS50. Okej. Tak samo na tym można grać. Natomiast nie doczekaliśmy się jeszcze karty Dante, wtedy byśmy zrobili to po prostu wszystko po Dante. Mhm. Stąd po Dante wychodzi do Heritage'a, który pracuje z częstotliwością 96 Dobra. kilo, więc przekazanie tego bezpośrednio po AS50 nie jest możliwe. Widzimy, że tutaj też wchodzą i to wchodzi po prostu niezależnie na każdy kanał, także można robić sobie te wirtualne próby, tak? Tak, no pytałeś o sztuczną inteligencję, no to możemy od razu do tego przejść. Wybieram sobie kanał. Okej, mamy select. Tu już tak, jest opisany jako subkick, ale... Tutaj na pasku mogę uruchomić sztuczną inteligencję i teraz mogę mu kazać profilować. Aha. Czyli on sobie słucha teraz, około 15 sekund pobiera próbkę. Jeśli rozpozna ten subkick, z subkickiem może być trudniej. Okej, no ale rozpoznał, jest kick, to stopa, tak? Możemy teraz zrobić jakby autoseta. Czyli on tą autoname zmieni nazwę na kick, tak? Na to, co rozpoznał. I w ramach autosetupu możemy skorzystać. Tak, skorzystać z ustawień, które nam zasugeruje na bramkę, na kompresor. Możemy to sobie odsłuchać, bo chciałem to zobaczyć tak przy okazji, bo tu wiem, że było to gotowe. Mamy chyba to na wizji, tak? Nie wiem, tam bardzo cicho idzie. Okej, okay, dobra. Tak, bo to był subkick. Możemy tego... Nie, bo teraz jest. Możemy dodać tego więcej. Nie wchodzi nic? Wiesz, to bardzo cicho wchodzi, więc może to w ogóle nie... A, bo tutaj coś nie, bo było ten, bo to jest sama stopa. To powinno być tylko tu. Tak. A teraz jest cała muza. A teraz chodzi o to, że... Tak, a przed chwilą powinno być tylko stopa. Bo... Bardzo cicho podobno. Okay. Na micie nie ma, okej. Okay. Ale to mit może wycinać, więc nie wiem. Pokażcie, bo chcę zobaczyć. Rzeczywiście bardzo cicho. A moment. Poczekaj, bo to musimy, bo to wychodzi nam z tego. Poczekaj, bo wybierzecie mono sygnał, nie? Tak. I teraz?
dalej? Nie, bo teraz my to wychodzimy, bo to też uczy się flowa, więc on wychodzi na sumie po analogu, więc teraz powinien być mocniejszy sygnał. Nie wiem, czy nie przesterowujemy go teraz tam. Jakoś dziwnie, poka tutaj, bo może tu audio. Mam przerwę, jest w utworze teraz. Dobra. O, teraz jest, wow. Pokaż tą stopę jeszcze. Ona tam idzie? Teraz jest? No dobra, okej, okay, no to może coś. Dobra. No możemy spróbować na dobra. Stopy na razie brak. Mamy drugi werbel. Okej. Okay. Tak samo możemy tą. Okej. Okay. Profilować. Skorzystać. Tak, profiluj. Mm-hmm. Może być jakiś ten, jakieś cięcie, nie wiem, a on nie ma jakiegoś low pass, high passa? Patrz, okay. Rozpoznał werbel. Teraz ci sprawdzę. Okej, okay, ale spoko. To tak z ciekawości, bo też to powinniśmy widzieć, teraz to zrobić na telefonie, no nie? Wiesz co, tak. To możesz zobaczyć, bo no słuchajcie, teraz to, co my robimy, to jest no, jakby debugujemy problem, który nam gdzieś wyszedł, bo tego nie sprawdziliśmy do końca. Bo wyjście na transmisję jest realizowane po tym flow i się zastanawiamy na przykład, czy ta stopa nie była słyszalna, bo może był jakiś filtr dolnozaporowy, nie wiem, na sumie albo coś, który nam to na przykład wyciął i dlatego wiesz na przykład... Nie, to nie jest wszystko na płasko. Okej, okay, dobra. No to no, nie wiem, może coś po mojej stronie. Ale... A może, moment... A może, pokaż mi tam to audio jeszcze. Teraz patrzę. Nie. Jak to jest głośno? Bo mi się wydaje, że to jest strasznie głośno. Nie. Nie wiem. Okej. Okay. Zostawmy to. Jest w porządku, więc może to gdzieś po mojej stronie. Chciałbym to posłuchać teraz, bo to są presety. Tak. Możesz sobie zobaczyć na przykład. Bo to rozumiem, że jak. Nacisnę kompresor. Tutaj, on mi się automatycznie on włącza, tak? No zobacz ten kompresor. Ja tego tutaj trochę... Kompresor suggestions masz, czyli to co zrobisz z kompresorem, mamy preset i musisz apply zrobić. A! No i cyk. Dobra. Więc a propos chmury, tak? Aha, ta okay. Sztuczna inteligencja na razie korzysta z jakiejś stałej bazy, tak? Mhm. Czyli stopa dobra. To stopa, jak sobie weźmiesz... Equalizer to też masz. A, i to dla każdej zakładki mam osobno. Okej. Okay. Aha. Na razie używa jakiejś stałej bazy, natomiast dzięki temu, że pracujesz w chmurze, ma też zbierać informacje na temat twoich preferencji. Tak. Okej. Okay. A, czyli będzie jeszcze się uczył tego, co ja lubię, tak? Bo jakby rozumiem, że on pewnie będzie tak, się uczył tak, z różnych tak, materiałów tak, różnych taki ludzi. Jest plan, dokładnie. Plus jeszcze będzie się uczył tego twojego jakby. Okej. Okay. Mhm. Ciekawe. Dobra, resetowanie no, od razu mówię, że to jakby nie ma, zredukować zatrudnienia w naszym fachu, ma tylko po prostu pomagać. Słuchajcie, tak? Ale to tak samo jest, bo można powiedzieć, że w aparatach, w kamerach jest to automatyczne ustawianie czułości, ISO, przysłony i tak dalej, a się okazuje, że operator jest potrzebny, bo teraz na przykład w ujęciu nie wiadomo, co na przykład ma być jasne, jaki jest... Ojejku. Inaczej, autofokus nie zastąpi dobrego fotografa. Autofokus, ale też inne ustawienia. Przepraszamy cały stream, bo żeśmy w pewnym momencie dali dość mocno tam do wiwatu, więc tutaj się pokazało RIP Headphones Users. Przepraszamy bardzo serdecznie, ale tak to działa. Tomek pierwszy nie dostał jeszcze go do zabawy. Pewnie to jest komentarz właśnie w kontekście tego, żeby tam Duma odpalić albo filmy. Okej. Okay, czyli co, resetujemy go? Tak, poproszę. Wiesz, bo... to jest troszeczkę inaczej. Czyli odpalamy sobie automatykę, aha, tak zwany show manager. Okej. Okay. I tak jak w innych stołach, czy w ProSerii na przykład, czy Midas Pro, mamy scenę, tam była scena save, tu jest scena master. Możemy ją wykorzystywać jako... scenę matkę, tak? Czyli jeśli ustawimy sobie odpowiednio ten stół, to wszystkie zmiany w scenie master będą się nanosić na pozostałe sceny w tym show. Natomiast w
jeśli jest zablokowana, to jest to nasza pusta scena, musimy ją po prostu przywołać. Okej. Okay. A, to w ten sposób to działa. Tak, tak, dobra. Tak. Ewentualnie, jeśli tworzysz nowe show, to tutaj wyskakuje ci... Powiadomienie. No nie, no channels clipping, ja tak, nie mogę, tak, po prostu jak na telefonie. Powiadamia, tak, powiadamia. A czekaj, aż chcę to zobaczyć po prostu. Aha, YouTube mi pokazuje, który to był... Wiesz co? Tak? Jeśli sobie wejdziesz, poczekaj, wrócimy do domu, Tags and Pops, to ci pokazuje sklipowane kanały tutaj. Jeśli tu sobie klikniesz, to wyrzuca ci na powierzchnię. Możesz jeszcze trimować o 0,5 decybela z automatu wszystkie kanały, które tu się pojawią. Tak? On znika teraz, bo już go streamowałem. Dopiero w momencie ponownego przesterowania on się tutaj znowu pojawi. Tak? Dobra, zaczynam trochę rozumieć, ale jeszcze to nie uzasadnia 10 razy więcej od X-a, ale myślę, że do tego dojdziemy. Powiem ci tak, Maciek Grochocki, mój serdeczny przyjaciel, który tutaj był się zapoznać z tym stołem, powiedział, że to jest stół dla milenialsów po prostu. Aha, także ja nie zdążyłem mu nawet nic wytłumaczyć. Ja po prostu to wpadł w to jak w masło. Aha, no. Okej, ale właśnie o to chodzi, że to są takie rzeczy, że jak wiesz, siedzisz, na przykład wychodzisz z analogu i tak dalej, to ciężko ci je zrobić. Jak na przykład wchodzisz, no to się okaże, no wiesz, super, duże wyświetlacze, kolorowe, w ogóle ekstra to wygląda. Tak, nie, tak, no jeśli się urodziłeś ze smartfonem w ręku już, no to dla ciebie jest tak zwany naturalny habitat. Dokładnie. Nie? I to rzeczywiście jest taki bardzo smartfonowy, naprawdę to wygląda, jak ktoś oczywiście patrzy w telefon, no to wygląda jak po prostu wyświetlacz telefonu, tylko że pokrętła są trochę inne tutaj na desce roboczej. No i sztuczna inteligencja jest taka, powiedzmy, jawna, tak? Mm-hmm. Telefon cię podgląda i nawet nie wiesz, że ci analizuje. A tutaj... Jeszcze jawna. To się mówię. To będzie tak, że oni to nam zrobią i będziemy mieli potem, że będą nam podsłuchiwać i będą się uczyli. Już jest zrobione, tak. Fakt. Dobra. Okej. Okay. Teraz co my tu mamy? Bo mamy, zresetowaliśmy stoły, no i teraz... No, powróciliśmy do tej konfiguracji, żeby się ogarnąć z zespołem, żebyśmy mogli go posłuchać na tamtym stole. Mm-hmm. Natomiast tak, to jest pierwsza rzecz. Możemy tu wrócić, to jest bardzo proste. Mm-hmm. Teraz już ty zrobisz reset. Dobra. Setup, initial console, powiedzmy, że to już zostawiamy to, tą deskę roboczą. Okay. Confirm. Rzeczywiście, to jest akurat lightowa sprawa. Okej, okay, no i teraz tu mam, widzę... znaczki XLR-a, więc tak, zakładam, tak, każdy, czyli... I on już jest jakoś spaczowany, tak? Może nie każdy stół, ale większość stołów, tak, po inicjalizacji ma jakąś wstępną konfigurację. Mhm. Jeśli chodzi o X32, no to tam jest bardzo fajna wstępna konfiguracja, już są wybierane efekty. W zależności od tego, jaką masz do dyspozycji powierzchnię, czy ona ma 32 wejścia analogowe na pokładzie, to one będą przypisane do tych 32 kanałów. No zresetuj teraz tego, bo ja znowu do tego wróciłem, bo przez dobra, tego leciał. Okej, no bo zacząłem patrzeć, że tu są jakieś tanie, się zastanawiam, czy już jakby nazwy były. No, ćwicz. Setup, console. Aha, i to jest teraz pytanie... Dobrze, patrzę właśnie, co robią pokrętła, bo teraz ja mówię, nie używałem tego nigdy, więc pod spodem mamy po prostu pokrętła i one są od jakby każdej kolumny, więc teraz mogę dać factory reset, tak? Nie, factory reset to... Nie, console. Dobra, tak to jest to co innego, to wyższe, co mówiłeś. Reset powierzchni. Tu i teraz... okej. Okay. Tu. Rozmyśliłeś. Strzałkę confirm. Dobra. Dobra. I no okay. I się okay. teraz wyprostował. No dobra, no ale to wyprostowane i teraz na przykład, no tu wiem mniej, ale dobra, zacznijmy od tego X-a. No czyli to mamy rozwiązany ten pierwszy problem przy przesiadce na analoga, z analoga, sorry, że są poukrywane rzeczy i żeby się samemu nie wpaść w pułapkę, resetujemy konsolę, tak? Mamy teraz carte blanche, czysta sytuacja. Nic nam nie grozi. I drugi aspekt przy przejściu z analoga, routing, czy patching. Tak? No właśnie, tam no. Jest patching, tego się trochę routing. Boję. Zawsze, no tak. Bo teraz to jest coś tak nowego. Jak, bo to jest... Tak jak pokazywałeś tego małego swojego analoga, że tu jest wejście, tu jest suwak od tego wejścia, no tutaj trochę jest inaczej. Natomiast po resecie... Bo co to jest ten patching? Chodzi o to, że po prostu trzeba desce przy stołowi powiedzieć, że pod tym suwakiem, na tej warstwie, czy na danym numerze, my chcemy mieć sygnał z tego i tego miejsca. No warstwę już na razie, Okej, jakby, nie wchodzi, bo teraz tak, jakby tu tak, musicie wiedzieć, to bo teraz to ja wiem na przykład, że mówimy tutaj, że ten stół ma ile? 48? Tak, no ale tu widzicie, potencjometrów jest... No, a tych potencjometrów jest tutaj parę. No i teraz to się robi w ten sposób, że macie od 1 do 12, od 13 do 24, od 25 do 36 i tak dalej, i tak to dalej. To są warstwy fabrycznej i warstwy userowe. Czyli można sobie pomieszać. W Wingu, tak, bo tutaj userów nie ma.
Okay. Tu są na sztywno ustawione Więc, kanapy. I w ten sposób macie tak, że w zależności od tego, jak guzik jest wciśnięty, to sterujecie po prostu wlotami od 1 do 12 i potem następnymi, więc... No chyba, że chcesz mieć inaczej, wtedy przytrzymujesz tutaj guzik view okay. i możesz zrobić sobie reorder. Na przykład na userze pierwszym możesz mieć tak albo tak okay. w dowolnej kolejności. A co jest ciekawe, oprócz kanałów możesz tu zrobić też szyny, mm-hmm. które też są stereo. Okay. Możesz sobie tu wrzucić grupę DCA, tu masz 16, tam jest tylko 8. Mm-hmm. A najfajniejsze jest to, że jeśli masz kanał na przykład 40 i to jest twój wokalista, mm-hmm. okay, już mi tu wyskoczył jako 40, mm-hmm. okay. to możesz przełączyć go w wysyłkę na efekt powiedzmy 16, bo tam masz delay. Okay. Sorry, tutaj. I ten kanał 40 postawić sobie obok w trybie wysyłki. Czyli tu masz gość swojego wokalu. Żeśmy polecieli dość mocno, ja się zgubiłem, dobra, ale wiem, o co wracamy, chodzi. To wracamy okay, do początku, dobra. Tak? Bo to jest bardzo fajne, bo normalnie jest tak, że jak kiedyś było, analogowo się robiło, że wysyłam, to trzeba było po, albo na, jak to się mówi, no nie, trzeba byłoby zrobić wysyłkę po prostu po auksie. No, lepiej kciukiem, tak jak Jarek. Tutaj potem efekt, z efektu wchodzi nam do kolejnego wejścia i wtedy mamy na przykład pod konkretnym potencjometrem, następnym mamy Można sobie powrót. Po prostu skustomizować powierzchnię, tak jak okay. tobie się podoba. A co jest najśmieszniejsze, że te warstwy fabryczne, mhm. jeśli masz taką potrzebę albo taki kaprys, też możesz je przerobić. Aha, no i jakby tutaj zaczyna być coraz bardziej istotne to, że jak podchodzę do deski, na przykład ona jest rentalowa albo coś, to dobrze sobie zainicjalizować deskę, bo dokładnie tak. bo się okaże, że na przykład normalnie myśmy byli przyzwyczajeni, że 1.12, bo ja tak na przykład nie wiedziałem, że 1.12 to bym zakładał, że 1.12, kropka. To się okazuje, że 1.12 to można sobie jeszcze pozmieniać. Możesz no, to, przerobić. Powiedzmy, że teraz jesteśmy w tym 1.12, mhm. wyrzucam to, co tu jest fabrycznie. Okej. Okay. Aha. Okej. Okay. I teraz wrzucę to samo, ale powiedzmy, że jest to coś innego, czyli biorę kanały mm-hmm. i to jest też fajne, że mogę zaznaczyć kilka okay. i pokazać mu od którego momentu ma to wsadzić. A. Czyli grupowo tak robię. No powiedzmy, mm-hmm. że wezmę sobie jeszcze 4 kanały, okay, wrzucę je tutaj. Mm-hmm. Okay. I teraz, z racji tego, że ta warstwa jest fabryczna, tutaj w Wingu będziesz miał dużo menu kontekstowych, tak, że tu będzie trybik, i on mhm. wyświetli inną treść w zależności od tego, w jakim jesteś menu. I teraz w menu tej programowania warstw on wyświetli ci treść Initialize Layers. Aha. I to jest coś podobnego jak reset stołu, tylko że w obrębie tych warstw okay. Fabrycznych. Tak? Okay. Czyli jeśli będziesz Dobra. Chciał, oczywiście reset całego stołu też obejmuje reset tych warstw fabrycznych. Okay. Natomiast jeśli już coś zbudowałeś mm-hmm. i nie wiem, zgubiłeś się albo chcesz wrócić do tego porządku producenta, mm-hmm. robisz tu inicjalizację tych warstw. Oczywiście ja to potwierdzam i teraz znikną te dodatkowe kanały, mm-hmm. które okay. tu wrzuciłem. Także troszeczkę popłynęliśmy w stronę warstw, no ale okay, na twoje no nie, życzenie. Jakby, tak, ale to moja wina, tak, ja wiem. Patrzę, czy jakieś pytania się nie pojawiły, przynajmniej Facebook na razie nie twierdzi. Okej, okay. Mamy coś zrobione, no ale teraz mamy, jak sprawdzić na przykład, co tu jest wysłane, bo jak to... Co tu jest zapaczowane. Zapaczowane, okej, przepraszam. Okej, co tu jest przyporządkowane. Wiesz co, no to tak jak mówię, tam to się nazywa patching, tu się nazywa routing. Okej. Okay. Więc po resecie masz tutaj te 8 lokalnych preampów wrzucone. Mhm. Natomiast załóżmy, że to jest tak jak mówisz, koncert czy mała konferencja. Mhm. Jest skrętka, prowadzi do sceny. Mhm. Na scenie mamy stagebox. Mhm. Ale nie, okej, okay, moment, zróbmy, bo okay. ja na przykład musiał sprawdzić, bo wiem, że select, czyli tutaj tylko przepinam, bo teraz jest jakiś home view albo coś takiego, jakby normalny? Jest home. A, tu jest home, dobra, no i teraz, dokładnie. Jeżeli ja wybiorę... Widzisz swoje kanały. Dobra, bo teraz patrzę jakby normalnie, no to myślę, że tutaj, i jakbym chciał sprawdzić, co jest tutaj wpięte, bo ja tutaj... Widzisz tutaj od razu... Właśnie, LCL1, widzę, tutaj jest zrobione, dobra, i jak wybiorę na przykład kanał drugi, w sensie, to mi pokazuje tutaj, jeżeli następny to mam, i teraz pewnie... Możesz z tego poziomu też patchować, okay. ale w przypadku Winga mhm. warto pewnie zacząć od menu ogólnego, ponieważ jeśli wejdziesz tutaj w routing, mhm. to masz też 3 zakładki, są źródła, jakby to, są co było, kanały to jest takie wyjście. Prostsza wersja, że na przykład jeżeli bym chciał pozmieniać na przykład w obrębie tego stołu, czy na przykład danego urządzenia, które już mam wybrane, to szybciej, wydaje mi się, mogę zrobić tam. Jeżeli na przykład potrzebuję podczas
sztuki, że tak powiem, coś pozmieniać, to chyba... Znaczy tak, jeśli masz, jedna rzecz ci jakaś dochodzi, dostajesz na radio informację, dopięliśmy tam, nie wiem, mikrofon na kanale 29, to wtedy sobie wybierzesz kanał, którym chcesz to obsłużyć i rzeczywiście z tego poziomu znajdziesz w odpowiedniej grupie źródeł. Tak. Dobra. Natomiast fajnie, jakbyśmy w przypadku Wingo zaczęli od źródeł, bo to jest troszeczkę nowa... Znaczy troszeczkę nowa, po prostu nowa koncepcja zarządzania tymi sygnałami. Otóż w innych stołach czy w X-ie atrybuty jakiekolwiek miał kanał. Mogłeś mu przypisać wejście fizyczne ze stageboxa czy z powierzchni, natomiast wszystkie atrybuty przechowywał kanał. Okay. I teraz nadal kanał ma dużo atrybutów, ma bramkę, ma korektor, ma poziomy wysyłek, poziom w ogóle samego siebie. Natomiast jest coś takiego... jesteśmy w tym routingu, wybierzmy sobie ten stagebox, on jest na S50C, tak? Mamy tego DL-a. W Wingu źródło jako preamp ma też już swoje atrybuty. Ma gain, ma polaryzację, ma phantom. Okay. Możesz nie przypisując do żadnego kanału DSP preamp, już możesz go odsłuchać. Już możesz mu zrobić gain, możesz mu dać phantom. Okay. Więc jakby kontynuując, powiedzmy, że tutaj masz stopę. Poczekaj, jest jedno pytanie. W X-ie nie było tak, że gain tam był zapisany zanim... znaczy nie, właśnie to jest to, co mówiłeś, że po prostu kanał był bardziej... To jest ogólny trend w urządzeniach Midasa i siłą rzeczy Behringera, że preamp trzyma swoje ustawienia, póki nie nadasz mu innych. Tak? Okay. Czyli jeśli powiedzmy na poprzednim koncercie miałeś w kanale pierwszym, w tym DL-u, stopę i to był pojemnościowy mikrofon, to jak go włączysz do prądu na kolejnym koncercie i zanim przypiszesz do jakiegoś kanału, który nie ma fantomu, to ten fantom się będzie świecił na stageboxie. Dobra. Czyli to jest jakby materializacja tak naprawdę w urządzeniach Behringera tej idei, która zawsze była w Midasie. W Midasie, że preamp trzyma swoje parametry. Okej. Okay. Dobra, w porządku. No to słuchaj, to jest taki fajny przykład, z którego zawsze korzystam, jeśli chodzi o te źródła. Mamy cztery kanały i to będzie stopa, werbel i dwa overheady, powiedzmy, żeby zaprezentować też, jak to stereo tutaj powstaje. Okej. Okay. Więc mając taki preamp w DL-u, 32, tam jest 32 preampy mikrofonowe, 16 wyjść symetrycznych. Już możesz nadać temu preampowi kolor, jakiś symbol. A i ten kolorek, on będzie mi się gdzie robił? Jesteśmy chyba teraz na tym, nie. Teraz ci się robi tylko w preampie, to jest atrybut preampu. Okay. Możesz te atrybuty potem skopiować na kanał, albo skopiować z kanału na preamp. Okay. Jak ci będzie wygodnie. Dobra. Ale to wszystko po kolei. Czyli wybrałem sobie ten preamp. Mogę mieć jego ustawienia, czyli czy to będzie kanał mono w późniejszym jakby biegu wydarzeń, czy to będzie stereo. Jeden ze stereo. Okay. Albo jeśli masz taki kaprys i masz taki sprzęt, to może być mid-side. Okay. Tam mid-side po niemiecku. Czyli taka typowo radiowa konfiguracja, ale nie spotyka się często. W studiu jest bardzo, bardzo popularny ten standard, szczególnie jeśli chodzi o pluginy. Można jakieś gotowe stemy. A o co tu chodzi? Obrazić. Bo jakby tego nie rozumiem. Mono rozumiem, stereo rozumiem, a mid-side? Wiesz co, to jest taka konfiguracja, no mówię, można to pojęcie wykorzystywać potem już w maszynie, w DSP, czy w jakimś innym dekoderze. Natomiast fajnie, łatwo jest zrozumieć ideę tego mid-side, biorąc na tapetę konfigurację mikrofonową. Bo to jest konfiguracja, powiedzmy, stereo, złożona z dwóch mikrofonów, ósemki i kardioidy. Okay. I wtedy kanał środkowy to jest kardioida, na przykład wycelowana w ciebie. Okay. A ty grasz na gitarze, okay. A ósemka jest do ciebie bokiem postawiona, czyli zbiera side. Tak? I czemu radiowa? No bo kiedyś radio zwykle odbieraliśmy w mono. I nawet jeśli chcieliśmy zarejestrować przestrzeń,
To w studio zawsze się kompatybilność z mono sprawdza. Nie wiem jak studenci i Face, ale zrozumiałem, dzięki, bo jakby fajnie, o to mi chodziło, bo nie wiedziałem o co chodzi, słyszałem o tym. Puenta jest taka, że wiesz, no wiesz jak działa mikrofon ósemkowy. To jest, lewą stronę zbiera z dodatnią polaryzacją, a prawą z ujemną, albo na odwrót, no, zależy jak tam, się umówimy. No tak? Mhm. Więc w momencie, kiedy taką konfigurację MS zmonofonizujesz, to cała ta ósemka wypada i zostaje tylko ta kardioida. Czyli jakbym nagrał ciebie, grasz na gitarze i śpiewasz o kołku, tym w morzu, tak? To w momencie, kiedy ktoś by to odebrał na radioodbiorniku z jednym głośnikiem monofonicznym, to cała informacja o przestrzeni ucieka, a zostaje twój głos. Tak? To muszę zacząć robić produkcję tutaj w ten sposób, bo właśnie jest problem taki, że na przykład nasza tutaj procesing jest bardzo brutalny, bardzo mocno skompresowany, ale właśnie po to, że jedni rzeczywiście słuchają tego na lepszym sprzęcie, a inni na przykład w telefonach, na jednym głośniku i teraz nie wiadomo, co ten jeden głośnik robi. Jak potem są problemy na przykład z fazą między kanałami, z fazą pomiędzy kanałami na przykład lewym, no prawym. Tak, to w się przypadku to... mid-side to znika. No właśnie. Tych problemów po prostu nie ma. Widzisz, to co się dowiedziałem, bardzo według mnie, dla mnie ważnej rzeczy, super. No fajnie, że ten stół to ma, no ja gdzieś tam patrzę w stronę mid-side, bo można fajnie procesować właśnie stemy, dostajesz nagranie, w którym chórki są za głośno. One są rozrzucone w panoramie po bokach, wokal główny jest w centrum, natomiast nie masz już wpływu na proporcje, bo dostałeś podmiks albo gotowy miks. I możesz to na zasadzie właśnie mid-side procesować kompresorem. I na przykład kompresować tylko środek, a make-upem wypchnąć całość. Chórki były za ciche, tak? Albo odwrotnie, chórki były za głośne i możesz tą boczną informację zmienić jej dynamikę, dzięki temu odzyskać ten wokal. No to jest bardzo ciekawe, więc Mariusz, to jest. Mariusz na Facebooku mówi tutaj, szkoda, że nie ma opcji standardowego linkowania kanałów. Może będzie kiedyś. Nie rozumiem, co znaczy standardowe linkowanie. Już ci mówię. No bo jak dojdziemy do końca tego przykładu, ci wszystko wyjaśnię. Okay. Tu zrobiliśmy sobie, to też jest warte zauważenia, że nadałem temu źródłu, czyli preampowi kolor, natomiast on jest cały czas blady. Jeśli sobie wezmę jakiś kanał, tak, i z tego poziomu zapatruję sobie, wybiorę ten AS50, tam gdzie pracowałem, i zapatruję ten kanał, on się robi od razu żywy kolor. Okay. I teraz można globalnie to ustawić, czy atrybuty źródła przechodzą na kanał, a można to zrobić lokalnie, o, proszę. Cyk. I kanał już jest, ma nazwę, jest ma kolor. I teraz rozumiem, że to jest jakby to ustawienie tutaj, które było, to jest w urządzeniu jakby. Teraz, tak, jeżeli tamten stagebox podepnę tak. do innej sieci i tak dalej, to te parametry też będą, czy one... Ustawienie tego stageboxa. One będą do momentu, jak spaczujesz to do kanału, który na przykład wyłączy ci ten Phantom. Okej, ale w sensie na przykład, nie wiem, zwijam sztukę i na przykład na inną sztukę jedzie tam ten stagebox, który teraz tak skonfigurowałem, ale z inną deską. Jak inną deskę podepnę, to to ustawienie będzie... W przypadku Winga, w przypadku X-a nie było żadnych jakby niuansów. Po prostu patchowałeś ten kanał do stołu i to stół rządził wtedy parametrami tego preampu. Tutaj możesz... jakby patchując do kanału, narzucasz to na kanał, możesz oczywiście z kanału potem to modyfikować. Tak. Tylko chodzi o to, czy na przykład to będzie po prostu zachowane, że jak na przykład sobie powybieram kolorki i tak dalej, tak, to będzie zachowane w stageboxie. To jest o tyle fajne, że możesz na przykład opisać urządzenie fizyczne dla twojej ekipy na scenie, a przychodzi człowiek z pendrive'em. Realizator zespołu, tak? Wrzuca pendrive'em swoje ustawienia na stół, filtruje, że tam nie chce, to jest, przy library, jak wrzucasz sobie jakąś scenę, odfiltrowujesz sobie konfigurację, odfiltrowujesz sobie connection i wtedy on zaczytuje na twój stół, który widzi te informacje na temat preampów, wszystko oprócz tej informacji na temat preampów. I wchodzi potem routing i ma opisaną scenę. Aha, ja chcę stopę, ona jest tu, dobra, biorę stopę. Powiedzmy, nie ma dwóch werbli, tylko ma jeden, wybiera sobie pierwszy. Okay. I już jest ten opis jakby po stronie sceny zrobiony. Natomiast o tym parowaniu, o które pytałeś, jak wrócimy tutaj, werbel sobie, na razie o werblu zapomnimy, na wejściach trzecim i czwartym mamy wpięte overheady, tak? Jako konfigurację stereo, X, Y, RTF, jaką chcesz. I wybierasz zamiast mid-side, wybierasz stereo. Okay. Teraz jak widzisz
zrobił się... Jakby standardowo, czyli mam na dwóch potencjometrach, no, no nie? No właśnie. No właśnie, nie. Zrobiłeś tutaj źródło stereo, tak? Okay. Czyli spiąłeś nazwę, zrobił się żółty kolor, jest trzy lewy, cztery prawy. Okay. Połączyłeś te, te atrybuty, czyli gain, jakiś tam phantom, on się odpali na obu, powiedzmy tak. O, to też jest fajne. Musisz przytrzymać, pokazuje się zegarek. Aha. Odpala się phantom, tak? Przy odpalaniu phantomu od razu mituje. Okay. Masz podwójny miernik i teraz spróbujmy z innej strony. Jak wejdę tutaj w kanały, dobra, bo na razie mam okay. cały no, dobra. Stół widzę. Wybieram sobie, że tu był werbel, tu będą overy. Biorę ten stage box i patrzę na trzeci kanał te overy. O, muszę odblokować. I teraz tutaj mam informację na temat, że tu jest kanał stereo. Są dwa ten. I to jest jeden suwak. Okay. Więc to jest to, co Mateusz pytał. Czyli nie ma możliwości linkowania dwóch suwaków. Po prostu robisz kanał stereo i go tu na jednym. Okej, to jest bardzo fajna sprawa. No liczymy na gang. I teraz znowu, jak widzisz... No i też nie zajmujesz więcej przestrzeni roboczej, no nie? Jak dokładnie, potem masz więcej, dokładnie. Super. Ten sam miks, który jest na wszystkich tych stołach, on tutaj zajmuje jedną warstwę. Aha. Tam zajmuje dwie. Aha, okej. No właśnie. To jest fajna sprawa, bo jakby no to trochę bez sensu, bo potem trzeba było... No kiedyś było tak, że się po prostu dwa suwaki potencjometry przesuwało. Tak, psuło się potem... te motorki, bo się łapało za oba. Tak, no, albo, okay, no okay. Dokładnie, więc to mi się podoba. Wiesz co, jakby zarzuty są, czy zarzuty, czy jakby wątpliwości użytkowników na temat tych źródeł stereo są takie, że... Mam tu, wróćmy jeszcze do tematu jeszcze jest jedno pytanie. Zmiany koloru, bo tam robiliśmy to z poziomu kanału. Mhm. Teraz możesz sobie globalnie tutaj zaznaczyć, że atrybuty źródła przechodzą na kanał. Zapatruję to jeszcze raz, czyli wezmę ten kanał, wpatruję jeszcze raz to. Już zebrał sobie nazwę. Koloru nie zmieniałem, więc nadal jest niebieski. Dobra. Teraz pytanie, czy można zlinkować potencjometry kanałów nie spary, jakby niezlinkowany, no nie? Jeszcze nie ma w ogóle tego. Okay, także liczymy, po cichutku liczymy na coś takiego jak gang, który jest w innych stołach, że będzie można na przykład dwa kanały stereo spiąć z różnymi proporcjami i one będą się poruszać. Żeby nie było, to jest pytanie od studentów, także mamy bardzo mądrych studentów, muszę powiedzieć. To jest dobre pytanie, dobrze wiedzieć. No tu ci mogę pokazać, co się dalej dzieje z tym kanałem stereo. To, czego dotyczą obawy użytkowników, czyli mam ten kanał stereo 3-4, jest informacja, że to jest stereo. Tak jest. I tutaj mam coś takiego jak balans. Okej. Okay. Czyli, albo pytanie się często powtarza, co będzie, jeśli na przykład będę miał dwa różne D-boxy, albo będzie jeden z przewodów będzie straci symetrię i będą różne poziomy. No i ten balans ci daje plus minus 9 decybeli, czyli 18 decybeli różnicy między tymi dwoma preampami możesz wyrównać tutaj, nie rezygnując z tego kanału stereo. Tak? A. Więc to jest tyle. No jedyne, czego nie możesz zrobić, to odwrócić polaryzacji na jednym, a na drugim nie. Aha, okej. Okay. Więc to jakby spycha problemy z kablami tam, gdzie one powinny być. No jasne. Po stronę sceny, nie? A teraz, jeżeli rozepniemy taką parę stereo, to ustawienia się jakoś zachowują? Jak to potem wygląda? Tak, no zobaczmy. Mm. Jeśli weźmiemy ten AS50C, wejdziemy sobie tutaj w źródła i zrezygnujemy z modu. Aha, no, robią się on jest rozpięty, no i tak, teraz jest zostawiony jeden, Bo te, nazwa jeszcze nie skopiowaliśmy stamtąd, więc ona Tak, nazwa została na kanale, dokładnie. W momencie, kiedy masz tu na przykład, tu ci wchodzi sygnał, tu ci wchodzi sygnał i tu jest 5-6, jeśli zrobisz z 5-6 sygnał stereo, to i tu będą wchodziły oba i tu, on jakby to zaczyta od razu. Dobra, dobra. No jest to coś nowego. Na pewno... Znaczy mi się podoba. Jest to sposób na oszczędzanie zasobów, tak? Bo no tak, musisz zużyć dwa korektory. A co jest? Okej. To co, mam wziąć do ręki? Nie, spróbuj. Ja teraz zrobiłem. Spróbuj niżej przypiąć. Po prostu, ja wiem, że to będzie brzydzie wyglądało, ale spoko. Jest chyba trochę lepiej. Okej. Okay. Już tutaj się nie da nic poprawić i tak. jest git. Dobra. W porządku, dobra. Czyli mamy to zrutowane.
Polaryzacja, fantom. Dobra, zróbmy sobie to stereo, zróbmy powiedzmy nazwę, że to będą overheady, tak? To miały być overheady stereo. Okej, okay. I są overheady. Color, no nie wiem, niech będzie też czerwony, bo to bębny, a tutaj zrobimy sobie czerwony kolor i zrobimy sobie werbel, tak? Pytanie, czy parować możemy kanały parzysty, nieparzysty, albo następujące po sobie, czy można to dowolnie parować? Tak, tylko pierwszy z drugim, trzeci z czwartym. Aha, okej. Okay. Po staremu. Po staremu, dobra, czyli nie można tam, bez udziwnień. I patrz, werbel nie jest nigdzie przypisany, dlatego... To jest wyszarzony, okej, okay, bo to skorzystamy na razie zrobimy po stronie źródła. Tak, jakby, no, skorzystamy sobie z tego, z tego widoku kanałów, czyli masz cały stół po tej stronie i po tej stronie masz akurat AS50C. Tu może być wszystko, tu mogą być AUXy, tu może być też nowa historia pod tytułem Stage Connect, tak? A co to jest Stage Connect? Stage Connect to jest taki nowy standard przesyłu cyfrowego. On bardzo ciekawy. Jeszcze się nie pojawił. Ale to Bringera czy coś? Tak, okay. Tak. Do Winga. Okay. Nie pojawił się jeszcze frontend do tego. Okay. Czyli tu masz gniazdo Stage Connect, to jest plus, minus i masa, czyli po prostu XLR. A na końcu będzie, nie wiem, puszeczka, która będzie miała 8 wejść, na przykład. I zapinasz to jednym XLR-em, podajesz tamtędy zasilanie automatycznie, tam do 17 W. Okay. Więc taki frontend typu 8 wejść albo 8 wyjść, albo co tam chcesz, bez podawania prądu. I 75 metrów na XLR-ze takim audio, 100 metrów na, czy tam 50 metrów na XLR-ze audio, 75 metrów na XLR-ze DMX. Okay. ASBU powiedzmy, tak? Aha. Więc to jest... Jakieś przecieki, kiedy coś się może pojawić? Wiesz co, no... Jak najszybciej chcemy. No ja wiem, że chcemy, to ja też. I teraz jeszcze jest jedna rzecz, jakby, żeby to też było. Bo w analogach było tak, że mieliśmy wszystkie wloty tutaj na desce, tak? W cyfrze teraz możemy robić tak, że część na przykład 1.4 będzie wchodziło ze stageboxa, tak, 5.8 tutaj na przykład z deski, następne na przykład z innego, na przykład z tego Stage Connect i tak dalej. Możemy mieszać jakby źródła tutaj bez problemu. Tam nie ma, że... Czyli można zrobić, że będzie można wykorzystać Stage Connect, potem Stage Connect i jeszcze jakieś inne, oscylator. Tak, tutaj generator jest jako źródło. Okay, dobra. Więc wrzucasz generator po prostu na kanał i już z kanału go rozsyłasz dalej. Nie? Fajnie. Wiesz co, Stage Connect, tak, to jest też, powiedzmy, po wejściu softu 4.0 na X32 już to nie jest różnica, tak, bo do tej pory ze względu na mały ekran, na te encodery, na brak dotyku, był uproszczony routing. Możemy pokazać od razu. Okay. Czyli wybierasz zakładkę, to jest jakby też zachowana ta Midasowa idea z do, tylko że tak jak w Wingu, czy w Heritage'u, czy w ProSerii widzisz wszystkie sygnały z i wszystkie sygnały do po lewej, po prawej stronie, tak tutaj należałoby sobie to wyobrazić, że do to jest nazwa zakładki, a z to są te pozycje, które wybierasz. Aha, czyli jak mam zakładkę input, to wrzucam do kanału. Okay. A wybieram z listy, co wrzucam. Ze względu na ten powiedzmy uproszczony manuał, wybieram ósemkami, tak? Albo wybieram lokalne wejścia, po resecie są lokalne zapięte, albo AS50, tak? Dobra. Ze stageboxa i tak dalej, i tak dalej. Więc robię to ósemkami. Nie mogę na przykład obok siebie czyli nie można... Poniżej softu 4.0. Poniżej softu 4.0. Okay, dobra. Nie mogę, i to jest jakby taka cecha charakterystyczna, o tym się dużo mówiło, ona to się dużo narzekało i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ze względu na to, jak mały jest ten ekran i w jaki sposób wprowadzasz dane do niego, jaki jest interfejs, to w sumie było jedyne rozwiązanie. Tak. Okej, a da się na przykład, bo już tutaj na ucho słyszałem, że podobno coś można było zamieszać z tymi kanałami. Wiesz co, wcześniej można było zamieszać tak, że w obrębie tego wyboru, który tu zrobiłeś, czyli powiedzmy, że wziąłem 32 wejścia lokalne, mogłeś wejść sobie do kanału i w drugiej zakładce konfiguracja mogłeś sobie wybrać z tych 32 kanałów, które sobie globalnie przypisałeś, mogłeś pozamieniać je miejscami, tak? Natomiast powyżej softu 4.0 Taki jest? Tu jest, no sprawdźmy setup. 4.06. Firma 4.06, dokładnie.
Jeśli wejdziesz teraz w routing, to w tej ósemce możesz sobie wybrać user in. Okej. Okay. Jak wybierzesz user in, to potem przechodzisz do patch pointów, czyli jeszcze w prawo i masz user. Okej. Okay. I teraz w tym user in 1.8 już możesz dowolnie przepisywać. Więc to jest klikania. Okay. Natomiast możesz już wykonywać rzeczy, które wcześniej... I teraz tutaj wybieram, co tu mi wchodzi. A nie, moment, bo tutaj coś... Tu wybierasz, widzisz, tu masz te ósemki, tak? Tak. On cię tylko przerzuca do dziewiątki, no teraz jasne. Do siedemnastki. Czyli tu wybierasz, co tam ma być. A. I masz już dostęp do wszystkiego i Czyli i mamy po jednym, już... No, czyli plusik dla X32, bo jest tańszy, ma to samo co tamten. Bo moim zdaniem to jest wygodne, że można to naprawdę zamieszać, bo będziemy mieli inaczej. Coś sobie wpuścimy tutaj do stołu, część sobie wpuścimy do... Tak, tylko że jest dużo więcej roboty niż tam, bo tutaj po prostu bierzesz kanał. Będzie bardziej dydaktycznie, studenci będą musieli to przeklikać, no nie? Godziny lecą. No tak, no to jest podobna historia jak z Zero-Jedynką, tak? Okej. Okay. Cztery kursory i gałeczka. Dobra. Dobra. Okej, okay. Czyli mamy tutaj zrutowane, wybrane źródła. To teraz zróbmy coś, jakiś processing z tymi sygnałami. Okej. To wiesz, nie tak szybko. A, jeszcze nie. Tak szybko, okay. No bo wiesz... No co, ja podpiłem mikrofon. Na analogu to już bym robił imprezę. Nie, no na analogu to już byś musiał wziąć Xelera i wyjście dać do końcówek, czy tam do aktywnej paczki. Tak. A, no masz rację. Tu musisz zrobić to na ekranie. Masz rację, okej. No nie pomyślałem, rację. Więc jeszcze sprawdźmy tylko, bo już wiemy, jak to zrobić z poziomu kanału, tak? Mm-hmm. Czyli wchodzimy tutaj, wybieramy sobie źródło. Natomiast w routingu możemy jeszcze wyświetlić sobie ten widok Midasowy, tak? Aha. Czyli tutaj wrzucam stąd. Fajne to jest, no? No tak, i możesz, wiesz, wrzucić sobie jeden kanał stąd, a potem zmienić kategorię i lokalne wejścia jakieś i sobie jeden kanał obok postawić. Jakby to jest fajne. Szybciej, dużo szybciej niż tam, nie? Bardziej user-friendly. Dokładnie, lepszy jest interfejs. Natomiast zostańmy przy tym stageboxie i skorzystajmy z tego kopiowania nazwy i koloru na kanał ze źródła. Odblokowujemy patching na pierwszy kanał. I damy jeszcze plus jeden w ogóle. To jakby super przyspiesza, czyli wybieram sobie ten kanał, przypisuję mu źródło i on sam przerzuca na kolejny, wrzucam tu werbel. I tu wrzucę overheady, a tu już nic, nie? Czyli magia. Przerzucił mi nazwy, tu oczywiście nie zmieniłem, ale okej. Okay. I mam wejście mam zapatchowane. W sensie od studentów, Wing na 48 czy 96 działa? 48. Dobra. No albo 44.1. Dobra. Czyli jest w tym low-resie, powiedzmy. Natomiast no, spotkałem się też, wiadomo, że są wymierne jakby profity z używania gęstego formatu. Ale też można się spotkać czasami z taką opinią, że to jest tylko Michał sprzęt. Michał Pietrzak, przepraszam, ale po prostu zastanawialiśmy się, czy wiesz, czy widać tutaj na ekranach wszystko. Zwrócili nam uwagę, że jeszcze czas zimowy macie na stołach. Ja nigdy nie przestawiam, ja po prostu czekam pół roku. I wiesz, sam się przestawia, nie? Dzięki. No nie, ale widzisz, jakby widać, super. Jest czujność. Jest czujność, cieszę się bardzo. Ja to mówię, jako cieszę się, śmieję się, ale fajnie, że to jest czytelne, bo zawsze się zastanawialiśmy, czy to będzie czytelne, czy to będzie widoczne, bo wiecie, jak się pracuje z deską, to mi tu jest, mam zupełnie inny komfort niż w momencie, kiedy wypatrzycie przez okienko. Ja poprawiałem tutaj zegar. Ale spojrzałem na ten, leżał na magazynie długo, wiesz? Ale nie, wiesz, to jest lajcik, no. A tu? Tu jest 10.30. No to jest dobrze. Okay. Bliżej, 10.30, ta chmura chyba dała rady. No nie, no widzisz. Sam, nie, ale nie, jakby super, nie, no, ekstra, mi się to bardzo podoba. Jest rozluźnienie, bo już miałem wrażenie, że za bardzo zakopujemy tutaj w techniczne rzeczy, w sensie o to mi chodziło, więc ja bardzo takie chcę, ja się dowiaduję tutaj ogromu rzeczy, bo tak mówię, nigdy nie wiedziałem, jak to działa, więc... Dobra, mamy wejścia. Tak, jesteśmy w połowie drogi, bo przyjęliśmy, powiedzmy, sygnały. Aha, i to też, żeby było jasne, my to robimy teraz, nie wiem, z 10 razy dłużej niż normalnie by to było, bo jakby realizator podszedł, to byłoby pyk i gotowe, no, już nawet jeżeli by nie wczytywał sobie tak. Presetów swoich. Tylko po prostu robimy to 10 razy wolniej, bo pokazujemy różne rzeczy i ja się dopytuję, bo jestem noga z tego, więc dobra. Mamy podane źródła na kanały. No, trochę sobie na sucho pracujemy, ale jest okej. Okay. Mhm. Więc przyjęliśmy sygnały tutaj.
No i teraz musimy zrobić to, do czego mikser został opracowany, czyli oddać je, nie wiem, czy na nagłośnienie aktywne, czy na pasywne, czy na liniówkę, czy na pointer, na co tam chcesz, albo tak jak mówiłeś, do streamu. Natomiast musimy do tego celu użyć szyny jakieś, no bo tak to w mikserach jest. No dobra, no właśnie, wejście, no bo tu wchodzimy i teraz, dobra. No i teraz tutaj... Jest output. No widzisz? Dobra. Widzisz? Ale zanim tutaj, wiesz, jakby przystąpimy do działania, to troszeczkę marketingu. Szyny też są stereo. Znaczy nie marketingu, jakby informacje. No dla mnie to, wiesz, to marketingiem to jest w momencie, kiedy byś mi to chciał sprzedać. Mi sprzedajesz teraz wiedzę, więc no, jakby... Chcę ci sprzedać. Dobra cena. Tak? To mówisz, że pod pachę zabieram i... Tak jest. No, super. Są, szyny są też stereo, to zresztą widzisz. Masz busy, tu jest 16 busów i masz pierwszy lewy, pierwszy prawy. Okej, widzę. Dobra. Czyli 16 uszu stereo, proszę bardzo. Okej. Tutaj masz 16 busów, ale żeby zrobić ucho stereo, musisz pierwszy z drugim zlinkować. Okej, czyli tracę połowę jakby. Czyli znowu jest dwa razy więcej. Wiesz, no to jest taki trochę trik, no bo jeśli będziesz używał korekcji, no to wtedy użyjesz jednej korekcji na oba, tak? Tutaj Tomek Pierczyk już miał nadzieję, że przyjedzie do niego Heritage na przestawienie zegara. I tutaj Tomek już tam pisze, że gdzieś tam Tomek dostanie, nie Tomek, Boże, Tomek dostanie, a Michał pisze, że przyjedzie tam, także już tam się jakieś konszachty dobrze, dobrze, tak, robią. Się kotuje. Dobra. No chciałbym tak sobie po prostu mieć 150 tysięcy. Dobra. Słuchaj, no tak samo jak wybierałem... gdzie chcę, co chcę wysłać, gdzie chcę wysłać. Tak samo tutaj. Wybieram, tu mam wszystkie kategorie szyn, tak? Czyli akurat wybrałeś busy. No powiedzmy, że to jest prosta realizacja. Tu jeszcze nic nie odcisnąłem. Dobra, okay. Dobra. Tak udajesz tylko. Powiedzmy, że prosta realizacja i sumę chcemy. Aha, no. Sumę chcemy wysłać. No i możemy, słuchaj, możemy też na Stagebox, tak? Czyli teraz mamy AS50 w 48 kHz, w jedną stronę puszcza 48 kanałów i wszystkie je tu widzisz. Aha. Oczywiście to urządzenie fizyczne akurat ma 16 wyjść fizycznych, pierwsze 16 akurat odbiera, tak, tak się konfiguruje. Okay. Więc powiedzmy, że na 15 możemy wysłać lewy, a na 16 prawy. Aha, czyli teraz, bo teraz żebym wiedział, czyli teraz mamy jakby odwróconą sytuację, bo tam było, tu było źródło, tu było, inaczej, tu było źródło, a nie, dobrze, czyli jest wszystko w porządku, dobra, czyli znowu mamy źródło, tu mamy miejsce docelowe, tak samo tak, było tam. Tak, tak, podobnie, podobnie, więc... Czyli to jest jakby, to jest ta szyna. Main lewy, prawy. Tak, 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 czyli to jest tutaj to, co jakby wysyłamy, a tu wybieramy, gdzie chcemy to wysłać. No tak, jak tu odepchnę, to pojawi się tutaj, a to... Dzięki tej konfiguracji, którą teraz zrobiliśmy, trafi na wyjścia fizyczne w Stagebox. Dobra. Mogłoby równie dobrze trafić na wyjścia fizyczne lokalne, tak? I wtedy, o widzisz, nawet jest na 7-8 już zbite. No to powiedzmy, że ja chcę na 1-2. 1-2. Wiesz co, no tutaj tak samo się przydaje ta opcja plus 1, też przyspiesza no robotę, tak, bo bierzemy, powiedzmy, że tu mamy lewo-prawo, ale jeszcze robimy monitory. Więc wybiorę sobie busy tutaj i odpalam plus 1. To będzie 8 wedży, tak? Czyli zapinam pierwszy lewy, drugi lewy, trzeci lewy, czwarty lewy, piąty lewy, szósty lewy, siódmy lewy i ósmy lewy, tak? Dziękuję. Okay. Tak, no tutaj no. Robię po prostu 1-8, trach. No. Okay. Więc to ma i plusy, i minusy oczywiście. Okej, okay. To naprawdę fajne, podoba mi się jakby obsługa tego. No jedna rzecz, o której warto pamiętać jeszcze, jak jesteśmy przy tych monitorach, że jak weźmiemy teraz tego busa, wyświetlamy sobie status tego busa, to tutaj w głównym, oczywiście postfader, prefader, subgrupa, ale jeśli rzeczywiście to ma być wedge mono i żeby nas tam gdzieś nie poniosła panorama, po prostu go monofonizujemy. Jakby w drugą stronę to działa. Nie linkujemy dwóch ze sobą, żeby robić stereo, tylko mamy stereo, ale jeśli ma obsługiwać jakiś głośnik mono, a pojedynczy, no to po prostu monofonizujemy sobie tą szynę. Piotr Mrowiec prosi, żeby zrobić patcha też na Heritage. Będziesz w stanie to zrobić, czy... Chyba tak, spróbujemy. Okay. No spróbujmy, dobra. No to teraz na dużym komputerku. Tak. Na tym radyjku pokaż mi, jak to się robi. Zobaczmy, czy nie kłamałem z tymi scenami, czyli weźmiemy sobie Show Manager, tu jakoś to się robiło, Master. Czekaj tu. Chyba nie tu, tutaj. Automation. I teraz mam master i go. Wyobraź, czego mamy
tak. Okej, okay, dobra. Jest płaski, tak? Więc mamy obcykane to, jak się resetuje. No i co, tak jak tam się to nazywa routing, to tu się nazywa patching. Tu jest wyciągnięty na pasek szybkiego dostępu. O góry. Tak, ale jak wrócimy do domu, to możemy sobie z pozycji menu. Tutaj wszystko jest dostępne, widoczne. Zwykle jest to zasłonięte po prostu paskiem, który jest dostosowany do tych pokręteł obok ekranu. Okay. Więc tu jak widać dotykam tych pokręteł, bo też są touch sensitive, to od razu mogę coś nimi robić. Natomiast jeśli odwołam się do menu, to tutaj mam pełne menu, łącznie z wyłączaniem urządzenia shutdown. I mogę też sobie nacisnąć tutaj u góry nad moim awatarem, którego nie ma, oczywiście jestem anonimowy, customize toolbar. I teraz ten pasek, z którego wybierałem patching, mogę sobie zmodyfikować. To jest fajna nowa funkcja, czyli set the desired target for the home menu button, czyli ten guzik home, który mam tutaj na górze na ekranie, ale też, który jest na powierzchni, może odwoływać do jakiegoś konkretnego widoku. Mój ulubiony to jest oczywiście multi-view, czyli po prawej, znaczy po waszej lewej mam kanały wejściowe, po waszej prawej mam kanały wyjściowe i do tego się odwołuję home'em. Natomiast wracając do tego toolbara, mogę oprócz tego jeszcze, nie wiem, sobie zrobić save show. No i milenialci, tak? Przytrzymuję, to się trzęsie. A tu już jest safe show, dobra. No, tak samo zdejmuję, tak? Wyrzucam po prostu. No, sobie mogę to dostosować. No, ale patching już był dostosowany, odpalam ten patching. No i tu jest, jak widzicie, dużo więcej, dlatego też ten ekran jest większy. Co na pewno poprawiło się w stosunku do serii Pro, bo też to był gorący temat, że no, struktura jest ta sama. Z do, tu wybieram kategorię po bokach. Tak, jest dużo, dużo więcej. Czyli na przykład powiedzmy, że mam built-in IO, czyli mam te 8 analogowych wejść. Mam też taki locker, jak w Wingu. Tak, dokładnie. No dotykowy ekran, to oczywista sprawa. I wybieram sobie źródło. Co? Tak. I te tu. Na przykład. Dobra. Teraz, teraz zrobiłeś, zauważ, zrobiłeś bez w ogóle użycia DSP, zrobiłeś patch, wpuściłeś kanał, wypuściłeś go i to też jest jakby cecha rozpoznawcza mikserów Midasa, że są mega elastyczne, jeśli chodzi o patching. Tak? A to jest właśnie dobra, teraz zrobiłem tak, że spatchowałem wejście z wyjściem, czyli... Tak, jakby, po prostu jakbyś wyjął te dwa XLR-y i je spiął ze sobą. Tak? No taki drogi, taka droga beczka trochę. Ale to jakby pokazuje, że wszystko można na tym stole zrobić. Dobra. Teraz mogę zaznaczyć ten kanał i zrobić sobie unpatch. Okej, dobra. No to jest jeszcze, weźmy to na przykład to Dante, który oczywiście tam nic teraz nie wchodzi, no ale zobaczmy, co można zrobić. Mogę przytrzymać, dzięki temu zaznaczyć wszystkie i tutaj w kategorii odbiorczej wybrać sobie wejścia, no i na przykład od pierwszego to wrzucić, nie? Aha. Czyli całe 64 kanały, tak? Dokładnie. Tak, bo poleciało 48 dalej. I dalej jest do 64, dobra. Tak? Czyli mogę znowu zaznaczyć wszystko i zrobić unpatch. Dobra. I to znika. I to jest, mamy tutaj wyjście, pewnie będzie podobnie, czyli... Tak, no jeśli masz master, chcesz wysłać gdzieś, no to bierzesz sobie buses. Tak, i tu masz podzielone na auxy, i tu mamy matryce i mastery, no masz lewo, prawo, center. Jest, tak. I teraz na przykład chcę, żeby mi to wyszło no, sobie na lokale. Właśnie, teraz szukam input tape. Tu masz. Ultranet. I'm built in IO. No i masz to wyjście, no, okej, bo tu nie ma nic więcej, więc teraz na przykład lewy, prawy. Tak, i od zrobić tu. Cyk. Serio, taki naprawdę telefon. No dokładnie, no jakby wracając do tego, co tam chciałem tutaj podkreślić, zalety tego, że był temat dyskusyjny, jeśli chodzi o serię Pro, no tam była myszka, właściwie trackball, czyli kod. I te symbole były dosyć małe. Ile cali ma ten ekran? 21? Chyba więcej. Mam wrażenie, że to tak z 24 bym ja tu obstawiał, serio.
Dobra, niech będzie 24. Nie, ale serio, bo tutaj jest pytanie właśnie Michał Pietrzak, ile cali ma ten ekran, ale coś czuję, że moimi sterdelkami to bym trzy opcje cisnął w tych mniejszym menu. Nie, ja też nie mam najmniejszych palców. Ale tak samo jest jak na telefonie. Czasami naprawdę się wydaje, że paluchem naciśniemy 10 rzeczy na raz, natomiast tutaj właśnie dużo jakby jest przy obróbce tego materiału. Okej, no tu jest jakby, można dalej bronić ProSerii, że ze względu na dostępną rozdzielczość. Nie, właśnie to patrzę, czy właśnie, bo jakby szukam takiego małego czegoś i pytanie o rozdzielczość. Nie wiem, jak to można zrobić. Zasymulować łokcie, większy palec. Łokcie. Nie, serio, naprawdę, to jest... jak ja pięścią jestem w stanie wybierać rzeczy, to... Nie, jest okej, dobra, responsywność tego ekranu oczywiście jest... Naprawdę, jest taki, to nie jest, że trzeba tam go... No i słuchaj, no najlepsze jest to, że to już można o tym mówić. Jeśli wrócimy do, na home, multiview działa? Działa, patrz. O. I teraz odpalamy tu suwaki. Raz, dwa, trzy, cztery. Wow. No jak kciukami nie umiem, za krótkie mam, ale generalnie to, to robię. A, jeszcze ja dwoma? Tak, 10. 10 tak, punktów no, obsługuję. Okej. Więc jakby to pokazuje, że nadchodzi też wersja R, ona się nazywa tak naprawdę. Czyli będzie 144 kanały, wszystkie te efekty, wszystkie możliwości, 96 aux, 24 matryce, ograniczone do takiego rozmiaru, tak żeby wszedł w bagaż podręczny do samolotu. Okej. Okay. Czyli nie będziesz miał, hebla będziesz mógł sobie dopiąć po USB jako fader banki, ale nawet jak ich nie będziesz miał ze sobą, to będziesz mógł tutaj pracować na tej rolecie. No bo, na dobrą sprawę, teraz to zaczyna być po prostu komputer, gdzie to, co mamy tutaj, to jest po prostu klawiatura. No tak, już dawno tak było. Nawet są rozwiązania, które inaczej w ogóle integrują te dwa byty, tą powierzchnię sterującą i ten mózg, czy tam silnik. Tak? Dobra. To jest all in one, czyli wszystko w jednej budzie. Ale widzisz, tu jest, ktoś napisał 21 cali, 1920 na 1080 pikseli z multidotykiem, więc możliwe, że ktoś już to tutaj sprawdził, natomiast można memeski obejrzeć, przy 24 można Netflixa, ale poważnie, jakoś mam wrażenie, nie wiem, czy to jest kwestia ramki czy czegoś, ale mam wrażenie, że jest jakiś większy. Że z ramką liczysz takie, po prostu. Wiesz, coś bym powiedział, ale to byłoby brzydkie. Okej. Okay. Dobra, mamy wybrane teraz tutaj, co mamy, co nam wchodzi pod konkretne potencjometry. Tak, zapatrzowaliśmy teraz master też na Stagebox, czy gdzieś tam teraz masz jakieś paczki. Spróbujmy zrobić, czy ja będę w stanie na przykład zrobić routing, że na przykład będę chciał sobie zrobić monitory, w sensie kanały pod monitory, więc pewnie jakieś busy chcę wysłać gdzieś, no nie? No już nawet to zrobiliśmy, ale możesz przećwiczyć. Ale tak, widzisz, no to właśnie teraz bym sobie przećwiczył, więc zrobię sobie to samo na przykład. I zobacz, jak kolory podpowiadają. Ja tego pierwszego busa zdążyłem zmonofonizować. Zrobił się niebieski. Okej. Okay. Ciekawe. I tutaj, i tutaj też zmieniło. Tak, i straciłeś nazwy. Obie to są jedynki. Dobra. Możesz dwa razy wysłać po prostu to samo. No. Okej, okay, dobra. To i teraz jest na przykład w kwestii panoramy. Czyli wybieram najpierw tu. Będziesz wysyłał po wybieram sobie, to możesz że stracić ten sygnał. Chcę tego. A nie, bo już jest wybrany i zablokowałeś. Nie mogę. A, jest zablokowany, dobra. I teraz, tak. Czyli mogę teoretycznie wysłać parę razy to samo. Oczywiście, oczywiście. Okay. Trudnie jest w jeden kanał wpuścić kilka wejść, ale w drugą stronę to działa. Dobra, okej, okay, w porządku. Super, czyli mamy to i teraz na przykład jakbym chciał to wywalić, to było gdzieś unpatch, to w tamtym stole. Nam, tu masz nam. Okej, okay, dobra. Tyle, dobra, w porządku, czyli na przykład byłem w stanie to cofnąć. Też jakby dla ludzi, którzy myślę, że do studentów moich ewentualnie, jakby standardem bardzo często jest tak, że te główne wyjścia są na samym końcu dostępnych przelotów. Tak, w takich fabrycznych jakby konfiguracjach. Tutaj jak zresetujesz stół do ustawień, no nie fabrycznych, nie taki totalny factory reset. Tak. To nawet są opisane wyjścia na fizyczne, jest namalowane, że to będzie main lewy i main prawy, 15-16. Gdzieś tam zawsze jest na końcu wyrzucane. No w kompakcie czy producerze wyjścia 7-8 będą tak opisane, no bo dziewiątki już nie ma. Zaczynam się trochę bawić, bo teraz mam tu możliwość, widzę podglądu warstwy jakby tych kanałów wejściowych. Tak, no to jest wspólna okay. jakby cecha to, co mam wszystkich tu? Tych stołów, aha, że każda okay. sekcja ma swój guzik view i okay. wtedy się odwołujesz do ekranu. Aha. Tak samo jest w Vixie, tak samo jest w Serii Pro.
Tutaj jest troszeczkę inaczej, bo wystarczy dotknąć, tak? Jak jestem, powiedzmy, w bramce. Ło, ale to jest mega. To, wiesz, to jest fajne, bo nie dość, że się podświetla, to się jeszcze powiększa w ogóle. No tak, tak, tak. Ej, serio. Tak. Takie wodotryski. Tutaj jest podobnie, jeśli wejdziesz sobie, nie wiem, w EQ, tak? Filtry wziąłem, teraz jest EQ. I... A, bo to jest tak, że... A, bo to jest nie tak, że od góry, tylko po prostu ja dotknę na przykład, nie muszę naciskać od góry, tylko dotknę. Nie, 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 to jest touch sensitive, dokładnie. A. Możesz to oczywiście wyłączyć tutaj w preferencjach. Natomiast wybrane pasmo, czy w ten sposób, okay. To się poświetla i masz dobroć, częstotliwość i wzmocnienie i zobacz, jak dotknę tego encodera, to dostaję tą wartość w dużej, ładnej czcionce, tak samo tu i tu. Nie? A, okej, okay. Czyli teraz jak to robię, to tu mam gain, czyli to jest 100, natomiast też się zastanawiam, bo tu jest możliwość przełączenia. A, okej, okay, że co tak, tym tak, reguluje? Tak, to jest ta rzecz, o której wspomniałem, tylko że będzie to stół przystosowany do pracy w dwie osoby. Także nie wiem, po której aktualizacji firmware'u, natomiast ten obszar będzie, powiedzmy, dla babysittera, a ten obszar będzie dla realizatora zespołu. A, w takim kardynalnym babysitter, przykładzie. Czyli? Człowiek od aparatury. To okay. Się mówi, nie? Dobra. Mariusz Seńko twierdzi, że nie tak trudno w jeden kanał wpuścić kilka wejść w tym stole. Chyba chodziło o Winga, czyli dwa. No tak, no jakby... Okej, dobre. Pozdrawiamy. Dobra, mamy teraz tak. Co możemy dalej zrobić? Bo teraz mamy coś, natomiast no, chyba jakaś obróbka wreszcie, tak? Możemy? Nie, no oczywiście. Znaczy, bo nie wiem, jakby wiesz, bo to z każdym stołem, jakby z każdym cyfrowym stołem jest zawsze troszkę inna mentalność jakby, jak to się wszystko pracuje na przykład na tym stole, no nie? Tak i nie. No, na pewno są różnice w sytuacji, kiedy masz tak naprawdę komputer, który możesz zaprogramować dowolnie, no to różnice się będą pojawiać. Natomiast też się słyszy, że jak już jedną cyfrę znasz, to już na każdej sobie poradzisz, bo jakby idea jest zachowana. Obróbkę. No to wiadomo, wracamy zawsze do widoku ogólnego i to jest o tyle fajne w tym stole, bo zwykle jest selected channel, czy fat channel, jak mówią Amerykanie, zwykle jest obalony na bok, tak jak tutaj. Nie? W analogu masz, tak jak nawet w tym twoim malutkim, są od góry do dołu poszczególne gałki. Zaczyna się oczywiście od gaina, czyli wzmocnienia, potem jest EQ, wysyłki na jakieś na szyny i tak dalej. I to jest wszystko pionowe. To tutaj selected channel jest wywalony na bok. Poskładany, żeby zajmował mniej miejsca. Znaczy to jest jakby obsługa to, co jest tam w kilku potencjometrach, czasami większej ilości, to jest po prostu jeden raz i w zależności, które... To akurat jest nadal w pionie, czyli wysyłki na szyny pomocnicze, tak zwane auxy. W analogu teraz, też by było jedno nad drugim. Nie? I teraz to, co jest tutaj, to działa do tego, co mam wybrane właśnie, rozumiem, tak, no selektem. Nawet jak wejdziesz w home, czyli taki widok, domek, tak, wybierasz kanał, on ci się tutaj zmienia. Widzisz view, o którym gadaliśmy, przywołuje już EQ na ekran, albo wysyłki właśnie, albo nie wiem, bramkę czy kompresor. No i to jest twój selected channel. W Wingu natomiast o tyle jest fajnie, że masz w pionie, tak jak na analogu. Czyli te sekcje oczywiście możesz korzystać z takiego view, powiedzmy, troszeczkę innego, czyli ten touch select. Czyli tu mam albo config, albo filtry, bramkę, kompresor, punkty insertowe i komutacje. Albo możesz korzystać z ekranu, czyli tak jak widzisz, tu ramka przychodzi, jak korzystam z tej nawigacji dotykowej, a mogę też tutaj cały tor prześledzić. I to jest takie intuicyjne z góry do dołu, tak jak w analogu. Dodatkowo mogę jeszcze niektóre sekcje po wciśnięciu tego kluczyka zamieniać miejscami, tak? Aha. Pytanie ludzie lubią przetwarzać, tak? Od studentów, czy w tym stole jest już sidechainowany kompresor? Możliwość sidechainowania kompresora? No ale w Wixie też jest.
Ale w sensie padło pytanie. Mhm, jasne, jasne. Że coś podobno nie bardzo było jakby w Wingu. Wiesz co? Weźmy sobie ten kompresor. A, mówię, nie wie, czy bramkę, czy, mhm, czy kompresor. Mhm. No spróbujmy kompresor, mhm, bo mogę przecież nie wiedzieć. Mhm. A, jest, możesz sidechain filtrować, ale nie możesz tu podać. Jeszcze zobaczmy, czy po staremu jest. Bo teraz o co chodzi z sidechainowaniem? Chodzi o to, że jest to znaczy, no nie ma. Efekt. Nie ma, nie ma. A, w kompresorze, jakby, bo tu mówisz, nie, patrzę, że w kompresorze. Tak, 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 tylko będzie. Wiesz co, nie ma bezpośrednio w kompresorze nic i teraz patrzę. Aha. Też po, okay, po patchingu, bo na przykład w ProSerii i w Heritage'u wejście na sidechain jest normalną pozycją w patchingu. Aha, okay. Czyli jak chcesz na przykład kluczować kompresor na basie stopą, tak? Albo na odwrót, to normalnie musisz zapatchować direct out z tej stopy na wejście sidechainu kompresora basu. Tutaj ani w jednej formie, ani w drugiej to nie występuje. Okej, okay. Czyli ciekawe. W X-ie ten sidechain patchujesz normalnie w ekranie kompresora, wybierasz okay. Po prostu kanał. A czyli tego tu jeszcze nie ma? A tutaj tego nie widzę, no. A o, widzisz, kurczę. Udało się. No to trzeba zgłosić. Trzeba kupić X-a. No tak, to jakby nie, tutaj w tym przypadku myślę, że niekoniecznie. Na tym, nie, w sensie jakby dla mnie. Natomiast myślę, że to jest kwestia update'u software'u, no nie firmware'u. Myślę, że słuchaj, no przez, nie wiem, 7 czy chyba 7 lat i ostatni firmware wyszedł tam, nie wiem, 2 miesiące temu, tak? Aha, o. Czyli on jest cały czas wspierany. Myślę, że tutaj nie będzie różnicy w tej kwestii. Mhm. Tym bardziej, że tych update'ów już trochę wyszło i naprawdę nie były to puste ruchy, tak? Mhm. Czyli doszły nowe efekty. Mhm. W ostatnim update'cie nawet ciekawe, bo wjechał procesor głośnikowy. No, specyficznie jest zorganizowany, bo jeden slot w raku obsługuje jedną drogę tylko. Mhm. Ale jest dużo precyzyjnych ustawień. Wjechał trzypasmowy korektor dynamiczny też w ostatnim update'cie. Nie? Muszę się podzielić tobą tutaj internetowymi pogaduszkami. Zbigniew Szpikowski pyta, pada mi fader w X32, gdzie mogę to wymienić? A tutaj Michał Niezbecki odpowiada, moment, Piotr Dzieliński odpowiada, w kuchni, piwnicy, serwisie, wszędzie. Także. No, jakby w przeciwieństwie do Midasów, czyli M32, w X-ie są lutowane jakby połączenia, jeśli chodzi o fadery. W M-ce po prostu się zapina, fader wpina. Ja się zastanawiałem, bo jakby przedtem się macałem tutaj z tym Midasem, bo miałem wrażenie, że z tych szczelin lekko dmucha. Nie wiem, czy wentylatory nie jest tam lekkie nadciśnienie, no bo wtedy będziesz miał, wiesz, taką zaletę, że ci będzie wydmuchiwał oku, że będzie mniejsza szansa wpadania syfu w ręce ten. Latem, to jest jeszcze co innego, bo jak zagrzejesz go dobrze zimą, to będzie ci grzał, no nie? Będziesz miał farelkę, no nie? Nad tymi. Okay. Natomiast, nie wiem, takie miałem dziwne wrażenie. Teraz nie czuję tego, bo może mi się po prostu wydawało, a może się lekko zagrzał i już ma jakby podobną temperaturę. Ale rzeczywiście jakiś tam przepływ jest. Bo są wentylatory, okej. Okay. No więc tutaj jakby masz, wyrwijmy się na razie z tego sidechaina. Mhm. Masz ten tor ułożony ładnie w pionie. Czekaj, a co jest podane w instrukcji na temat tego sidechaina? Mnie pytasz, czy kogoś nie, tam... Nie, z internetu, z studentów. A, okej. Okay. Dobra, okej, okay, nie wiadomo. Coś jest pewnie słowo w instrukcji, a nie do końca wiadomo po co, rozumiem. Dlaczego i gdzie. Nie, no update nie, mówię, nie są to puste ruchy. Oczywiście tam są działania, których się nie zauważa, bo to jest jakieś eliminowanie bugów, aha, na których się mogłeś nie natknąć, no tak, w trakcie tak, użytkowania, tak, ale tak. Dużo przychodzi po prostu efektów. No i tutaj jakby cały czas jest tradycja Midasem. Nie wiem, czy wiesz, w analogowych stołach pomysł Midasa, żeby zrobić color coding, tak, że gałeczka w kanale do wysyłania na AUX pierwszy była zielona i w związku z tym suma AUX-a pierwszego też była zielona. No. Więc tutaj cały czas w stronę użytkownika, w stronę takiej łatwości obsługi.
Słuchaj, jest ciekawy case, ale to nie wiem, czy to nie jest jakiś bug. Sebastian Tymek Szkodziński tutaj pyta. Pracuję na X32 i linkując dwa kanały, a następnie, gdy rozlinkuję, mam spadek mocy sygnału. Zastanawiam się, dlaczego sygnał wchodzący do stołu jest ciągle taki sam. Co? Student coś powiedział? Pan Low? Tak, prawo panoramy. No jest 6-decybelowe, 3-decybelowe. Okej, okay, dobra. To była dyskusja na ten temat ze 3 lata temu, że nawet niektórzy użytkownicy twierdzili, że robiąc ucho stereo, wolą dwa razy wysłać do dwóch szyn mono, bo jak zrobią zlinkowaną szynę stereo z dwóch mono, to właśnie się coś robi ciszej, brzmi gorzej, dobra, wiesz. Dobra. Ale to było pomierzone i tam jakby nie da się tego udowodnić. Mm-hmm. Tak? Ale generalnie tak, rozbijasz w panoramie, bo tam z automatu się to rozbija. Aha. W związku z tym lewy w prawym jest 6 decybeli ciszej. No tak, okej, okay, tak? Dobra. Jeśli nie są to sygnały koherentne, no to się nie sumują, tak jak... No, dobra. Więc mamy ten channel strip. I w odróżnieniu od channel stripa X-owego, gdzie mamy bramkę kompresor EQ i wysyłki, no i main, tam się to nazywa main, tu się nazywa chyba, nie wiem, też main, tak? No to pokażmy różnicę. Przede wszystkim mamy w tej sekcji ten balans, który nam obsługuje kanały stereo. Mamy delay na wejściu, ok, to jakby znany temat, ale mamy też wejście alternatywne, co jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawym rozwiązaniem. Tu też jest w pewnym stopniu to wyemulowane, ale nie tak analitycznie, że tak powiem, bo możemy do każdego źródła przypisać alternatywne źródło, do każdego kanału i potem zmieniać je manualnie. Okej. Okay. Albo w trybie automatycznym. A na czym to polega? Wiesz co, w trybie automatycznym, jeśli powiedzmy mam tutaj, przejdę na auto w tych trzech kanałach, które sobie wybrałem, mogę potem w setupie i powiedzmy, że na wejście główne przypiszę sygnały ze stageboxa, a na wejście alternatywne, co łatwo jest zrobić w routingu tutaj, i widzisz, teraz przypisuję wejścia główne, a teraz wejście alternatywne. Dobra. Więc powiedzmy, że do alternatywnych wrzucę sobie powroty z komputera. Jeszcze tu tylko jedną rzecz. Jakby... Żeby zrobić wirtualny soundcheck. Dobra, okej. Okay. Rozlinkuję sobie tylko to USB audio, bo on tutaj bierze po prostu sumę z komputera jako lewo-prawo. I teraz w źródło alternatywne wybiorę sobie USB 1, USB 2 i USB 3 i 4. Tu sobie zrobię z tego... Czarujesz. Tak, zrobię sobie z tego USB 3, 4 po prostu kanał stereo, tak jak te overheady, żeby mi się to wszystko zgadzało. I w wejście alternatywne... Wejście alternatywne to będzie moje USB pierwsze, USB drugie i USB 3.4. Okej, okay, no i teraz w tych kanałach mam albo wejścia ze sceny, ze stageboxa, albo powroty jako alternatywne źródła z komputera. No i przyjeżdżam sobie. Jedni to lubią robić, inni tego nie lubią, jedni podważają w ogóle sens robienia tego wirtualnego soundchecku, ale można tak zrobić i wtedy wchodzę w setup i w audio przepinam globalnie na alternatywne źródło. Okej. Okay. W związku z czym... No bo tu mamy trzy przeloty, no nie? A jakbyś chciał na przykład cały band mieć opięty, no to przepinanie na każdym kanale byłoby tak, trochę... Tak, i teraz mam już informację na channel stripie, że to jest alternatywne. Mhm. Więc tak, jeśli jest auto, no to klikam raz. Podobnie jest w Heritage'u. Bo tutaj to się nazywa po staremu, czyli są tape returns. I mam tutaj, wiesz co, virtual soundcheck. Okay. Przytrzymuję sobie ten virtual soundcheck i teraz mam tape returny. Okej. Dobra, nie, no śmiesznie, to po prostu jakoś cały czas mam wrażenie, że to jest, nie wiem, jakaś taka zabawka, telefon, takie, wie, że to trzeba przytrzymać, tam się ładnie obświetla, podświetla w ogóle, nie jest takie wyrzucone na front, wszystko, wiesz, takie... Przyjazne. Wiesz, myślę, że Midas odrobił pracę domową, bo tam z serią Pro, którą jakby
narzucał swój pomysł na cyfrę i ten pomysł brzmiał: zrobimy analoga, ale z pamięcią. Czyli niech to się obsługuje jak analog. Aha. Niektóre rzeczy na serii Pro naprawdę łatwiej było zrobić, wiesz, z łapy, typu pierwszy kanał, drugi kanał, trzeci kanał, niż korzystanie z automatyki. Aha. Więc myślę, że tutaj troszeczkę zmienili podejście. Oczywiście brzmienie zostało, preampy zostały, tak? To jest wszystko, co dotknie, zamienia się w złoto i rzeczywiście coś w tym jest. Niektórzy narzekają, że tam jest przesaturowany, że szyny saturują, no ale de facto jest to emulacja tego, co robiły układy analogowe z sygnałem. Natomiast jak sobie zobaczysz, nie wiem, albo multiview, zmieńmy sobie. A da się wyłączyć tą saturację, o której mowa? Mam jakiś wpływ na tą sposób emulacji? Nie, nie mamy. Nie mamy. Możemy jeszcze dosaturować sobie, wiesz. No tak, tak. Natomiast, wiesz, w tym widoku bardzo łatwa jest nawigacja, tak? Tam w tym momencie jesteśmy w trybie nawigacji, czy tam w trybie powierzchni Pro Series, więc po lewej stronie mamy wejścia. Sorki, po prawej stronie mamy wyjścia. Jest to ładnie opisane. Tak. Tu możesz wgrywać zdjęcia nawet. Jest taka rozdziałka. Nie? Aha, no to słuchaj, no to pytanie, memy można sobie poustawiać na po prostu ten... Tak, wszystko można. No po to masz tą chmurę i wtedy otwierasz to na www, otwierasz sobie... Patrzę, bo ta rozdzielczość naprawdę jest niezła, bo to na przykład na tamtych to takie widać te piksele, a tutaj... To jest po grubości. Tak naprawdę jest konkretnie, że tego na pewno nie zobaczycie na streamie, bo mi ciężko jest zobaczyć tutaj te piksele, więc serio, tam będzie trochę tych pikseli. No tak czy inaczej, wiesz, weszli trochę w inną koncepcję. I naprawdę łatwo jest podejść do tej konsolety i bez czytania instrukcji, coś tutaj powypychamy, żeby było, można po niej nawigować, wszystko jest na wierzchu. To jest jakby teraz do widoku domowego przypisałem console view, czyli masz jakby rzeczywiście taki główny meter bridge, ale czego nie dotkniesz, wyrzuca ci na suwaki, więc to jest duże uproszczenie. Nie? No muszę ci powiedzieć... Myślę, że ten stół może właśnie tym zarabiać na siebie, że jest taki... Tak, no liczymy na to, że oczywiście jeśli Bóg da i partia pozwoli i zaczną się koncerty, że będzie to ciekawa propozycja dla firm rentalowych. Tomek Pierczyk tutaj mówi, ta saturacja powstaje jeszcze w części analogowej preampu. Oni tam zastosowali bardzo ciekawy majstersztyk konstrukcyjny, żeby uzyskać efekt Midasa. No nie, także... no tam jest jakaś, jeśli się odwołasz do jakichś materiałów, nawet producenta, to jest taka stworzona legenda, że o tym, czy preamp jest dobry, świadczy to, jak się zachowuje przy bardzo wysokich poziomach wysterowania. Czy jest stabilny, jak już jest niestabilny, to w jaki sposób i tak dalej. Znaczy, jakby ja się zgadzam i to jakby wszystko super, ale też ciekawe, że po prostu są takie insighty po prostu tutaj, no więc... Nie, to, wiesz co, seria Pro naprawdę ma, albo kochasz, albo nienawidzisz i tam zarzuty są... Ale słuchaj, nawet, właśnie wiesz, ja powiem ci tak... Że czas ataku na kompresorze jest... Ja właśnie tu miałem pytanie od studentów, tutaj jaki jest najkrótszy czy najdłuższy? Pewnie pytań. Najdłuższy. Najdłuższy czas ataku. Najdłuższy czas? Na Heritage'u najdłuższy czas ataku. No jest to poprawione. Jest, o co chodzi? Bo jakby... Chodziło o to, wiesz co, że tam z racji tego, że to była emulacja analoga, cały czas ta sama historia. Były czasy ataku przez to, że mogły zmieniać. Tak samo zresztą jak tutaj, zobaczmy to. Channel view, tak? I mamy kompresor. I możesz mieć corrective, adaptive. Creative i masz vintage. Jeszcze był shimmer. Nie wiem, czy jest shimmer, bo kiedyś był shimmer tylko na wyjściach. A o co chodzi? No właśnie, już ci mówię. Czas ataku... Ja się zatrzymałem na tym, że kompresor to kompresor. No, patrz, parametry. Czas ataku to jest w ogóle śmieszne, bo jak kręcisz blisko, to jest taki kurs, nie? A jak pójdziesz daleko. O, no nie mogę po prostu. Tak. Więc... I to jeszcze... Tak, i możesz teraz zmienić kanał.
I będziesz miał w innym kanale. Nie, jakoś mnie to strasznie cieszy, słuchaj, serio. Naprawdę no nie, to ja są takie... Nie tylko ciebie. No i tak to zrzucasz. Okej. Więc czas ataku... Tam było 100 chyba widziałem. Tak, i tu jest jeszcze bardzo fajna funkcja. Tu jakby przy zrzucie przez musisz go zablokować, na tą kłódkę wjechać. A, okej. Okay. Dobra. 100 milisekund. Najdłuższy, no. A najkrótszy, bo ty Szymonie pytałeś o... Okej. Okay. A, wcześniej był najdłuższy tylko 20, a to skąd właśnie tak, było? Tak, tak, tak. Wiesz co, no, idea emulacji tego stołu analogowego doprowadziła do tego, że po pierwsze, żeby móc swobodnie przełączać te tryby korektora, kompresora, no to te gałki musiały mieć taki sam zakres, tak? Żeby to w trakcie grania po prostu przełączasz i słyszysz, jak inny algorytm zaczyna to obrabiać, czy to ci się podoba, czy nie. I jakby duży wpływ na tak naprawdę na stałe czasowe, które jakby w określonym zakresie się zmieniają, miał sam typ algorytmu, który wybierałeś, bo to albo emulowało tranzystory, albo lampy, jeśli już tranzystory, to albo fetowskie, albo nie. O różnej tam pętli histerezy, nasycania, zaraz Tomek będzie mnie tu gotował, tak? Ale ten charakter kompresora, który chciałeś osiągnąć, czy on przepuści te transienty, czy nie, to robiłeś nie tylko czasem ataku, ale też typem tego kompresora. Natomiast no, wielu osobom to się nie podobało, bo mają swoje upodobania, czy nawet nawyki, z jakimi pracują. Chcą zrobić tłusty werbel, ale żywy i muszą te transienty przepuścić, muszą tam otworzyć ten czas ataku. No i nie było możliwości rzeczywiście otwarcia go tak daleko. Ale był tutaj u nas jeden z naszych polskich realizatorów, wybitnych zresztą i studyjny, i life'owy, któremu się bardzo to nie podobało, akurat jeśli chodzi o serię Pro. No i już jest zadowolony. Tak? Nie, no spoko. Tak jak mówię, odrobili pracę. First world problems. Tak, tak. Odrobili pracę domową i starają się, żeby ten stół był jeszcze lepszy po prostu. Okej, no jakby chwała im za to. Dobra, wiesz co, myślę, że możemy spróbować zrobić 5 minut przerwy, bo ja muszę skoczyć do toalety, a już gadamy 2 godziny, więc wrócimy, będziemy dalej tu kontynuowali, troszkę się pobawimy, bo jest... Tak, przejdziemy do soczku teraz, tak? Tak, no, tak. Skonfigurowaliśmy to sobie, wiemy mniej więcej, co mamy. A jest przygotowany, mamy tutaj wieloślad, nagranie koncertu? To jest? Tak, tak, no po prostu to... zespół pop-rockowy chyba. To ja się nie znam. Oksymoron. Jak? Oksymoron. Okej. 11:15 się spotkamy. Dzięki Tomku za wyrozumiałość i że nie będziesz nas pacyfikował. Tomek tutaj twierdzi, że cyfrowa saturacja swoją drogą, a to, co robi preamp, swoją. To jest właśnie w kontekście tego, co rozmawialiśmy na temat tego, o tej saturacji, czy można ją wyłączyć, czy nie, i tak dalej. Tak, może być saturacja, bo tutaj mnie pyta, czy jest jakaś saturacja. Tak, można sobie to dosaturować i to pewnie jest już różnymi efektami, które tam się robi, ale prawdopodobnie też jest saturacja. W sensie... wydaje mi się, że to może być saturowane i właśnie na drodze analogowej i cyfrowej. Więc i to mogą być takie, że to będzie po prostu ta saturacja taka już jakby... sama, cała, tak? Jakby w sumie. I na to nie mamy wpływu. Możemy to jeszcze dokładać ponad to, co jest. Możecie zbadać w międzyczasie, czy u was też tak chodzą fasety? Fadery. A, okej. Okay. Dobra, patrzę tutaj na filmiku. One to check. Behringer, Faders Failed. Jest jeszcze? Jakiś filmik na YouTubie. Nie, to tutaj myśmy sumą to tam, wiesz, zajmowali. To na spokojnie. Teraz będzie Bird Dynamic. Dobra. Tylko tam nie mamy obróbki, to dajcie znać, jak to w internetach też brzmi, czy w miarę poziomy są wyrównane, bo jest inny processing mikrofonu mojego, inny twojego. Więc... ja muszę mieć lepszy. No. Dobra. Fadery jak chodzą? Tak, bo właśnie nie wiem, czy może to widziałeś, bo to... że jakoś się blokują, tak? Że... U nas trzepią normalnie. Dobra, no to pokażmy, no. To sprawdzamy. Poczekaj, bo to było tak, że... bo to podnieśmy. Mogę? Pewnie. Bo tam było na zasadzie, że coś jest podniesione i one po prostu nie wracają.
Możemy to zrobić w miarę, żeby to było równe. Okej, no i było, że po prostu... Tak, tylko wiesz nie, co? Jakby, nie, bo to nie. Jest zupełnie co innego, bo to patrzę, to tam wiesz. Na zasadzie takiej, że... Robimy update firmware'u? A co, można? Chyba można. Z inną prędkością się robią, ale nie wiem, a dlaczego mam robić update? Wyszedł? O, tutaj jest prędkość. A, jeszcze można zmieniać prędkość, tak? Czekaj, nie, to jest rezolucja. Ale nie, wiesz, tam jest taki jakby fuck up, że po prostu nie podnoszą mu się w ogóle niektóre potencjometry, wiesz? Po prostu zostaje gdzieś tu. Bo to, co jest tutaj, to jest wszystko w porządku, moim zdaniem. Tu jest na przykład, można byłoby się doczepić. 1.10.1. Nie, no, nie wiem. U mnie działa. Tak, właśnie, to jest jakby odpowiedź informatyków. U mnie działa. U nas działa. No, sami widzieliście, że tutaj raczej nie ma... nie poruszają się rzeczywiście idealnie, natomiast myślę, że chyba w żadnym się nie poruszają. Aż sprawdzę, jak to jest na Majdasie. Tylko, żebym teraz wiedział, co tu jest wybrane. Gdzie się przełącza... Możesz, wiesz, to skorzystać z popów. Okej. Okay. Albo z inów. Okej, okay, dobra, i to mi wystarczy. I też na stole 10 razy droższym też się nie poruszają identycznie tak samo. Nie, jakby chciałem tam, żeby było cokolwiek po prostu, wiesz, na zasadzie tu i teraz po prostu przełączać się między... Nie, no jakbyś... Okej. Okay. Nie, jest to samo, bym powiedział. W sensie między jednym a drugim nie ma tutaj tego, tego o czym... Chodzi trochę nierówno, ale sami widzieliście, na ile nierówno. To nic nie przekombinowaliśmy, no ale po podniesieniu one same no, dojechały do góry, więc nie do końca identycznie, natomiast myślę, że to do tego, do czego my potrzebujemy, to w ogóle nie ma problemu. Możesz mieć, Szymonie, poczekaj, bo jest jeszcze tutaj pytanie, już zacząłem. Dobra, teraz pytanie z wyższej półki. Czy Wing obsługuje tak jak X Stageboxy DL od Majdasa? Mowa o tych z 96 kHz. Zgadza się, obsługuje. Obsługuje. To znaczy z jednym tylko, ale one wtedy już nie pracują w 96. No, no tutaj nie wiem, czy widać, tutaj się przełącza po prostu taki Stagebox. Sample rate jest 96, ale jak przytrzymam, to zrzucam go do... 48 i wtedy może pracować z Wingiem albo z X-em. Albo z M-ką. Dobra. Okej, okay, no jakby w porządku, bo wiesz, czasami ja na przykład z jakby takimi telewizyjnymi, multimedialnymi rzeczami się spotkałem, że jeżeli karta przechwytuje ci obraz 60 fps, na przykład w Full HD, a podasz mu Full HD w 30 fps, pomimo tego, że to jest niższe, to jakby nie dogadać się, bo to jest zupełnie inny standard i czasami to się, wiesz, nie dogada. Więc na przykład może tutaj też była taka obawa, że jeżeli tamto robi 96, no to nie będzie w stanie tego... nie będzie w stanie nie, tego to jak puścić, no nie? Musi być ten sam zegar... musisz zdegradować jakby Stagebox do tego, żeby pracował z mikserami Behringera. Dobra. Słuchajcie, teraz jest tak, że robimy sobie tą wirtualną próbę, będziemy pewnie męczyli Winga. Mówię, że jakby dla mnie, jakby do moich rzeczy na przykład dydaktycznych, to ten Majdas, no to totalnie bez sensu, bo myślę, że wielu rzeczy jestem w stanie się nauczyć i na X-ie, i na Wingu. Zastanawiam się tylko ewentualnie, jakby tak podsumowując tą naszą rozmowę jakby na początku, które bym kupił, to chyba jednak rzeczywiście ten Wing będzie sensowniejszy i myślę, że też ma większą przyszłość, no bo pewnie X32 niedługo ustanie wsparcie, więc jakby pod tym względem to będzie bardziej też przyszłościowe rozwiązanie, więc tutaj naprawdę fajnie. Tutaj Michał odpowiada, że na przykład jeszcze są rozwiązania, które mamy box, który można współdzielić pomiędzy X-em a Pro czy HD i to jest DL231, 231, to jest, co to jest? Wiesz co, to jest... A to jest to, tu jest. Widzę na dole, wygląda z przodu tak samo. Nie ma
nie ma tutaj jakby nic nadzwyczajnego w samej technologii, po prostu są to dwa stageboxy w jednej puszce. Tak, jakby dwa preampy na kanał, tak, właśnie tak, dopisał, tak, i to tak, właśnie tak, też chcę tak powiedzieć, bo na YouTubie tego później nie będzie, moim zdaniem to jest bardzo ważne, to jest bardzo fajne, bo ja na przykład na to coś takiego bym nie wpadł, bo jak masz na przykład interfejs audio, masz kartę dźwiękową, no to ustawiasz jej jakieś tam parametry tego wejścia, na przykład dla całej karty, i to jest tyle, no nie? A tu masz, że dla całego zestawu wejść, możesz ustawić jakby dwa parametry i obsługiwać to dwoma stołami, no nie? No bo tak naprawdę są to dwa boksy i możesz kluczować jeden w 408, a drugi w 96. Okej, dobra. W porządku. Nie, to jest jakby fajnie, że tutaj takie rzeczy wychodzą i też czytam, cieszę się, że czat jest tutaj aktywny, bo o to mi chodziło, żeby można było zadawać pytania bardzo, bardzo, bardzo proste, a żeby można było też dostać czasami jakieś takie myki. Ja na przykład no nie wiedziałem i to muszę powiedzieć, że mnie zaskoczyliście. Nie. Ale czy cena jest też Midasowa, w sensie tamto Midasowa, czy nie zabije mnie na przykład, jakbym chciał kupić tam ten Stagebox przy Wingu? No troszeczkę może cię nadwyrężyć. Okej, okay. A ile taki ten Stagebox? Ten no, z dwoma... No więcej niż 10 tysięcy. No tutaj 15, już widzę. Okej. Okay. Może cię nadwyrężyć, nie? Bo tam są dwa fizyczne preampy, tak? Dwa fizyczne preampy, okay, wysplitowane jeszcze po stronie analogowej. Okej. Okay. No, pytanie więc... studenta właśnie, jakby jasne, super. Dokładnie o to chodziło. Czyli żeby zapiąć HD24 na maksa, to kosztuje więcej niż XL8. No, jakby moim zdaniem za samo tutaj się płaci, myślę, sporo, no bo tam jednak są no, dwa. No jest to najdroższy boks z tej niemieckiej serii. Okej, okay, no to by sporo też tłumaczyło, więc jakby też cena, powiem tak, nie do końca mnie zabija, bo prawda jest taka, że to jest deska, to jest tylko pulpit roboczy, a że tak powiem, magia dzieje się na tych węzłach końcowych, czyli tam, gdzie to przetwarzasz z analogu na cyfrę i z cyfry na analog, gdzie to właśnie, to musi być według mnie... Znaczy, no to jest kluczowe według większości ludzi, że ten... różnica między analogiem a cyfrą jest taka... To cytat, uwaga, że cyfra nie brzmi, a analog szumi jak smog. Okej, natomiast no, w przypadku Midasa chyba to nie jest tak aktualne, tak? Chciałbym mieć czas i środki, no myślę, że chyba środki, bo jak się znajdą środki, to się czas znajdzie, żeby sprawdzić to, wiesz, bo ja uważam, że jesteśmy w stanie zmierzyć dużo więcej, niż ucho ludzkie jest w stanie wysłyszeć. I chciałbym się dowiedzieć, na czym polega ten fenomen, czy polegał ten fenomen tego, że właśnie ludzie nie lubią cyfry i uważają, że analog ciągle jest lepszy. Ja wiem, że to na przykład może być kwestia na przykład saturacji kanałów, wiesz, analogowych wyjść i tak dalej, działanie w przesterze. Tak, tu właśnie też mi podpowiada, że właśnie to może być też dlatego, że wczesna cyfra po prostu była dość mocno ułomna, no nie? I tam to, no jak zawsze, pierwsze wejście technologii, no ma jakieś tam swoje bolączki wieku dziecięcego. No i tu są te problemy, natomiast no to mówimy już o rozwiązaniach, które wydaje mi się, że są dość mocno dopracowane, ale popraw mnie, pewnie dalej są ludzie, którzy uważają, że cyfra jaka by nie była, nie brzmi. No, czy to już jakby się to jakby można, odchodzi można, od tego? Nie można nikomu odmówić prawa do własnego zdania, tak? Ale ja nie twierdzę i teraz może być tak, jakby jeżeli, bo tu mówimy o rzeczach bardzo, my jako inżynierowie musimy mieć narzędzia, które będą w stanie zrobić nam to, co chcemy. Mhm. A jest na końcu też ta rzecz, że to, co my tu robimy, na końcu jest efekt artystyczny. I teraz jednemu gitara przesterowana się nie podoba, a innemu się podoba. Tak? Możemy mówić, że są różni ludzie, różni odbiorcy i teraz dlatego też są różne stoły, dlatego są też różne samochody. Tak? No, każdy samochód nas przewiezie z punktu A do punktu B. Tak, tak. Wiesz, no, chodzi bardziej o to, że na każdym mikserze zrealizujesz, powiedzmy, pewien zakres imprez, ale tylko seria Pro ma takie guziki, tak? Tak samo jest z samochodami. No, tak jak mówisz, każdym dojedziesz, no ale pytanie, czy chcesz jechać Mercedesem, czy Oplem, tak? No, tylko właśnie, bo czasami są rzeczy, które płacimy, nie tylko to jest kwestia marki i wygody, tylko na przykład system bezpieczeństwa, automatyzacji, tak, autonomii i tak dalej. Natomiast bardziej mi chodzi o takie rzeczy. I tu to rozumiem, że mogą być różne upodobania. Natomiast jestem w stanie uwierzyć, że też będą różne brzmienia. Ale to też myślę, że pomiędzy stołami cyfrowymi będą różne brzmienia. No inaczej, bo jeżeli mówimy sama obróbka cyfrowa, pewnie DSP, które tam jest zaszyte, no to też ma jakby swój
to można było powiedzieć takiego audiofilskiego pojęcia, swoją sygnaturę. Nadaje pewne brzmienie, no nie? Oczywiście. I to będziesz miał różne, bo tu masz 48, tam pewnie Majdaz jest 96-24, tak? A... 96-96. No mówię, to wspominałem chyba, że używanie tych gęstych formatów na pewno ma zalety. Jak są mniejsze odległości między próbkami, to stół jest szybszy, tak? Jest szybszy, ale też jest, możesz mieć lepszą obróbkę tego DSP, tak, masz więcej inaczej, próbek. Inaczej działają algorytmy, ale też się spotkałem z takim stwierdzeniem, że rejestracja w gęstym formacie jest zmęczeniem sprzętu po prostu, że wiesz, no są ludzie, którzy będą twierdzić, że ludzkie ucho jest na tyle niedoskonałe, że 48 kHz to już jest... Okej, tylko to mówimy ludzie, już, tak? Wiesz, na samym końcu. Jakby tam jestem w stanie to zrozumieć, że to, co już wypluwamy, to 48-24 powinno być to okej. Ja w drugą stronę myślę, że jeśli nie obchodzi cię latencja i możesz mieć większe dziury między próbkami, to właśnie ten frontend, no backend, czyli wyjście, tak? Jeśli chodzi w 96, to filtr antyaliasingowy jest dużo wyżej, a to on sprawia problemy. Ale jakie problemy? Bo filtr antyaliasingowy polega na tym, że on jest założony teoretycznie na częstotliwość, przy której powinniśmy przestać. No. Częstotliwość nie kuista, jakby. Wiesz co, problemy takie, że każdy filtr ma jakieś artefakty. I w momencie, kiedy go postawisz na prawie 50 kHz, to te artefakty są poza pasem słyszalnym. W momencie, kiedy go postawisz na 20, to circa, to te artefakty, to zafalowanie pasma przepustowego w okolicy tej częstotliwości odcięcia będzie jeszcze w paśmie słyszalnym. Nie? Ale to też jest, akurat cytat. Inaczej, jest jeszcze jedna rzecz. To jest jakby rzecz, która też musi być powiedziana, bo to jest przy stołach, przy adaptacji akustycznej i tak dalej. Duże różnice na początku robi się niedużymi nakładami pieniędzy, tak? Czyli różnica między tym stołem a tym stołem, dokładamy teoretycznie 5 tysięcy, jakby dwa razy większa cena. No dobra, 100%. Dokładamy 100%, to jest 5 tysięcy i mamy zauważalnie lepszy stół, który myślę, no ja jako laik jestem, widzę naprawdę jego zalety. Ale tutaj myślę, ale teraz jeszcze kończę mówiąc, DSP, tak samo jak jest z adaptacją akustyczną, jeżeli chcemy pchać to coraz dalej, to potem niestety kończy się to tym, że wydajemy coraz więcej za coraz mniejszy przyrost, tylko czasami się kończy na tym, dlaczego na przykład ja realizuję transmisję hardwarem, tak? Mógłbym to robić też z kompa i tak dalej. Ale zrobiłem pierwszą transmisję hardwarem, softwarem i był dramat, bo potem się okazuje, że zaczynamy dostrzegać, jesteśmy w stanie zapłacić za te małe rzeczy, które dla nas robią dużą różnicę. Potem się okaże, tak jak tutaj my też mieliśmy rozmowę w samochodzie, że tylko my będziemy słyszeli tę różnicę, że coś tam na przykład mamy dropy na transmisji albo coś, gdzie na przykład większość ludzi tego nie usłyszy, ale my na przykład czasami to realizujemy dla tych osób, które to usłyszą i my dbamy o te osoby. A można spojrzeć też inaczej, że wszyscy to usłyszą, ale nie każdy będzie umiał o tym opowiedzieć. To jest inna sprawa, tak jest, dokładnie. I teraz, i to o to chodzi, że niestety im nowsze rzeczy, no bo teraz to jest technologia, która już była, tu jest troszkę zaktualizowana, natomiast często te najnowsze stoły, te najlepsze, najdroższe, no to one to tworzą. Tworzenie tej technologii kosztuje po prostu. Tak. To jest ciekawe, co mówisz i bardzo istotne, że często, nie zawsze, ale często ludzie postrzegają urządzenie tylko przez koszty produkcji, a nie przez koszty opracowania, doskonalenia. Kto nie wprowadzał produktu jakiegokolwiek, naprawdę, to nie ma pojęcia, ile to kosztuje. Ja już od lat próbuję swój głośniczek jakiś tam zrobić, żeby był w miarę. Jeżeli bym chciał liczyć koszt mojej pracy, co tam już zostało włożone, to kosztowałoby jakieś niebotyczne pieniądze, więc... No to wiesz, jesteś sama teraz, jak jest cała ekipa takich specjalistów jak ty i też mają rodziny i też muszą wlać do baku i wsadzić do lodówki, tak? I o to chodzi, teraz potem to też musi dotrzeć, potem też trzeba ludzi nauczyć, więc to wiecie, taka trochę dygresja nam się zrobiła, natomiast moim zdaniem to jest bardzo ważne, żeby rozumieć, że nie płacimy tylko za sam hardware, tylko dlatego, że to może działać i na przykład jest coś, czego nie było wcześniej. I to jest bardzo ważne. Przy stołach właśnie producent ma ciężką robotę, bo może zrobić tak, że zrobi mega tani stół, który mu się sprzeda w takim nakładzie, że pomimo tego, że będzie tani, to mu się zwróci ten cały nakład pracy, który został zrobiony. Natomiast no niestety te urządzenia raczej są rzeczami, powiedziałbym, jednostkowymi, dlatego po prostu ten koszt R&D, który był tam zrobiony, no po prostu w każdym stole jest większy, no bo tutaj tych X-ów sprzedali pewnie miliony. No R&D to jedno, jeszcze after sales, bo jak widzisz, cały czas jest wspierany ten stół i cały czas ktoś siedzi i coś programuje, tak? Więc no to jest no,
duży ma wydźwięk. Tak, więc jakby tu to jest bardzo ważne. I teraz, no kiedyś no, te stoły były inne przetworniki. Natomiast z tym powiem ci, że ja na przykład z drugiej strony uważam, że przy wyższej częstotliwości tego filtra antyaliasingowego to trochę bym się bał o różne rzeczy, które będą się pojawiały, mogą się pojawić w tych wyższych częstotliwościach, które będą męczyły wzmacniacze czy inne urządzenia, a my tego i tak nie usłyszymy. No to wiesz, pytanie zasadnicze, tak? Ale ja mówię tutaj, bo student mi mówi, że ja mówię na przykład Szymonie teraz o sytuacji właśnie, kiedy mamy, wysyłamy już ze stołu na przykład sygnał i ten filtr antyaliasingowy jest już właśnie już w analogu. Więc potem jeszcze musiałbym w analogu jeszcze jeden filtr na przykład zakładać, jeżeli bym chciał robić, żeby na przykład wycinać to jeszcze analogiem, czyli musiałbym mieć jeszcze jedno urządzenie później, albo filtr anty, filtr dolnoprzepustowy po filtrze antyaliasingowym jeszcze, no nie, żeby mi to jakby wycinał, no ale wtedy tracimy to sens, o czym mówiłeś, że te zafalowania, te różne rzeczy tam gdzieś wchodzą nam to pasmo jeszcze słyszalne, no nie? Ja nie chciałbym, wiesz, rozwodzić nad tym tematem, bo to jest... Ja wiem, to jest akademicka dyskusja. Historia. Tak, jakby tak, ja się tak. zgadzam, natomiast ja uważam, jakby też ja chcę robić te wszystkie swoje zajęcia, żeby pokazywać różne punkty widzenia, różne stanowiska i jakby to, że się nie zgadzamy, nie znaczy, że się nie lubimy, tylko po prostu możemy mieć argumenty i każdy będzie wiedział swoje, uważał swoje, możemy się, że tak powiem, pięknie nie zgadzać. No, zwykle jest odwrotnie, kto się czubi, ten się lubi, tak? To... A, no to wiesz, niektórzy na przykład uważają, że jak się nie zgadzamy, to się po prostu już musimy nie lubić, no nie? A moim zdaniem właśnie to jest fajne, to musiał być ktoś z Polski. Tak, oczywiście. A według mnie właśnie to przy tym, kiedy się nie zgadzamy, możemy najwięcej rzeczy się dowiedzieć, tak? Bo na przykład są dwa spojrzenia. No i teraz pytanie, które jest prawdziwe? Myślę, że żadne, to zależy. Bo myślę, że do transmisji to nie ma sensu, żebyśmy robili próbkowanie 96 kHz, nawet 24 bitów pewnie by nie trzeba było, bo to potem jak będzie słuchane, jak to będzie realizowane, to jak to... Tak. No ale na przykład dużo wygodniej jest używać smarta w 96, tak? Tak, to się na przykład zgadzam w pełnej rozciągłości, jakby jak najbardziej. Dobra, zróbmy koncert, jak zgaduję. Co my tam mamy? Wiesz co, nawet nie musimy robić koncertu. Bo już jest zrobiony. Tak. Chyba, że zepsułem. To jest pro forma sobie skaczą mierniki. Ale może zobaczmy rzeczywiście, bo jak już byliśmy przy częstotliwości próbkowania i czasie, w takim sensu stricte, to jest pewna rzecz, którą warto powiedzieć o Wingu, która go co to jest? Powiedzmy odróżnia. To jest pendrive. A, i to my z tego odtwarzamy teraz? Nie. To jest to innego. Jeśli chodzi o pendrive, też jest różnica, bo Wing potrafi zapisać 4 kanały Wave'a. Aha. Na pendrive, w przeciwieństwie do X'a, który po prostu pisał lewo-prawo, oczywiście tam konfiguracja była możliwa, mogłeś pisać albo sumę, albo zupełnie coś innego. Natomiast Wing potrafi zapisać 4 kanały. Natomiast my cały czas gramy z karty SD. Okej, okay, dobra. Tak. Tak jak mówiłeś, no, jedna rzecz to jest zamiana sygnału analogowego na cyfrowy i to jest taki bardzo ważny etap. Wszyscy przykładają do tego wagę. Musi być dobry pream, musi być dobry przetwornik. Natomiast to, co się dzieje w środku, też jest, myślę, istotne, szczególnie z punktu widzenia realizatora dźwięku, który jakby no, cała jego aktywność jest... kręci się wokół kreowania tego brzmienia, czy prawidłowej transmisji, no zależy, jak już ma podejście. No i tutaj przede wszystkim mamy dużo większe zasoby DSP, jeśli chodzi o rack efektowy, gdzieś tu są efekty. Zamiast 8 slotów mamy 16. Patrzę, bo myślałem, że porysowany ekran to jest taki efekt. Nie, dobra. Grafika. Więc możemy wybrać Bo teraz, momencik, bo teraz to jest rack efektowy, czyli tak na razie jest. Wybieram urządzenia, to jeszcze nigdzie nie jest jakby podpięte. Dokładnie. Dobra. Nic z tym na razie nie robimy. Inaczej, no ciekawym tutaj faktem jest następujący, że efekt niespaczowany jest niemożliwy do edycji, tak? Aha, okej. Okay. Czyli jak wybiorę nawet sobie, nie, mam tu dwie kategorie. Mam premium, okay. standard i premium to są wszystkie te efekty, które nam się w czasach analogowych kojarzyły z efektami, czyli pogłosy, delaye, tego typu rzeczy. Natomiast standard, czyli takie
algorytmy, które najczęściej będziemy wykorzystywać w trybie wysyłki i powrotu. Natomiast ta grupa standard to są efekty, które częściej będą wykorzystywane w insercie, w kanale czy w szynie. Okej. No i bardzo prosto to wybiera i przypisuje do wyjścia. Jakiś jeden przykład możemy sobie zrobić, chociażby tego reverbu VSS3. No, wrzuciłem go do raka, no jest, natomiast widzisz, mogę tylko zmienić jego typ, albo go wyłączyć. Natomiast jeśli chciałbym go użyć, no to muszę wybrać sobie jakąś szynę, tak? Powiedzmy, że pierwszą. Nie ma przeciwwskazań. Czy DSR jest tylko tutaj w raku, czy jest też na kanałach poszczególnych? Jest i w raku, jest i w kanałach. Aha, okej. Okay. Także ten w kanale pewnie będzie nawet fajniejszy. No i okej, okay. Teraz nie prześledziliśmy sobie jeszcze toru sygnałowego w kanale wejściowym. Ale tak samo jak na wejściu, w szynach mamy też inserty. I są tutaj dwa inserty. Jest insert przed suwakiem, po suwaku. A w przypadku efektu, zaraz powiem dlaczego, najłatwiej będzie użyć tego inserta po suwaku. Uaktywniam ten insert i wybieram efekt, który chcę tutaj zainsertować, czyli ten Hall Reverb. I teraz z ciekawych rzeczy, które ułatwiają pracę, mogę tutaj nazwę tego pogłosu wrzucić na opisówkę do kanału. Aha. Czyli jednym kliknięciem opisałem sobie tą szynę. Nie znaś. Tak jest. Efekt kojarzysz, może pytanie od studentów, czy ten efekt, który tutaj dałeś, on jest skopiowany z X-a, czy one są tworzone jakby na nowo pod konkretnie ten stół? Wiesz, ciężko powiedzieć. No ten akurat rzeczywiście występuje również w X-ie, ale to jest inny hardware, więc podejrzewam, że musiał być napisany od nowa. Tak? Bo to jest, powiedzmy, że szacuje się moc obliczeniową na 10 razy większą niż w X32. Tak? Okay. No i dobra, mamy ten HAL, możemy zmienić typ na VSS3, tak? TC Electronic. Okay. Czyli jakby po akwizycji TC mamy tego owoce w postaci. I my efektów. Teraz mamy to zapięte jako ten pierwszy efekt, tak? Okej. Okay. Pierwszy slot. Czyli można go zmieniać dokładnie. I z pozycji tego, i z pozycji. I z pozycji tej szyny, tak. Mogę wziąć nową szynę, wejść w insert. Okay. I tutaj od razu wybrać dziurę, z której chcę skorzystać, mówiąc potocznie. Next. I wybrać jakiś inny, ten tape delay, bardzo fajny. Okay. Już chciałem powiedzieć słowo na Z, ale się powstrzymałem. Tak czy inaczej, czemu insert po suwaku? Jeśli sobie wezmę ten bus z efektem, otóż mogę nie generować w ogóle powrotu, tak? Mam tutaj zainsertowany, tak, kiedyś było w Valent Hitach, nie wiem jak jest teraz. Mogę tu wysłać sygnał, on po suwaku wpadnie na szynę, więc jak zamknę ten bus, to automatycznie efekt nie dostanie tego sygnału, bo insert jest po suwaku. Otwieram i tylko wbijam do sumy. Już to mam, także nie dość, że mam kanały stereo, to jeszcze mogę, jest tak to zorganizowane, że mogę zainsertować jakąś szynę, czyli miks jakichś kanałów, tak? Okay. Werbel i tomy, powiedzmy, i od razu wbić go do sumy, nadal mam 48 kanałów. Oczywiście, jeśli ktoś bardzo chce i tak lubi, albo ma nawet jakieś poważniejsze uzasadnienie, typu, że chce procesować powrót, a nie wysyłkę, to możemy z tego zrezygnować i normalnie w routingu powiedzmy, że tak, w tym ogólnym widoku, tak. No to jest dosyć ciekawe, bo powiedzmy, że ostatni powrót, ostatni kanał stereo będę chciał mieć, chciałbym, żeby był powrotem efektu, więc wybieram tego busa. Jak widzisz, już tutaj są opisane. I po odblokowaniu mogę go tutaj przypisać. I teraz jak wezmę sobie ten, to jest 40 kanał, nie, 48, czyli tutaj. Już się sam opisał. No okej. No powiem ci, że zaimponowałeś mnie. Naprawdę jest to spoko. Naprawdę dopiero teraz odkrywam, jakie te stoły, one rzeczywiście mają
bardziej stromą krzywą jakby nauki niż analog. Potem patrzysz na zasadzie, ale fajnie, no nie, ja tam normalnie, przecież kabloz, ja tu tak. Chociaż no, to jest tak jak trochę jak tu zacząłeś analogizować do samochodów, ja to bardzo lubię. To jest trochę tak z analogiem jak jazda tylną napędówką bez ABS-u i poduszek powietrznych, tak? Ten analog mimo wszystko bardzo dobrze uczy i wiesz, no, cyfra ma to do siebie, że można zrobić na niej wszystko i czasami widać, jak to wszystko jest robione od tyłu, bo może ktoś nie widział tej analogowej drogi, tak? Mhm. I nie wiem, zamiast sobie zrobić wysyłkę na efekt, to insertuje na każdym kanale jakiś efekt, nie? Bo po prostu zobaczył, że mu to działa i poszedł tą drogą. Gdyby miał analog i miał tylko 4 bramki, 2 kompresory i 1 pogłos, to by, wiesz, musiał zrobić to inaczej. Tak, i powiem to, że jakby moim zdaniem nauka starego sposobu pracy jest moim zdaniem bardzo cenna. Ja powiem szczerze, że dopiero mi oczy otworzyło, bo jakby ja przyszedłem już, jak były kamery bezlusterkowe, telefony, automatyzacja i tak dalej. Ja miałem Zenita. Właśnie, dostałem od teścia Zenita, słuchaj. I zrobienie zdjęcia dziecku. To jest w ogóle, wiesz, bawiącego się na placu zabaw. No to jest tak, niemożliwe. Złabostrość, ekspozycje, wszystko, wiesz. Dopiero się okazuje, że tu normalnie na telefonie to zrobisz 100 zdjęć podczas jednego spaceru, a tutaj zrobić jedno trafione. No to jest jak jazda zimą, wiesz, BMW, tak powiedziałeś, wiesz, z 92 roku, no. Bardzo, bardzo podobnie. No jednak analogia do samochodów zawsze się sprawdza, szczególnie wśród mężczyzn. Struktura wzmocnienia to dla mnie jest jak skrzynia biegów. Nie? Aha. Student zadał pytanie, czy ten powrót z tego busa, z tego efektu jest domyślnie do sumy? Nie jest, bo to wybierasz tam w tym busie, no nie? Wiesz co, tak. No bo to mógł być równie dobrze twój miks monitorowy, tak? Więc musisz go do tej sumy dobić, jeśli stwierdzisz, że to będzie jednak wysyłka na efekt. No, ważne też, żebyś zrobił tutaj w statusie post-fader, jeśli to ma być wysyłka na efekt. Mam pytanie jeszcze takie w ogóle z czapy, zupełnie poza kolejnością. Masz może jakąś informację, czy na przykład nie planują zrobić mniejszego? Wiesz co, to jest chyba informacja, że planują zrobić mniejszy. Bo jak gdzieś jesteś gdziekolwiek na pierwszym kanale i klikniesz tutaj, to masz do wyboru, wiesz, typu już jestem w 38, nie? Teraz jestem na matrycy pierwszej. Nie? Bo powiem ci, że bardzo bym chciał, jakbyś tak zrobili taką wersję, żeby mi mogła zastąpić tego Xenixa, no nie? To było takie małe w ogóle. To naprawdę zaczynam. Ale myślę, że Xenixa z powodzeniem zastąpi Flow 8. O właśnie, bo jeszcze o tym chciałem pogadać. Tak, patrzę też na zegarek, już zapomniałem, bo się rozsiedliśmy. Tak, mam propozycję. No. Powiedziałbym parę słów na temat toru sygnałowego na wejściu. Na wyjściu może mamy czas, jest spoko, mamy godzinę mamy jeszcze, okej, z hakiem. No to wiesz, jakby różnicę, którą chciałem na początku pokazać, taką oczywistą, że ten rak jest po prostu 2 razy większy, no to zwróćmy uwagę, co mamy do dyspozycji w kanale, bo to jest dosyć istotne i też jest fajnym nawiązaniem do tej analogowej metody pracy. Otóż mamy, tak jak w każdym stole, wiesz, tą konfigurację, gdzie był delay i tak dalej. Spójrz, jaka jest różnica w zasobach. Tutaj w X32 jest high pass i 4 punkty, jeśli chodzi o korekcję barwną. Natomiast tutaj mamy w sekcji filtra mamy high pass, low pass i tilt. Ten tilt to co to jeszcze? Tilt to jest tool filter. Okay. Tilt to jest, wiesz, no zrobisz jakiś... Jakbyśmy wyłączyli ten i teraz tilt będzie działał? Tak. Okej. Okay. To jest, wiesz, na zasadzie przychodzi do ciebie menadżer i mówi, no świetny ten wokal, ale trochę za ciemny. No to go robisz tak, nie? Świetny ten wokal, ale trochę za jasny. No to go robisz tak. Dobra, nie? Ale ten tool filter możesz zastąpić... A i to jeszcze mogę... nie, bo to jest high frequency. High pass i low pass. No i to też masz tutaj. Nie? Dobra. Okay. Natomiast ten tool filter możesz zastąpić Alpassem 90. Okej. Okay. Nie widać tutaj tego przebiegu, ale wiadomo, o co chodzi. Na fazę. Tak. Okej. Okay. Albo Alpassem 180. Nie? Dobra. No i Maxer. No. A co to jest Maxer? Maxer, wiesz co, to jest dostępny jest tutaj jako plugin, a to jest taki saturator, nazwijmy to. Okay. Czyli tak, stare struny na basie, Maxer.
Mhm. Jeden mikrofon na werblu, makser. No. Okej. Okay. I to masz w każdym kanale, tak? Mhm. I to jest, wiesz, jakby dopiero początek, bo zafiltrowałeś już sobie, zrobiłeś Alpasa, dopasowałeś tam dwa mikrofony, nie wiem, cokolwiek. To, o czym mówimy, jest teraz na każdym jednym kanale. Na każdym jednym kanale, tak. Okay. I tu ci ładnie wyświetla, tu ci ładnie podświetla, co użyłeś już, no. Wow. I natomiast jak wchodzisz dalej w EQ, to masz jeszcze 6 punktów. Dwie półki i 4 punkty. Aha, okej. Okay. I teraz, tak jak wspominałem wcześniej, tu masz zawsze menu kontekstowe. I możesz teraz te dwie półki zamienić jeszcze na parametry. Więc masz właśnie 6 parametrów. Na pytanie, które padło mi do ucha od studentów. Okay, dobra, dobra. Więc masz 6 parametrów, filtry 2, ten maxer, jeśli byś miał, wiesz, stare struny w basie albo wiesz, nienastrojony werbel, tak? No tak ładnie no to nie, saturuje. Spoko, spoko, jasne. Ładnie to saturuje. No i wiesz, jakby przechodzimy do kompresora. Aha. Okay. I teraz w kompresorze oczywiście masz kompresor, tak? Nie ma jeszcze do okluczowania, natomiast jest. O nie, patrz tutaj. A u góry jest key source, właśnie. No. No. Czyli tak jak w Wixie. Po prostu a, czyli jest. W sekcji. Czyli moim zdaniem to jest ten. Tak, o to chodziło. Okay. No teraz masz albo self. Okej, okay. No właśnie. Się sobą, i czadzik, no i mamy to. Dobra. No i jest też filter, nie? Mhm. Czyli. Aha, czyli mogę robić, że nie będzie ten, całym? Ten sidechain filtrować. Okay. Nieważne, czy przychodzi dobra. Skądś, czy jest sobą samym ten sidechain. Okay. Możesz go jeszcze, nie okay. wiem, bandpassem, tak? Bandpassem najczęściej. Mm-hmm. To jest, wiesz, jakiś tom i nie chcesz, żeby go ci ride otwierał, to go gdzieś tutaj wycelujesz i już. Mega. Nie? No i teraz jakby... A teraz dobra, okej, bo jakby część kompresora tą jakby rozumiem. Mamy threshold, mamy ratio, mamy knee. Attack, hold, release. I teraz, bo widzę jeszcze tutaj jeden wykres, envelope. To jest, to są te zielone gałki, okay. tylko w grafice, nie? Okej, okay, dobra. Okej. Okay. No dużo rzeczy jest w grafice, dobra. Zobacz, panorama jest w grafice. No, to spoko, ale tamto mi powiem szczerze, pierwszy raz takie coś widzę. Znaczy to, ja bym tak tego nie kwitował, że spoko, bo tu masz 4 sumy w tym stole. Czyli 4 sumy to jest 8, a 8 to jest 7 plus 1. Aha. A do tego taki ekran, nie? Aha. Więc to jeszcze czekamy na firmware, tak? Powiem ci szczerze, i to mi się właśnie bardzo podoba. I na przykład właśnie za takie smaczki, jak zaczynasz czytać między wierszami, że coś się okazuje, że coś tu jest. No tak, tak. Wiesz, jest teraz ciężki okres i to też fajnie mówiłeś tam o deweloperach i też było fajnie widać, znaczy fajnie, nie fajnie. Było po prostu widać, jak ekipa deweloperów jest przerzucana z Winga na Heritage'a i tak w kółko. Tu się rusza, potem tu się rusza, wiesz. To jednak to wymaga pracy. I hardware jest gotowy, już wiadomo, jaką będzie miał postać i już schodzi zapasem, z linii. No, tak? Ale nadal jeszcze jest, research już jest zrobiony, teraz jest jeszcze development, aha. tak? No ale jeśli chodzi o ten kompresor, to tu jest najciekawsza sprawa. Aha, jeszcze można zmieniać... Tak. Aha. No i teraz robisz sobie to. Na każdym kanale mogę tak zrobić? Na każdym kanale możesz tak zrobić i możesz tak zrobić z kompresorem. I to zapycha kanały rakowe, nie? Nie. Możesz tak zrobić z korektorem. Aha. I możesz tak zrobić z bramką. Ta jest świetna. Znaczy, bardzo chcę być anty tego Winga i ciągnąć do X32, ale po prostu już mi się to podoba samo tutaj, wiesz? Naprawdę wiesz, co jest najważniejsze, że to nie wprowadza dodatkowej latencji. Jeśli byś, bo możesz taki, nie wiem, taki autorider wyciągnąć z raka, ale wtedy opóźnisz ten kanał. Okay. A jeśli to zrobisz na tej zasadzie, czyli zamienisz jeden algorytm na drugi, to nie wprowadzasz, cały czas jest 1,2 milisekundy. Okej, okay, dobra. I w związku z tym to jest taki trochę ukłon w stronę analogowego miksowania. Zresztą tak jak było w ProSerii, zawsze było takie zdziwienie, dlaczego jak na AUX-ie w ProSerii zapnę tercję, to już nie mogę korzystać z parametru. Mm-hmm. No bo byłoby wtedy po prostu dłużej, tak? Dwa algorytmy, jeden za drugim. A to miał być szybki stół dla muzyków, którzy słyszą, wiesz... Wiesz co, muszę się kiedyś wybrać, bo już jakby on jest używany, no nie? Bo to jakby jest normalnie, gdzieś pewnie grają te stoły. No, znaczy, to mogłyby, ale, ten jest używany? Tak, no bo no jest w sensie, używany. Nie, no. nie ten, ale chodzi mi o to, wiesz, jakby źle się wyraziłem. Chodzi mi o to, że chciałbym zobaczyć go w akcji. Po prostu jakby, wiesz, w działaniu ten. Okej, okay, no to z tym nie ma jakiegoś większego problemu. Jak to jest wykorzystywane, bo moim zdaniem to jest
kurczę, naprawdę, jak tak teraz patrzę, mówię, ja się zatrzymałem na 01 V96, no nie? A no tutaj to już jest rzeczywiście no, konkretny komputer z masą nie, rzeczy. Wiesz co, no jak masz jakiś pomysł na dźwięk i wiesz, i dostajesz takie narzędzia, no to wyobraź sobie teraz, że nie wprowadza to latencji, więc możesz super kompresor, no korektor, patrz, tu masz ten R, to mi się bardzo podoba. I tu masz R i tu robi, wiesz, powietrze, więc możesz, nie wiem, jeśli używasz grup, jeśli lubisz po analogowemu robić, no to na pewno używasz grup. Więc możesz na każdym stopniu dodać plugin, dodać harmoniczny, dodać tego soczku, tak? Oczywiście, no możesz z tym przesadzić, no jak ze wszystkim, tak? Ale... wiesz, bo jakby właśnie patrząc po tym wszystkim, jakoś... Właśnie wychodząc, że robiło się kiedyś koncerty na analogu, gdzie miałeś po prostu parę efektów w raku, tak. Trzeba było to insertować i tak dalej, tak. Wybierać, co gdzie robisz, to jakoś ciężko mi jest sobie wyobrazić, a słyszałem o tym, że na przykład ludzie zatykają stoły po prostu, że one już nie wyrabiają na przykład pod względem DSP. Zastanawiam się, na ile to jest właśnie kwestia tego, że robią naprawdę jakby jakieś poważne realizacje, bo na pewno się takie też zdarzają, jak masz, nie wiem, 150 wlotów na przykład, okej. Natomiast ciężko mi jest sobie to wyobrazić, żeby aż tak trzeba było tego processingu. No kurczę, kiedyś się też dało robić koncerty, a się miało 10 efektów. No okej, ale tu znowu wracamy do różnicy między analogiem a cyfrą. Fajny materiał oglądałem, że wiesz, no analog zniekształcał, szumiał, no coś jak z lampą, że po tak. prostu percepcyjnie i cywilizacyjnie. Czemu Bigos smakuje Polakom? Bo jest podawany często w małych ilościach, tak? To jakby to jak może mi się podobać coś, czego jeszcze nie słyszałem, cytując Rejs. Więc tak samo z analogiem. Te zniekształcenia i te wszystkie artefakty, które cyfra redukuje jako nieprawidłowe, one są tym smakiem, który lubisz, tak? I w związku z tym może dlatego tyle tych pluginów jest potrzebnych. Znaczy ja to rozumiem. Wręcz chodzi mi o to, że wiesz. Degradujesz cyfrę, żeby było ładnie, tak? Tak, ale teraz wiesz, jakby ciężko mi to sobie wyobrazić, że teraz na każdy kanał założę jakiś efekt, potem jeszcze na szynach i gdzieś tam na busach, no nie? Jeszcze coś. I na mnie jakoś to się wydaje... No tak, tylko pamiętaj, że jeśli będziesz używał tych, nazwijmy to, pluginów w torze, to masz trzy pluginy w kanale, potem przepuszczasz przez grupę, powiedzmy, że bus 8 będzie twoją grupą i tutaj tak samo robisz plugin, tak, kompresor taki i nie wiem, korektor jeszcze może jakiś, może taki, więc trafia to na kolejne dwa pluginy, jeszcze więcej zniekształceń, no i masz cztery sumy i teraz na sumie znowu robisz. Znowu robisz tym razem, nie wiem, jakieś o... Pytanie chyba z typu głupi. BDX-a, tak? Czy można sumę zrutować do sumy? Nie, ale można do matrycy. Aha. Więc z racji tego, że masz cztery sumy, to na przykład możesz mieć tutaj rytm, harmonię, solistów i wokale. I to dać do matrycy. Tutaj, a na matrycy dać kompresor taki... No nie, no mówię ci, wiesz, jakoś... i wszystko masz o czasie, znaczy, tak? Okej, tylko ja naprawdę się tak zastanawiam i jeszcze wiem, jaki chyba błąd poznawczy tutaj robię, że raczej rzadko kiedy się stosuje wszystko na wszystkim, tylko na zasadzie, że masz możliwość zastosowania tak, masz wszystkiego możliwość wszędzie. I nie musisz tej latencji kompensować, okay. bo jest tak została ta struktura tutaj ułożona. Ten nie ma kompensacji latencji. Mhm. Ten zresztą też, ale jeśli poruszasz się po utartych ścieżkach, to nie wprowadzasz dodatkowej. Ten ma kompensację i... tam opóźnienie od wejścia do wyjścia możesz nawet przeciągnąć do kilkunastu milisekund, jeśli będziesz korzystał z tej kompensacji. To nawet jest piękna anegdota o proserii, że zespół miał swoje proserie dwie, jedną na front, drugą na monitor. Na front oczywiście była duża, dużo suwaków, na monitor była mała, bo na scenie jest mało miejsca, ale raz kiedyś grali bankiet i zamienili te stoły miejscami. Aha. W związku z czym ten, który był na froncie, poszedł na monitor, a ten z monitora wrócił na front. No i ten frontowy miał odpaloną kompensację latencji na wszystkim. Aha. Czyli jeśli używam pluginu
na stopie, to wszystkie inne kanały czekają, aż ten plugin zrobi swoją robotę i dopiero wylatujemy ze stołu. Aha. I ta kompensacja pojechała na monitor, no akurat muzycy, którzy grali w tym zespole, byli bardzo wyczuleni, dobre ucho, złote. I coś nie pasowało, a wiesz, a w uchu jak grasz, no, uderzasz strunę, a ten dźwięk dopiero po chwili wyskakuje, wiesz. Okay. Więc to jest chyba istotne. No ja mam takie doświadczenia z latencją, zresztą poruszałem ten temat, bo zresztą nie wiem, czy się wybyłeś na tym szkoleniu. Był człowiek, który pokazywał, jak się to robi manualnie, bo można to zrobić manualnie. Można mieć Midasa Pro albo HD i to się robi samo. Do momentu, jak nie zapniesz czegoś pod ampę. Albo można mieć X32, użyć jakiegoś pluginu w raku i nagle stopa wychodzi ze stołu później niż cała reszta. I ten człowiek nam pokazał, jak się to robi manualnie i powiem ci, że tutaj zresztą robiliśmy próbę przed trasą zespołu, w którym mój kolega jest realizatorem, mój imiennik zresztą, i po wstępnej jakiejś próbie, po wybraniu pluginów, zrobieniu jakiegoś miksu, mówię, dobra, to ja ci teraz skompensuję latencję. No i to dosyć jest proste, musisz znaleźć kanał, który ma najwięcej pluginów, zapisać ten pomiar, przepuścić przez te pluginy szum, zapisać to i potem pozostałe kanały by dopóźnić do tego, żeby razem wyszły ze stołu. Ale co, delayem po prostu to robisz? Czy... Tak. Okay. No tutaj akurat możesz zrobić to tylko delayem na wejściu. Tutaj fajnie by było, jakby jeszcze dorzucili na masterach już są, żeby jeszcze na szynach były delaye. Wtedy można było mieć kilka stopni tej kompensacji. Nie? No w każdym razie po wyrównaniu tych czasów no jest słyszalna różnica, typu zapisaliśmy sobie snippet, w którym tego nie było, no i drugi, w którym już były te kanały opóźnione. No i przełączasz te snippety i mówisz, kurczę, no jest różnica. Jest różnica. No ale tego się spodziewałeś, tak? No. Najbardziej szokujące było, jak robiłeś bypass tego delaya na jednym kanale i była różnica, nie? Jakby na zasadzie, wiesz, jest sobie mix, puka sobie stopka, tam był jakiś tam kachon akurat odpalany właśnie pedałem. Omijasz ten delay i ten kachon, on jest, ale już go nie słychać. Już coś tam, taka chmura jest za tym miksem, że on występuje, ale już atak gdzieś znika. Nie? Poza tym, jak on dostał tą kompensację, od razu, wiesz, tak zrobił. Nie? W sensie zabrał ten dźwięk, bo już nie musiał się tak przebijać. Nie? Czas jest jednak bardzo istotny. To jest taka moja ulubiona anegdota, że jak kiedyś były takie telefony, może pamiętasz, taki... No to... Tam był mikrofon węglowy, który od 4 kilo nic nie pokazywał więcej. Nie? No ale i tak wiedziałeś, że ciocia Skielet dzwoni. Albo wiesz, wujek z Gdańska. Nie? Bo czas jest bardzo istotny. Nie? I tutaj o tyle jest to fajne, że możesz korzystać ze zdobyczy nowoczesnej technologii, pluginów, emulacji, jakichś lamp i innych tranzystorów, nie wprowadzając tej dodatkowej latencji, nie rezygnując z bycia o czasie. Nie? To jest fajne. No i tam wiesz, tu do sumy, a tu do grupy. Okej, nie ma problemu. Nie? No tutaj No, ja tylko chciałem pokazać, wiesz, tu jak wchodzisz w preferencje i masz... I jeszcze raz zadaj to pytanie, bo nie zrozumiałem. Konfigurację DSP. Możesz sobie tą kompensację latencji włączyć albo wyłączyć, jeśli będziesz chciał. Czekaj, nie, bo jakby rozmawiam ze studentem. Tu sorry. Jeszcze raz, Szymonie, bo nie słyszałem. No. No ale to jakby, ale to jest pytanie, czy jeżeli wysyłam ten sam kanał do dwóch miksów, na przykład do busa i do maina, to jakby zgaduję, one normalnie będą wyrównane czasowo, bo tu nie ma kompensacji, bo nie ma co ci się rozjechać, bo wysyłasz dwa razy to samo po prostu w różne miejsca. Tak, jeśli nie zainsertujesz niczego z raka na ten kanał, to on będzie się zgadzał, nie? To znaczy on sam ze sobą... No właśnie, no bo to jak wysyłasz dany kanał, no to wysyłasz to po czym, co tam będzie zrobione, to wyślesz go tu i tu, więc tu ci się będzie zgadzało. Dopiero ewentualnie na tych...
a na Soundcrafcie się potem rozjeżdżał. Tak, wiesz co, to zależy, czy na grupie coś zapniesz, czy nie. No właśnie, ale to dopiero na grupie. No właśnie, teraz jeżeli na grupie zapnę, to wtedy możemy się rozjechać. To wtedy się rozjedziemy. No właśnie, no ale to jest jakby naturalne, bo wtedy zapinam coś innego. Jakby. Chyba, że skorzystasz z tych pluginów, które są, aha, okej. Okay. Nazwijmy to w cudzysłowie skompensowane. Tak? Dobra, dobra. Podmieniasz algorytm na algorytm, mhm, i jakby ten round trip się nie zmienia. Okej, okay, to zrozumiałem już teraz, o co chodzi. Dobra, to zacząłeś tutaj mówić. Nie, tylko chciałem ci pokazać, wiesz... tu masz kompensację opóźnień, a masz presety, które możesz sobie zrobić, na przykład foch, no to będzie, mm-hmm, pełna kompensacja, mm-hmm, no bo jakby nie przejmujesz się tym, że dźwięk wyleci z głośnika 3 milisekundy później, czy tam nawet 10, bo to tam daje ci 2 metry, mm-hmm, 2,5 metra, mm-hmm, 3 metry, tak jakbyś, wiesz, no podszedł trochę z mikserem do przodu, tak? Mm-hmm. Albo do tyłu. Mm-hmm. Natomiast zgodnie z tą anegdotką, na monitorze będziesz miał latencję monitorową i wtedy jakby no i tak musisz się pogodzić z latencją, która jest w przetworniku AD i potem w przetworniku DA. Mhm. Jakiś tam czas już masz zabrany. Mhm. Więc jeśli muzyk jest akurat czasowo wyczulony, on uderza w strunę i chce to mieć od razu w słuchawce. Mhm. Tak? Mhm. Więc w presecie monitorowym będziesz to wszystko omijał. Natomiast tam nie ma takiego problemu, że się spotykają te same sygnały w różnej relacji czasowej. Nawet jeśli robisz wedge, gdzie tam jakieś tam przesłuchy na scenie będą, no to są osobne miksy. Tak? Jasne. Dobra. Co tam jeszcze mamy? Bo tu skończyliśmy na tych efektach. Jestem jeszcze dalej, bo tu mamy tą panoramę. Wiesz co, tak, no tu mamy te cztery mastery, które po cichutku mają wprowadzić miksowanie 7.1. Mhm. Mamy insert po suwaku, który akurat w tym stole można zamienić na automikser, tak? Aha. Tak jak był, no akurat w Wixie też to jest, tam jest 16 kanałów, tu też jest 16 kanałów. Możemy sobie tam wagę jakoś zmienić i są dwie grupy, nie? Masz czyli konferencja mi się robi auto X, auto Y. Tak. Dobra. No oczywiście można to zamienić. Bo co to jest, jakby, efekt, może tak? Nie wszyscy wiedzą, może niektórzy studenci też nie wiedzą. Chodzi o to, że normalnie jak ustawiamy sobie poziomy, no to my potencjometrami tutaj suwakowymi, liniowymi ustawiamy sobie, jak głośno jest. Natomiast, no jak na przykład coś jest głośniej, ciszej, to musimy to też jakby zadziałać. Natomiast te automatyczne miksery, ustawiamy wagę, który jest na przykład dla nas najważniejszy, który na przykład, jeżeli się pojawi więcej źródeł, to który będzie najważniejszy, który będzie najmniej ważny i potem jak coś się będzie zmieniało, to on automatycznie sobie to wszystko wyrównuje, żeby to jakby według tam swojego algorytmu, żeby to działało. Algorytm jest bardzo prosty. Zresztą wymyślony przez człowieka o imieniu Dan, nazwisku Dugan. Mhm. To jest najpopularniejszy teraz algorytm. Został zaimplementowany w mikserach też Yamahy. No i wiesz, no, u Behringera też jest. Na pudełkach od XR-ów MR-ów 18 było napisane Dan Dugan Style albo Dan Dugan Based. Chodzi o ten sam algorytm. Dan Dugan realizatorem z Broadwayu jest. Chyba jest jeszcze. Clue sytuacji jest takie, że ilość otwartych mikrofonów określa ci odstęp od sprzężenia w systemie. I ten algorytm Dugana to jest coś nazywane też gain sharing. Chyba gain sharing. No to nie wiem. Nie. W każdym razie w momencie, kiedy mikrofon jest nieużywany, jego wzmocnienie jest zmniejszane. Jakby to w cudzysłowie sumaryczne wzmocnienie tych mikrofonów określa odstęp od sprzężenia. Jeśli robisz głośniej tylko jeden, to on zrobić głośniej. Dokładnie. Wiesz co, właśnie muszę to zobaczyć, czy w Premierze nie ma jakiegoś preseciku do tego, że można to zastosować, bo by mi się to przydało do tych moich wycieczek, bo właśnie montuję i wycinam po prostu i fajnie byłoby, żebym się automatycznie miksował. Muszę poszukać, może znajdę. Dan Dugan, tak? Dan Dugan, no okay. Jakiś gdzieś będzie. W starszych Yamahach to było jako karta rozszerzeń, to ona miksowała tak naprawdę. W nowszych już wiesz, o większej mocy już to implementowali w systemie operacyjnym, tak jak tutaj. Dobra, bo co do tego flowa, a tu jest wysyłki na busy, na szyny.
Tak, no i to jest o tyle ciekawie, bo już wiemy, że mamy 6 punktów, mm-hmm. 2 filtry mm-hmm. i jeszcze maxera mm-hmm. w kanale, a żeby było mało, to możemy jeszcze ekwalizować wysyłkę prefader. Aha, okej. Okay. Tak, czyli jak masz, powiedzmy, realizujesz, bo bardzo dużo można z tego stołu zrobić tak mm-hmm. naprawdę jako pojedynczego urządzenia. Mm-hmm. Jakby przed pandemią mi się udało zagrać jeden koncert, taki normalny, z ludziami, że tak powiem, mm-hmm. przepraszam, z ludźmi. Zrobił ten stół front, zrobił monitor, muzyków było 6. Nie, czekaj, 3 dęciaki, gitara, bas, klawisze, bębny, 8. Mhm. I było jeszcze, tak, oprócz monitorów jeszcze były 4 wysyłki do Dubmastera. Mhm. Chłopak, który grał na instrumentach klawiszowych, przyjmował jeszcze bas, gitarę, sumę dęciaków i wokal, mm-hmm. po to, żeby, wiesz, ponakładać jakieś efekty. Aha. I oddać to na front. I jeszcze zostało mi szyn na 4 efekty i na 4 grupy. Aha. Audio, nie? Okay. Bo na przykład, żeby te 4 wysyłki do niego zrobić na X-ie, musiałbyś użyć 4 busów. Mm-hmm. Tak, jednym wysłać to, drugim tamto i tak dalej. Tutaj masz busy stereo, więc żeby zrobić 4 wyjścia niezależne, ja zużyłem 2 busy tylko, mm-hmm. nie? Czyli okay. gitary wysłałem w lewo 7, mm-hmm. a bas okay. w prawo i tak dalej. Ja wyjścia fizyczne sobie przyporządkowałem, więc mm-hmm. bardzo dużo można tego, dzięki temu zrobić. Natomiast jeśli rzeczywiście masz stół, który pozwala ci realizować front i monitor, i to sporo tego monitora, bo szyny są stereo, więc możesz te uszy robić w stereo, mm-hmm. tak jak muzycy mm-hmm. lubią. No, załóżmy, że robisz monitory podłogowe, tak zwane wedże, mm-hmm. I zmienia się temperatura w sali, nie wiem, wilgotność, przyszli ludzie i zaczyna coś tam podjeżdżać w dole, mm-hmm. przykładowo, no ale barwę na froncie masz bardzo dobrą, nie chcesz jej ruszać, więc wchodzisz sobie tutaj i masz 3 dodatkowe punkty, które będą działać tylko na wysyłce mm-hmm. sprzed suwaka. Okay. Więc wytniesz wtedy, nie wiem, 200 Hz ci tam mm-hmm. wyjeżdża, wytniesz je tylko u niego w monitorze, mm-hmm. mimo że realizujesz ten monitor z własnej deski, bo jakby największym plusem posiadania miksera monitorowego jest to, że jest po prostu oddzielna mm-hmm. regulacja barwy, tak, okay. w kanale. I tutaj można to zasymulować w ten sposób, więc nawet jakbyś robił tylko monitor i stwierdził, że 6 punktów w kanale to dla ciebie za mało, to możesz zmienić, zdefiniować tak naprawdę, gdzie jest to pre. I możesz powiedzieć, że pre jest post. Ojej. I dobra. Wtedy, wiesz, przepuszczasz mhm. najpierw przez 6 punktów w kanale, mhm. potem przez te 3 punkty tutaj mhm. i już. Okej. Więc to też było kiedyś takie pytanie na samym początku, czy mogę zrobić inną barwę właśnie w okay. każdym monitorze. Dobra, tak słuchaj, bo mamy niedużo czasu, mhm. bo 45 minut. Ja bym chciał do tego flowa jeszcze podejść okay. troszeczkę. O, tutaj na przykład, bo widzę, że były pytania, więc od razu je nadróbmy. Tomek Pierczyk, czyli rozwiązali już kwestię opóźnień w firmware, bo deska, którą ja miałem, wprowadzała 3 milisekundy latencji z każdym kolejnym włączonym pluginem w kanale. 0,3 milisekundy, przepraszam. Coś wiesz na ten temat? Nie wiem. Okej, okay, no to jakby do sprawdzenia. Okej, okay, dobra. Dobra, tu już są obietnice, że będą mierzyli smartem. Wiesz co, no ja mierzyłem tylko te, dodatkowo tylko te pluginy, które są w raku. No tam jest, w zależności od tego, co wybierzesz, to tam jest do 2,2 chyba jakiś tam psychobas chyba Aha. był najdłuższy. Nie widzimy tego telefonu w razie czego. Nie wiem, czy to tam się pojawi samo zaraz. Dobrze, ja to sprawdzę, coś dzieje. Okay. Bo słuchajcie, teraz odnośnie tego flowa, to jest taki bardzo fajny, mały, zgrabny stolik, który, no widać go tutaj, będzie bardzo dziwne ujęcie, bo mnie ten GoProsik tutaj trochę zmasakruje,
który wygląda sobie w ten oto sposób. Mamy cztery wejścia. Dwa pierwsze, na dwóch pierwszych możemy, tylko na dwóch pierwszych. Możemy podać Fantoma, więc to akurat dla mnie jest takie, bo do jednego projektu by mi się przydały cztery. Potem dwa następne mamy złącza combo, czyli możemy podpiąć i XLR-a i dużego jacka. Do tych dwóch, a nie, proszę, do tych dwóch pierwszych mamy tylko XLR-y możliwe do wpięcia i mamy potem jeszcze cztery następne XLR-y, czyli w sumie mamy osiem wejść, z czego te dwa, piąty, szósty, siódmy, ósmy są stereo, które widzimy tutaj na tych pozostałych suwakach, potencjometrach. I teraz uwaga, ten stół, to będziemy zaraz patrzyli, bo chciałem się to właśnie dowiedzieć, zobaczyć jak to wygląda, pewnie trzeba będzie sobie pożyczyć albo kupić, zobaczymy jak to będzie. W każdym razie on ma możliwość, ma procesing w środku i teraz nie wiem, czy widzicie tutaj takie nyple na tym stole. To jest, słuchajcie, po to, on w ogóle trochę daje pojęć na temat tego, jak ten stół jest przeznaczony do działania, że możemy tutaj wsadzić telefon, za pomocą którego będziemy obsługiwali procesing, który znajduje się w środku. Więc moim zdaniem to jest mega fajne rozwiązanie, zwłaszcza do jakichś małych podcastowych rzeczy, bo ten stół dla porównania jest mniejszy niż ten mój Xenex, więc tu można zobaczyć, że na szerokość to powiedziałbym, że jest bardzo podobny, na wysokość to jest tak jedna trzecia mniejszy przynajmniej, a ma więcej funkcji, gdzie na przykład o nim myślę w kontekście na przykład realizacji małych konferencji, gdzie potrzebuje więcej wlotu, większą niezależność mieć, żeby na przykład do Itema to wpuścić, bo tutaj na dobrą sprawę ten stół mnie urzekł tym głównie, poza tym, że jest względnie mały, że ma ten one knob kompresor. Wiesz, gdzie na konferencji rzeczywiście potrzebujesz to. No ten myślę, że ma bardziej zaawansowany, bo tam ma. Nie, też ma one knob. Aha, okej, okay, dobra. A to jest fajne, bo w kontekście tych konferencji no więcej mi nie jest potrzebne. Wyrównuje mi to poziomy. Teraz akurat jak mam powiedzmy dwa mikrofony czy coś, to robię to itemem, ale przy większej ilości dobrze jest mieć coś takiego. Także zobaczymy, jak tam będzie to wyglądało. Także jakbyś mógł tam opowiedzieć troszkę o tym, bo chciałbym się tutaj, bo mamy tak, potem dwa wyjścia po XLR-ze, mamy wyjście na słuchawki, dwa wyjścia monitorowe i na foot switch, z tego co widzę. Możliwość wyciszania poszczególnych kanałów, tak? Czy skąd on wie? Miód tam na powierzchni albo zamyka po prostu efekty, a jak dłużej przytrzymasz, to jest taki panic button, że zamyka wszystko. Okej. Okay. Ogólnie no, z tego co słyszałem, jak tam odpalałem z powrotem to ten streaming mojego telefonu, znaczy mojego szefa, to słyszałem, że mówiłeś ile ma wejść, ile ma wyjść. Czy mówiłeś o szynie monitorowej? Nie, jeszcze nie. Nie doszedłem do tego. No to słuchajcie, jest tak, że przede wszystkim jest to interfejs 10x4. Czyli można zrobić nagranie wielośladowe przez USB. Aha, o! Tak, tak. Ale 10... Aha, bo jeszcze 8 kanałów i 2 sumy. Tak to jest? Tak, tak, dokładnie. 8 kanałów i 2 sumy. Możemy wrzucić ten mój telefon, to od razu będę opowiadał, co i jak, gdzie się ustawię. Już jest. No i wspomniałem. Tylko, że tu mamy opóźnienie na tym, więc na ten ekran to nie patrz, bo on jest parę sekund później. Jasne. Także... to ja tak głośno mówię. Także możemy sobie normalnie opisać kanały, tak jak w cyfrowym mikserze. Aha, okej. Okay. Możemy zapisać sobie... możemy sobie zapisać sceny na telefonie, możemy sobie zapisać sceny w mikserze, a także wyedytować preferencje. I tutaj to, co mówiłeś o foot switchu, albo foot switch może mutować efekty, wyciszać efekty i nabijać tap tempo do delaya. Aha. Albo może przerzucać sceny, które są w mikserze góra-dół. Także jeśli ktoś jest performing musician, to może sobie poradzić, nawet grając na gitarze, może zmieniać sobie snapshoty, w którym ma powiedzmy inny pogłos na wokal albo inny delay z innym tempem. Tutaj jeszcze widzicie mixer uplink, czyli
to, czy na telefonie wyświetlają się niezależne parametry, czy też to, co macie na powierzchni miksera. No, ma to często znaczenie, bo tutaj suwaki nie są zmotoryzowane. Znaczy, właśnie, bo to jest, widziałem, jak to jest rozwiązane, bo on zapisuje ustawienia tych potencjometrów, ale potem możesz przełączać się między różnymi jakby scenami, tak? I teraz to podobno działa w ten sposób, że jeżeli na przykład on byłby zapisany, na pierwszym nic nie mamy. Powiedzmy, że mamy zapisany na jakimś tam poziomie, to jest ta pierwsza, i potem na przykład przełączymy na inną, które miało to ściszone, czy w innym było miejscu, to było tak, że on nie działa, dopóki ja tym potencjometrem nie znajdę się w tym miejscu, w którym on był chyba, no nie? No masz to na ostatnim kanale, tam gdzie wchodzą miksery. Jest dioda offset się świeci, tak? A, okej. Okay. Dobra. No i teraz tu. Aha, bo tu jest offset. Dobra, nie, i teraz... Tak, i póki nie trafisz w tą... Okej. Okay. I teraz jak będziesz jechał dalej, to już się pokaże to na aplikacji, nie? Czekaj, nie widzę. No bo jest opóźnienie. A, dobra, bo patrzę, ja patrzę tutaj sobie na podgląd, a to jest, okay. Jest parę sekund później, dobra. No także wracając do tych preferencji, jeszcze oczywiście masz pad wyjściowy. Czyli możesz przejść na poziom konsumencki minus 10 dB, okay. Osobno na wyjście główne i osobno na wyjście monitorowe. Okay. Więc możesz zrobić dwie wysyłki monitorowe, jak chcesz, albo jedną stereo. A, miło. I to z każdego, a nie, bo to kanały są, a panorama jak jest tam zrobiona? To znaczy? No w sensie, no bo teraz jeżeli mówisz, że mogę zrobić stereo, a wejścia tak. Mam mono. A wiesz co, panorama jest... jest zależna od sumy. Czyli to samo, co ustawisz na sumie, będzie odzwierciedlone. Tak, tylko teraz jakby w kanale to jestem w stanie ustawić, na danym kanale tak, po tak. prostu. Zaraz sobie pokręcimy. Okej, okay, dobra. Jeszcze co jest tutaj ważne, jest full parametric. Czyli chodzi o korektor w pełni parametryczny. Mhm. Zaraz sobie pokażemy. Jeśli sobie wejdę w kanał, tak jak chciałeś. Mhm. Czyli tapnąłem na kanał, tapnąłeś na kanał teraz, tak? Po okay. prostu na nazwę. Mogę tutaj ją wyedytować, jak wejdę, zrobić to combo, zrobić ukryty kanał, jak nie chcę, okay. żeby go ktoś sobie ruszał aplikacją, tak? Mogę zmienić nazwę, wybrać jakiś preset, powiedzmy, że to będzie o taki, no ale to zostawmy. Mogę tutaj te podstawowe parametry regulować, czyli wzmocnienie. Filtr dolnozaporowy jest przestrajalny. Ale czekaj, ten parametryk, jak mogę zmienić mu częstotliwość, bo mi, przepraszam, umknęło, to nie wiem, czy mówiłeś o tym, bo widzę, że tutaj są poszczególne pasma. Tak, są poszczególne pasma i w takim trybie standardowym ja po prostu robię więcej i mniej. No. Natomiast jeśli jestem w trybie full parametric, to wystarczy, że tapnę i dostaję tak, wzmocnienie tego filtra, a szerokość i częstotliwość. I teraz mogę wyłączyć full range w prawym górnym rogu i pomidasowemu mieć po prostu low mid to będzie low mid, high mid to będzie high mid. Będzie się w pewnych zakresach mieścił ta zmiana częstotliwości. Zobaczysz tutaj 1500 i 200. Aha, a okej. Okay. A jak zrobię full range, no to już będę mógł od 20 do 20 kręcić, tak? Natomiast jeśli chcesz w prosty sposób używać, no to nie wybierasz tej opcji w pełni parametrycznej i masz zafiksowane częstotliwości, no prawie tak jak na analogu, tak? Okej, okay. No to jest fajna sprawa. No i tu mamy ten balans. Tak, jest balans, mogę wejść głębiej i mieć fine tuning. I jest też ten jednogałkowy kompresor, który ci się tak podoba. Wszystko mam to na kanale. I nawet widać, jak działa, tak? Aha. To jest u mnie. Okej. Okay. Gdzieś tam było słychać, jak pewnie jak kręcę i gadam. I teraz jakby wysyłam... A jeszcze Bluetootha tu ma? Tak, ma Bluetootha. Jak to jest teraz na przykład, czy to po Bluetoothie, jak podepnę telefon, to jest mix minus, dostaje ktoś z powrotem? W sensie, co on dostaje to po Bluetoothie? Wchodzisz sobie, jak już skończyliśmy preferencje, wchodzisz sobie w routing i wybierasz, gdzie co wchodzi. Przede wszystkim jest fajne, na przykład jeśli ktoś jest perkusistą, może sobie wybrać, że Bluetooth idzie tylko do słuchawek. I odpala sobie z Bluetootha metronom, gra z ludźmi, wiesz, może sobie odpalić, jako że to jest interfejs, jeśli ma jakieś backing tracki, to może sobie odpalić z laptopa backing tracki, wyrzucić sobie nasuwaczek. No, wszystko masz do wyboru.
Na słuchawki może być main, może być monitor. Aha. Może wysyłać sprzed albo po suwaku. Jakieś nagranie ostatnio robiłem na tym, miksowałem na tym. To też chciałem mieć, wiesz, sprzed suwaka słuchawki, żebym słyszał to, co się wbija w maszynę. Mhm. Nie? No i efekty oczywiście mogą iść do main, mogą iść do monitora, jak sobie tylko życzysz. Mhm. Więc masz jeszcze tutaj dwa takie presety, recording i streaming. Mhm. I tutaj jest informacja, jak sobie klikniesz informację, no to recording daje ci po prostu na pierwszym powrocie do komputera pierwszy kanał direct. I tak dalej. 9-10 to będzie suma. Mhm. No i 4 powroty. A streaming, mówisz, niektóre te platformy streamujące są w stanie tylko przyjąć, nie wiem, przy starszym Windowsie pierwsze 2 kanały. Aha. Więc streaming, ten preset streaming zmienia ci patching w urządzeniu i na pierwsze 2 kanały wychodzi wtedy suma. Okej. Okay. No co jest też ważne, tutaj masz w apce tylko masz informacje na temat main out delay. I właśnie chyba pod kątem najbardziej streamingów na obu wyjściach masz po prostu opóźnienie do 100 milisekund. Znaczy, to jest coś, co na przykład my teraz używamy to w tym momencie, bo wejścia audio w ATEM-ie są opóźnione, bo audio dociera szybciej niż na przykład HDMI z kamer urządzeń. No dokładnie, jeśli ktoś na przykład pracuje na OBS-ie, no to będzie chciał zmiksować tam 3-4 mikrofony, będzie mógł to zrobić tu na hardwareze, na, jakby na bieżąco. To też są fajne funkcje, jeśli pokażemy ten mikser, jakby samo fizyczne urządzenie. Mhm. Znaczy, no to tutaj mamy go, jakby jego chyba widać. Tak, chodzi tylko o kamerę. Tylko tą drugą, w sensie tego GoProsa. Bo mamy, aha, to jest słuchawki, to jest jakby powrót z tego Bluetootha, tak? Tak, Bluetooth, okay. Bluetooth jest jakby dwudrożny, nie wiem, czy to jest wiesz, profesjonalne określenie, ale możesz podłączyć dwa telefony. Jeden będzie streamował audio, a drugi będzie kontrolował. Możesz to robić z jednego jednocześnie, tak? Po prostu wchodzisz w menu i masz pairing, i masz pairing up i pairing audio. Aha, bo to on się łączy po Bluetoothie, no tak, dobra. Tak, masz osobną gałkę do słuchawek, masz osobną gałkę do Bluetootha. Mhm. Więc jakby aktualizuje ci się wyświetlacz, widzisz tutaj, jaki poziom robisz na Bluetoothie na przykład. Masz wysyłkę na efekt, jeden, drugi. Mhm. Tutaj na... jak wciśniesz, w efekcie wciśniesz menu, to masz dwa parametry. Jeden kręcony, czyli pierwszy efekt to będzie pogłos, więc będziesz miał decay, a drugi będziesz miał wciskany. Czy będzie instrument i wokal. Zależy jaki sobie algorytm wybierzesz. Nie? Tu jest o tyle fajne, że masz easy gain. Czyli jak... może nie będę tego zmieniał, bo tam to wejdzie w transmisję. Wchodzisz sobie w Easy Gain, tak? On wchodzi w tryb Easy Gain. Aha. I teraz wybierasz kanał, który chcesz ustawiać, potwierdzasz i po prostu gadasz. A, i on po prostu ustawia. Wybierzmy sobie, na jedynce nic nie mamy. Wybierzmy sobie jedynkę. Tak, no i gadam, on miga, kalibruje się, zaraz odpali Phantom, bo nie czuje. Nie czuję, okej. Okay. Tak, właśnie jak wygląda odpalanie Phantoma, on to rzeczywiście robi tylko w tym Easy Gainie, gdzieś tam wymusić? Oczywiście możesz to zrobić w aplikacji, ale trzymając main, robisz gain po prostu suwakiem, a Phantom odpalasz enkoderkiem. Czekaj, tylko muszę... wybrać sobie. Chyba najpierw kanał musisz wybrać, bo się muszę sunąć suwakiem, wtedy się wybiera kanał. Okay. Dobra, jestem na tym malutkim. Mic 1 i teraz mogę odpalić. O Jezu, wcisnąłem coś. Dobra. Że tą ręką będzie łatwiej. No bo to wiecie, teraz mogę tak odpalić, trochę. Teraz mogę odpalić Phantom. Tutaj. Aha, okej. Okay. Więc sporo rzeczy możesz zrobić mimo wszystko z powierzchni. Aha. Ale wiesz, jeśli jesteś nadal, wracając do tego przykładu performing musician, jesteś połączony Bluetoothem z mikserem. Nie wiem, czy nas widać, czy nas słychać. Jestem? Jest. Zobacz, wybieram sobie FX1 i tutaj zmieniam jakby tryb na Sends on Fader. Natomiast jeśli kliknę tutaj na nazwę efektu, to mogę wybrać sobie preset, mogę zmienić jego parametry.
Morbus, Lesbus to jest ten parametr wciskany, a na gałce mam parametr kręcony. I tu jest też możliwość zamutowania tego efektu. I w FX1 to będą właśnie pogłosy i modulacje, tak? Właściwie pogłosy. Pogłosy i chorusy. A FX2 z osobną jakby, z osobną proporcją można to wysyłać. To będą delaye i tu możesz sobie, wiesz, stoisz sobie na scenie, na nutniku, masz telefon, możesz sobie nabić tap tempo do utworu, wiesz, śpiewając cały czas, zamutować, odmutować, więc to też jest dosyć ciekawe. U nas na próbowni, że tak powiem, bo cały czas staram się muzykować, no to chłopaki są bardzo zadowoleni z tego urządzenia. Okej. Okay. Szczególnie wokaliści. No muszę powiedzieć, że no, paru rzeczy nie wiedziałem. A teraz jest tu opcja mixer i stage. A, to jest takie, wiesz co, układ tak zwany user-friendly, czyli jak ktoś nie ma takiego backgroundu, powiedzmy, realizatorskiego, to można mu to ustawić, wiesz, jak robisz jakieś źródło ukryte, wejdźmy na przykład, dwójka jest nieużywana, zrobimy hidden, to on tu się wyszarzy, a w pozycji stage w ogóle go nie będzie. Więc jak masz jakieś muzyka, któremu chcesz ułatwić życie, to ten, wiesz, widok stage może być rzeczywiście dobrym pomysłem, tym bardziej, że tutaj już nic nie zrobisz oprócz poziomu, nie? Aha, a, okej. Okay. Ale jestem w stanie zrobić, myślałem, że to jest tylko podgląd. Nie, nie, możesz robić proporcje i możesz sobie nabić tempo. Aha. Więc to jest też, wiesz, to zwiększę po prostu, nawet gdzieś ten telefon na scenie może być trochę, wiesz, ciemniej. Łatwiej jest, zresztą te obrotowe manipulatory są dużo łatwiejsze. Jak sobie wchodzisz nawet w tym widoku realizatorskim, powiedzmy, to jak chcesz zrobić gain, to nie robisz go w tym głównym widoku, tylko klikasz raz i dostajesz większą po prostu gałeczkę, że tak powiem, bardziej dokładną, nie? Okej. Okay. To jest ciekawa sprawa. Muszę powiedzieć, naprawdę jakby bardzo dużo opcji. Teraz to urządzonko ile kosztuje mniej więcej? No 1000 zł pewnie. Okej. Okay. Więc no podobnych rozmiarów, zresztą problem z wczoraj, tak? Był potrzebny tani mikser, który zrobi właśnie streaming w domu. I wiesz, analogowy mikser taki jak twój, który ma interfejs USB i potrafi dwa kanały do komputera wysłać, no też jest rozwiązaniem. Natomiast powiedzmy jest dwa razy tańszy, kosztuje tam około 500. Ten jest dwa razy droższy, musisz wydać 1000 zł, no ale jest dużo, dużo, dużo więcej możliwości. Też dużo moich znajomych realizatorów zamiast Xera mówi, kurczę, mam Xera, podłączyłem sobie monitorki, siedzę w chacie, słucham muzy, ale muszę wyciągać za każdym razem tego iPada, żeby zrobić ciszej. No tutaj masz po prostu hebelki na wierzchu. I możesz wystreamować sobie z komputera po drucie, możesz sobie wystreamować z telefonu po Bluetoothie. Znaczy to jest fajne i właśnie to mi się podoba do podcastów, no nie? Gdzie na przykład masz rozmówcę z telefonu, się nie musisz bawić. Tak, do wszelkich audycji, tak? No. Kiedyś był za szybą realizator, przed szybą był pan redaktor i tak sobie pracowali. Potem się już zmieniło i pan redaktor już sam musiał sobie suwać suwaki. No i to w takiej formie można też... Więc jakby pod tym względem się to podoba, bo normalnie... No jest Big Nub, nie? Jeśli to będzie twój, powiedzmy, interfejs audio do home recordingu, no to masz też fajną gałkę do kontrolowania monitorów, nie? Znaczy, bo jakby było też pytanie podczas ostatnich zajęć, jak właśnie zrobić sprytnie rozmówcę telefonicznie, to wydaje mi się, że to jest chyba, bo jakby przedtem miałem na myśli Rodecastera, on jest 2,5 razy chyba droższy jak to. Okay. Więc... No to mówisz, że po prostu audio spiąć po Bluetooth z telefonu i wypchnąć suwak. No tak mi się wydaje, że to jest najprostsze, bo nie masz kabli, nie masz potrzeby i do prostszych rzeczy, no nie takich prostych, ale to nie jest wystarczające rzeczywiście, więc to jest ciekawa sprawa. Bardzo ciekawa, no i jest mniejszy niż Rodecaster. Bo on nie ma zapisów w środku, ale na kompa wysyła, jakby tak, i tam można robić, rejestrować wielość ladów. Piszę po USB, dokładnie. No okej, okay. Dobra. Więc to jest ciekawe. On zasilanie ma...
A to jest ciekawe, bo ma zasilanie USB mikro i normalnie odpalasz go z powerbanka. Aha. Okej, czyli albo powerbanka, albo po prostu jako podobny do kompa za pomocą zasilacz, USB. Wiesz co, zasilacz jest w zestawie, więc jak masz dostęp do sieci energetycznej, no to po prostu używasz zasilacza. Mm-hmm. Ale rzeczywiście z powerbanka odpalaliśmy, więc jak tak, masz... ale na przykład teraz, bo jest jakby, są z tyłu dwa wejścia USB. Jeden jest micro USB i drugi jest USB... USB. Typu B, tak, domek, tak, drukarka. Ten drukarkowy, dokładnie. Ale wiesz co, on nie przyjmie zasilania. Aha, tym drugim, czyli muszę, jeżeli go podam do kompa, muszę podpiąć dwa kable. Okej, dobra. Myślałem, że da rady bez tego zasilacza, bez tego USB, mikro USB. Mhm. Okej, dobrze wiedzieć. W porządku. No, czekamy jeszcze na akcesorium pod tytułem holder. Aha. Z boku dajesz holder i go tak do statywu. A widziałem to gdzieś. Tak, jest. Rzeczywiście, że można go zamontować. Mhm. Okej. No ciekawa sprawa. Nie, fajne urządzenie, nawet szczególnie do tego home recordingu. A ostatni też na podobny przyjechał. Michale, tak, ten Flow ma zasilanie tylko po USB i to jest mikro USB. Więc nie ma tam beczki ani nic innego. Są dwa gniazda USB z tyłu, tylko USB typu B i to jest do podpięcia do kompa, a mikro USB jest do podania zasilania. No też ciekawe jest, ciekawe są rozwiązane te wejścia na TRS-ach. Mhm. Podajesz dwa. Masz sygnał stereo, podajesz jeden, masz sygnał mono, podajesz w prawy, masz high Z do nagrania akustyka czy gitary basowej. Tak. Okay. No i jak wiesz, stoisz w słuchawkach, śpiewasz, tylko wyciągasz rękę, robisz głośniej podkład. Mhm. Jakby powroty z komputera to mogą być suwaki do wejść liniowych, ale możesz zmienić ich funkcję na powroty z komputera, więc tu możesz puścić pierwszy, drugi, trzeci, czwarty podkład, klik, ja sam, wszystko masz. Dobra, słuchajcie, jakby jeżeli są jakieś pytania, to zadawajcie je, bo będziemy powoli kończyli, bo ja już jestem zmęczony, ale dowiedziałem się bardzo dużo i szczerze mówiąc nie wiem, czy coś jeszcze byśmy mieli poruszyć. A, wiem już, co się miałem zapytać. Zniżka edukacyjna. Tak, minus 300%. A, no to super, to mi się podoba. Jedną rzecz na pewno, którą możemy poruszyć, to są flexi auksy. Po ludzku. Tak. Wiesz co, Flexi Aux to w Heritage najłatwiej pokazać. Okej. Tutaj mam powiedzmy jakieś auxy. Czy widać w internecie, czy nam... A nie, widać, dobra, okej, bo to Facebook coś stwierdził, że się wykrzaczy. No i zobacz, wybieram sobie aux. Tak, AUX 18, mam go tutaj i wchodzę w wysyłki. Mhm. I teraz na AUXy nie mogę go wysłać, mogę wysłać na matrycę, czyli jakby nic nas nie zaskakuje, tak? Dobra. Matryca to jest taki AUX dla szyn. Natomiast jeśli wejdę tutaj w konfigurację i zrobię Flexi AUX, teraz wejdę w wysyłki, okay. To mogę go wysłać na wszystkie AUXy oprócz jego samego. Okej. Okay. Czyli to było podobne pytanie i to jest to samo w Wingu? Tak samo jest w Wingu, czy to troszkę jest troszkę tak. Okay. Troszkę tak, bo w Wingu, jeśli wybiorę sobie... bo tam możesz każdy wybrać, że będzie Flexi. Okay. I Midas ci to skompensuje. Mm-hmm. Natomiast jeśli jestem w Wingu, to mogę wybrać sobie wysyłki i teraz... AUXa mogę wysłać na pierwsze 8 AUXów. Aha, okej. Okay. Bez dodatkowych zabiegów. Dalej miejsce na ekranie zajmują matryce. Więc trzeba to tylko po prostu zaplanować. Tak, Szymonie, chcesz... można wysłać AUXy na AUX. Tak, jeśli chcesz zrobić podmiks dęciaków, a potem wysłać je do ucha, no to tylko musisz pamiętać, żeby uszy się zaczynało od jedynki. Mm-hmm. Okay. Gdy 8 par uszu możesz zasilić jakimś podmiksem. No nie jest to tak elastyczne jak w HD, no ale jest 10 razy tańsze. No tak? Właśnie, chciałem mówić, że jakby pod tym względem to dla mnie, ja wiem, że potem się okaże, że jak to będzie zrobione, no to potem będzie, że no jednak fajnie, bo myślę, 9, no i trzeba zabulić tam. Tak, no wiesz, no tu nie ma gdzie koneczki jeszcze wrzucić, no chociaż tu jest wolne miejsce. No widzisz, no. Więc może to przebudują. Nie, ogólnie jestem naprawdę pod wrażeniem. Zastanawia mnie jakby działanie tej jeszcze części dodawa. Czy coś tutaj w tym kontekście jesteś w stanie... Wiesz co, no nie mamy dawa podpiętego, ja nie przewidziałem tego.
Generalnie możemy sobie omówić tylko, tą sekcję. Ta jest bardzo podobna do tej, którą dużo ludzi zna z X-a. Czyli to są po prostu klawisze i enkodery użytkownika. Czyli możemy sobie zażyczyć, że ten pierwszy enkoder będzie FX parameter i to będzie VSS i to będzie gdzieś tutaj musimy mieć decay. Decay jest, był cyk. I dotyk jakby zmienia trochę sytuację, bo w tym momencie dotykam tej gałki i widzę, jaki ten decay jest ustawiony. A, okej. Bo tutaj na dole jest miejsce na opisy dla tych przycisków. I też jest fajne z przyciskami, że jak sobie zrobię na przykład jakiś przycisk FX parameter i to będzie tab delay i to będzie time, on już sobie miga. I teraz można w preferencjach ustawić, że miga 4 razy i koniec, albo 8 razy i koniec, albo miga cały czas. Oczywiście cały czas jest lepiej. Mogę też wyświetlić, co tam nabiłem. No ale mówię, duża liczba pokazuje ci, jaki masz decay, jak to trzymasz, jak puszczasz, no to dostajesz opisy do tych przycisków pod spodem. Też fajne jest, że przyciski nieprzyporządkowane gasną, przyporządkowane podświetlone są na biało, a w momencie, kiedy są aktywne, podświetlone są na pomarańczowo. Więc też daje dużo informacji i w przeciwieństwie do X-a, gdzie były 3 takie banki, to tutaj jest 16. Więc można sobie to ładnie dopasować. Co ile, pytanie jest od Mariusza z Facebooka, co ile delay na wyjściach skacze w wingu? Jaki jest krok delaya na wyjściu, wyjściach? Co, dosyć jest to niewygodne, przynajmniej na tą chwilę. Na matrycach możemy zobaczyć. Matryca czwarta i tu mamy delay. A, jest w odległości, tak? W sensie tak, w metrach. 10 centymetrów. Czyli 10 centymetrów, czyli to będzie typu właśnie 0,3 milisekundy jest skok. 0,6. Ale w stopach? No to by wymyślił. No masz w stopach, milisekundy, w metrach. Milisekundy. A nie, dobra, okej, przepraszam. Zwracam honor. Jest okej. Wiesz co, w tym nowym efekcie speaker procesor, tam jest w ogóle fine delay. Nie? Właśnie, bo teraz będą jakieś filtry crossoverowe w wingu, jak X32? Już są. Okay. Już są, ale insertujesz je, wyciągasz je z raka. Czekaj, zobaczymy, czy ja tutaj dałem świeży firmware. Rotary speaker, chyba nie, mam stary firmware tutaj. Tak, bo tu powinien być speaker procesor. Także nie pokażę, ale już w ostatnim firmware'ze wyszedł. No dziwna jest, znaczy dziwna, no inna jest struktura tego miksera, ze względu na to, że są kanały stereo, więc jeden slot w raku obsługuje jedną drogę w stereo. Czyli musisz 3 sloty w raku sobie zająć, żeby zrobić trójdrożny system stereo. Jeszcze raz, Szymonie, zadaj pytanie. Mute grupy, gdzie są? Tutaj. Bo tak jak mówiliśmy o tych przyciskach jako definiowanych przez użytkownika, to jeszcze jest tutaj druga sekcja. I ona jest w głównej mierze definiowana przez producenta. Czyli masz show control, który jeszcze nie działa, ale view przenosi do biblioteki scen. I mute grupy właśnie. I teraz o tyle jest ciekawe, że w przypadku X-a trzeba było wejść w odpowiednie menu przy ekranie. Tak tutaj trzymamy mute grupę. Wybieramy, które to. To zaczyna migać i piszemy. I wtedy ona się odpala, nie? Dobra. Jest jeszcze multitransport, który odpala wieloślad z SD. I tu track transport, który odpala wieloślad, znaczy czteroślad tak naprawdę, z pendrive'a. Jest jeszcze userowa warstwa, tak? No plus ten DAW na koniec. Widzisz, to już suwaki wchodzą w tryb sterowania komputerem, plus transport, plus tutaj, co sobie napiszesz. I co jeszcze? No i to jest super sekcja też. No.
z jednej strony jest przystosowana do tego, co jest planowane, czyli obsługi dla dwóch użytkowników, tu jest babysitter i może trochę więcej z tym suwakiem zrobić niż z tym, bo tutaj masz po prostu solo select, mute i koniec, no i suwak, tak, opis. A tutaj oprócz tego masz jeszcze troszeczkę guzików i enkodery. No. Więc powiedzmy, że ja mam jako babysitter cztery kanały. Tu mam konferencjer, konferencjer, DJ, DJ. Muszę coś tu przypisać. To sobie przypiszmy. Local. Okej, okay, jak mam kanały już przypisane, to mogę, dostaję tutaj informacje. I teraz tak, jako tutaj realizator zespołu sobie już tam dzierga swoją robotę, ma duży ekran, ma enkodery, a ja się zamykam tutaj w moim małym świecie, mam mały ekranik, dostęp do podstawowych parametrów procesorów dynamiki, EQ, tak? A tutaj mogę tak, odpalić sobie Phantom, zrobić gain, bramką podziałać, czyli mam tu próg, włącznik, podziałać kompresorem, próg, włącznik, podziałać filtrem i mam tak, włącznik low cut, kliknę jeszcze raz, włącznik high cut, z kompresorem zresztą też, jak kliknę jeszcze raz, to mam nachylenie i oprócz progu też mam tutaj nachylenie, no i komutacja do sumy głównej, pierwszej, i panorama, a także szerokość tej panoramy. I mam jeszcze F1, F2 i F3. Okej. Okay. A teraz to są, jak to są tego wysyłki, używam? To są wysyłki na efekty. I mam tutaj hall. Tutaj też mam hall, ale nie chcę halla, chcę ten delay. To trzymam tu, przekręcam i mam już tape delay, nie? I mogę te cztery kanały wysłać na hall albo na tape delay, tak? I ewentualnie mogę tryb działania tej sekcji, czyli F1, F2, F3 z wysyłek zmienić na kopię po prostu tych tutaj enkoderów użytkownika. Czyli zamiast 8 guzików mam tylko 4, ale mogę na przykład tutaj wyrzucić sobie parametry pogłosu pierwszego, parametry pogłosu drugiego, parametry pogłosu trzeciego. I też to zmienia w kontekstowym menu najłatwiej. Jeśli jestem w guzikach użytkownika, tu mam settings i tu mam opcję użyj F1 do F3 jako predefiniowalne kontrolery użytkownika. Włączam to i teraz tutaj się pojawia to, co na pierwszym. Tak? Tu się pojawi to, co na drugim, no teraz jest pusty, tak? Więc mogę tutaj, nie wiem, do delaya główne rzeczy swoje, do pogłosu, no jak mi pasuje, tak? Okay. A teraz ta część, mówiłeś, że ta jest jeszcze do tego babysittera, jak tak, to? Tak, no bo w momencie, kiedy to wyłączymy i tu masz wysyłki na jakieś tam trzy podstawowe efekty, albo na jakiś monitor nawet to może być. Możesz zrobić gain, możesz zrobić phantom, no ale jakbyś chciał podziałać coś z EQ, a ta część stołu jest zajęta, no to bierzesz tak, EQ. Ale tu mi się coś włączyło. Tak, tak, no bo już na tym etapie select jest wspólny. Okay. Więc wiesz, on naciśnie select, to mi zabiera select. Ja nacisnę, to ja mu zabieram. Dobra. I będą dwa selecty, to będzie to działać. No i teraz mogę włączyć. Jak przytrzymam, to włączę. No i to też kontrowersyjna sprawa. Mam albo wszystkie gainy, albo wszystkie dobroci, albo wszystkie częstotliwości. Okay. Więc jak pracuję jednym filtrem, to mogę tak zrobić. Częstotliwość mi nie pasuje, muszę się przełączyć. Ale szerzej bym chciał zabrać. I na tej zasadzie trzeba pracować. Biorę kolejny filtr. Chcę gain. Okay. Ale muszę go przesunąć, bo teraz chcę coś innego zrobić. Więcej gainu. Czy przepinać jakby funkcję tego encodera. Jasne, rozumiem. Okej, okay. Jest to sensowne. No i cała reszta tak samo. Tu mam gdzieś threshold, ale jak kliknę raz, to mam już ratio, czyli nachylenie, próg, tłumienie, atak,
a przytrzymując odpalam ten procesor. Mm-hmm. No, a tutaj odpalam Phantom, tak samo jak tam. Okay. No, troszeczkę inaczej jest to pomyślane niż do tej pory było w innych stołach, nawet w tym, ale normalnie można się do tego, że tak powiem, przyzwyczaić. Naprawdę, mogliby zrobić mniejszą. Zobaczmy. No, to jest podpowiedź. Nie? No właśnie. To jest podpowiedź, no bo możesz, czyli przystosowanie do obsługi, gdzie nie masz selektów na powierzchni, tak? Więc no, chyba jednak będzie. Okej, okay, dobra, super. Bardzo Ci dziękuję. Słuchajcie, kończymy nasze zajęcia. Studentów jeszcze proszę o zostanie, będą dwa ogłoszenia parafialne, czy może jedno. Dziękuję Ci bardzo, naprawdę bardzo dużo mi powiedziałeś. Ja wiem więcej, natomiast myślę, że po prostu najlepiej trzeba było po prostu sobie tą deską posiedzieć i z nią popracować, i niekoniecznie gadając, tłumacząc i jakby pracować nad swoim case'em, jakby nad swoim robotą, bo to będzie na pewno dużo łatwiej. Jeżeli podobają Wam się takie rzeczy, subskrybujcie kanał, dajcie znać innym. Zapraszam też na studia na inżynierię multimediów do Uniwersytetu w Częstochowie. Od 1 czerwca będzie rekrutacja otwarta, więc jak kogoś to interesuje, to zapraszam. Także ja Wam serdecznie dziękuję za wizytę, dziękuję Soundtrade za gościnę, było bardzo miło. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pozdrawiam, Marcin Zastawnik.